Erik von Daniken, Strategia Bogów, Ósmy Cud Świata i Mityczne Czasy. Obawiać trzeba się nie tych, co mają inne zdanie, lecz tych, co mają inne zdanie, lecz są zbyt tchórzliwi, by je wypowiedzieć. Napoleon Bonaparte, 1769 821 Rzeczywistość jest bardziej fantastyczna niż najśmielsza fantazja, nim ruszę śladem sprzed wielu tysięcy lat. Muszę opowiedzieć historię, tyleż zdumiewającą, co kontrowersyjną, historię, która zdarzyła się w Ameryce w pierwszym trzydziestoleciu minionego wieku, bo właśnie ona naprowadzi nas na ten ślad wśród imigrantów, których wielkie grupy przybywały wówczas do Nowego Świata z Niemiec, Skandynawii, Irlandii i Anglii. Znalazła się też rodzina Smithów ze Szkocji. Rodzina ta zamieszkała wraz z ośmiorgiem dzieci w małej miejscowości Palmyra w stanie Nowy Jork. Tereny te stanowiły granice cywilizacji. Codzienny byt wymagał od mieszkańców niezwykle ciężkiej pracy. Amerykańska wojna o niepodległość, 1775 do 1883 skończyła się wprawdzie już przed półwieczem, lecz ten ogromny kraj był nadal bardzo słabo zaludniony, a osadnicy wciąż musieli walczyć z pierwotnymi mieszkańcami kontynentu, Indianami. Przybysze z Europy byli pracowici. Z dawnej ojczyzny przywieźli ze sobą nie tylko narzędzia i wielki zasób dobrej woli. Lecz również różnorodność wyznań, które propagowali z iście misjonarską żarliwością. Najróżniejsze sekty i wspólnoty religijne planiły się niczym chwasty. Apostołowie zbawienia wszelkiej maści wygłaszali kazania, przylicy to. Wywali przeciwników w utarczkach słownych najśmielszymi obietnicami. Zdobywali kolejnych wyznawców wizją najstraszniejszych kar. Rodem nie z tego świata. Kaplice. Świątynie i kościoły wyrastały jak grzyby po deszczu, jak gdyby sam diabeł przybył tu, aby posiać zamęt. W umysłach osadników pani Smithowa wraz z trojgiem dzieci przyłączyła się, podobnie jak wielu innych imigrantów, do prezbiterianów. Ale dla jej osiemnastoletniego syna Józefa decyzja nie była taka łatwa. Rozpaczliwie poszukiwał prawdziwego Boga ponieważ rozumiał, że każdy z żarliwych głosicieli Słowa Bożego uznaje tylko własną rację i przekona. Nie, jakoby tylko on jeden całym swoim jestestwem walczył w imię Chrystusa. Joseph Smith, 1805-1844 był nikim, do owej nocy 21 września 1823 roku, kiedy przeżył szczególną wizję. Wizja Józefa Smitha, jak w transie modlił się Józef w swojej sypialni, gdy nagle dziwna światłość rozjaśniła pomieszczenie oślepiającym blaskiem. Ze światła wyszedł bosonogi anioł w białej szacie. Zjawa przedstawiła się przestraszonemu młodzieńcowi jako boski posłaniec Moroni i przekazała zdumiewające informacje. W kamiennej skrytce, niedaleko domu Smithów, spoczywa w ukryciu księga wyryta na złotych płytach, będąca całościową relacją o dawnych mieszkańcach kontynentu amerykańskiego i o ich pochodzeniu. Obok złotych płyt leży na pierśnik, do którego przymocowano dwa kamienie, tak zwane urimitum i murimitum, mim", kamienie wróżebne żydowskich kapłanów. Dzięki nim można przetłumaczyć stare pismo. Poza tym w kamiennej skrzyni jest również boski kompas. Posłaniec znikł po przekazaniu informacji, że to Joseph Smith został wybrany do przetłumaczenia i ogłoszenia fragmentów zapisków, ale tylko na chwilę. Za moment bowiem Moroni pojawił się znowu. Powtórzył jeszcze raz sensacyjne informacje, dodając do nich przerażające proroctwo, wedle którego w przyszłości nastaną straszliwe spustoszenia oraz klęski, głodu. Nie wiadomo, czy Moroni miał przekazywać wieści partiami, czy był zapominalski. W każdym razie pojawił się tej nocy jeszcze raz, aby do uprzednich posłań dorzucić ostrzeżenie, że Józefowi nie wolno nikomu pokazywać relikwii znajdujących się na wzgórzu Cumorach. Zakaz nie dotyczył wszakże paru określonych osób. Jeśli postąpi wbrew zakazowi zginie. Co Joseph Smith znalazł na obiecanym miejscu Joseph Smith, niewyspany po niesamowitych nocnych zdarzeniach. Przy skromnym śniadaniu opowiedział oczywiście ojcu o szokującym przeżyciu. Podobnie jak pozostali mieszkańcy osady, również Smith senior był człowiekiem o bardzo bigoteryjnych poglądach. Nie miał więc co do tego żadnych wątpliwości, że jego syn otrzymał rozkaz od samego Boga, nakazał mu więc odszukać miejsce, opisane przez anioła Moroniego. Oto relacja Josepha Smitha w pobliżu wioski Manchester w hrabstwie Ontario, w stanie nowy York, znajduje się spore wzgórze, najwyższe w okolicy na jego zachodnim zboczu. W pobliżu wierzchołka leżały pod dość dużym kamieniem płyty przechowywane w kamiennej skrzyni. Głas ten był od góry gruby w środku i obły, ku brzegom cieńszy tak, że środkowa. Jego część była widoczna z pod ziemi, podczas gdy krawędzie pane były ziemią. Usunąłem ziemię, postarałem się o drążek. Podsadziłem go pod krawędzi z nieznacznym trudem uniosłem kamień, spojrzawszy w głąb. Rzeczywiście ujrzałem tam płyty oraz Urim i wraz z napierśnikiem, jak powiedział mi to posłaniec. Skrzynia, w której spoczywały, utworzona była z kamieni spojonych masą w rodzaju cementu. Na dnie skrzyni leżały w poprzek dwa kamienie, a na nich spoczywały płyty oraz pozostałe przedmioty. Gdy pobożny ów młodzieniec, ciekawy jak każdy poszukiwacz skarbów, Sięgnął odruchowo po przedmioty. Poczuł uderzenie. Spróbował wał powtórnie i znów trafił go paraliżujący cios. Za trzecim razem karą było uderzenie podobne porażeniu prądem. Józef Smith padł bez czucia na ziemię. W tym momencie pojawił się obok niego zagadkowy nocny posłaniec. Moroni i rozkazał, aby Joseph przychodził tu co roku tego dnia, a kiedy przyjdzie pora, otrzyma święte przedmioty. Czas nadszedł cztery lata później. 22 września 1827 roku Moroni przekazał Josephowi Smithowi złote płyty, na pierśnik oraz lśniące pomocy w tłumaczeniu, Urim i Tumim. Moroni wbił 22-latkowi do głowy, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Jeżeli przez jego niedbalstwo, pra stare skarby zaginą. Nie wiem, jak naprawdę wyglądała cała ta historia. Mimo wszystko, właśnie tak przekazano ją w księdze Mormona, Biblii, Kościoła Jezusa Chrystusa świętych dni ostatnich. Wierzy w nią kilka milionów Mormonów, pobożnych i pracowitych ludzi, mających swój ośrodek w Salt Lake City w stanie Utah. Nie wiem, czy Joseph Smith był religijnym psychopatą, czy przebiegłym demagogiem. Który wykorzystał panujący wówczas zamęt religijny Dla zdobycia zwolenników swojej wiary A może był po prostu Bezinteresownym, uczciwym i szukającym prawdy prorokiem Nie wiem również, kto nawiedził młodzieńca wową noc 21 września 1823 roku I to przekazał mu 4 lata później ukryty skarb Czy był to Indianin, wiedzący o istnieniu dziwnych płyt? Czy ukrył je sam? Czy zrobił to ktoś z członków jego plemienia? A może ten Indianin, nawrócony na wiarę chrześcijańską przez jedną z wielu wspólnot wyznaniowych, zdradził surowo chronioną tajemnicę? A może jakiś biały poszukiwacz skarbów, potrzebujący wspólnika, w tajemniczył Smitha w swoje plany? A może młodzieniec sam trafił na skarb i wymyślił historię o objawieniu, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia? Nie umiem udzielić odpowiedzi na te pytania. Jedno tylko wydaje mi się sprawą bezsporną, Joseph Smith miał złote płyty z wyrytym tekstem. 11 nocznych świadków, z pomocą kamieni tłumaczenia, Urimitum mim. Joseph Smith, przetłumaczył po 21 miesiącach pracy fragment tekstu z płyt a następ nie pokazał go w lipcu 1829 roku. Rozumie się, że za zgodą Moroniego, trzem czcigodnym i uczciwym mężom, Oliver Cowdery, David, Hitmer i Martin Harris sporządzili dokument, w którym przysięgli na piśmie, iż widzieli płyty i to, co na nich wyryto. Świadectwo to ma swoją wagę, bo nie wyparł się go żaden z trzech panów. Choć odwrócili się od Smitha i założonego przezeń kościoła Świętych dni ostatnich, a dwaj z nich stali się nawet jego zażartymi przeciwnikami Żaden nie odwołał przysięgi Dwa dni po pokazaniu płytrzem mężczyznom Smith przedstawił swój skarb w jasny dzień kolejnym świadkom, którzy mogli wziąć księgę do ręki i przekartkować Również oni poświadczyli ten fakt pięczęcią i podpisem Wszystkim narodom, pokoleniom i różnojęzycznym ludom, do których dzieło to dotrze, niech będzie wiadomym, że Joseph Smith, junior, tłumacz tego dzieła, pokazał nam płyty, o których mowa, a które wyglądały na zrobione ze złota, tyle zaś płyt. Ile wspomniany Joseph Smith przetłumaczył. Dotykaliśmy naszymi rękoma i widzieliśmy wyryte na nich znaki. Wszystko to miało wygląd starożytny i było. Osobliwej roboty i z całą trzeźwością umysłu dajemy świadectwo, że wspomniany Joseph Smith pokazał nam te płyty, bo widzieliśmy je i trzymaliśmy je w naszych rękach. I wiemy z całą pewnością, że wspomniany Joseph Smith ma płyty, o których mówimy i składamy nasze podpisy, aby dać światu świadectwo o tym, co widzieliśmy, i nie plamimy się kłamstwem, czego Bóg jest świadkiem. Christian W. Hitmer i Jakob W. Hitmer Joseph Smith Senior Peter F. Hitmer, Junior Hiram Smith, John F. Hitmer Samuel H. Smith, przysięga złożona przez jedenastu w sumie mężczyzn, z których żaden nie należał do kościoła założonego przez Josepha Smitha, byli to raczej walczący obrońcy starej wiary, którzy wezwali na świadka swojego Boga, ma duże znaczenie, jeżeli weźmie się pod uwagę żarliwą pobożność i fanatyczne przywiązanie powodowane strachem, przed karą sądu ostatecznego, jakie osadnicy żywili wówczas do swoich, wspólnot i sekt, Księga Mormona, o tym, że Smith dysponował przez pewien czas płytami z tekstem, można wnioskować nie tylko z wystąpień przysięgłych świadków, mówi, o tym również sama treść tłumaczenia, wyklucza ono bowiem fałszerstwo, wocarkowite pewne wydaje się natomiast, że mamy do czynienia z fałszerstwem czciściowym. Smith pisał, że złote płyty księgi są cienkie, że są nieco cieńsze od zwykłej blachy. Strony były umocowane jak w segregatorze, za pomocą trzech kabłonków. Sama księga miała szerokość około 15 cm, wysokość około 20 cm i około 15 cm grubości. Jedną trzecią metalowych płyt dawało się bez trudu przewracać, pozostałe dwie trzecie natomiast były połączone w blok, zapieczętowane. Smith sporządził odciski znaków spłyt. Znaki te zostały zaklasyfikowane później przez naukowców jako zreformowane egipskie hieroglify. Dzisiejsza księga Mormona Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych dni, ostatnich, opiera się na tłumaczeniu zagadkowych płyt dokonanym przez Josepha Smitha, uzupełnionym proroctwami dotyczącymi Jezusa. Na pewno nie było ich w tekście pierwotnym. Jest jakby kontynuacją historii biblijnej, dopasowanej do wiary społeczeństwa amerykańskiego lat pięćdziesiątych, minionego stulecia. Smith wraz ze swoją religią świętych dni ostatnich stał się wkrótce obiektem drwin a także niechęci amerykańskich fundamentalistów, którzy trzymali się rygorystycznie dosłownego odczytywania Biblii i z całą żarliwością atakowali teologię krytyczną i nowoczesną biologię. Fundamentaliści są w USA nadal, dla Smith'a cała historia zrobiła się niezbyt przyjemna, bo po zakończeniu tłumaczenia Anioł Moroni zażądał zwrotu płyt. Które miały być ukryte dla przyszłych pokoleń, a zaczeniem oraz potwierdzonymi przysięgą oświadczeniami jedenastu mężczyzn biedny Józef. Nie dysponował więc dowodem na to, że prawie przez dwa lata co dzień miał w ręku złote płyty, ale młoda wspólnota mormońska trzymała się dzielnie. Powiększała się mimo ustawicznych przesiłładowań, dziś liczy pięć milionów członków, choć już wtedy dochodziło w jej łonie do konfliktów. Które doprowadziły w końcu do aresztowania Josefa i jego brata Heruma. 27 czerwca 1844 roku Motłoch wdarł się do więzienia w Czartchago w stanie Illinois I zastrzelił obu braci Pracowici i bogobojni mormoni mieli więc teraz swoich męczenników Stanowili ścisłą wspólnotę i w ciągu 140 lat swojego istnienia stworzyli bezprzykładne religijne i świeckie imperium Wędrówka z Bliskiego Wschodu na kontynent amerykański między minionymi tysiącleciami a dniem przedwczorajszym, minione. stulecia, trwa nad mglistą otchłanią chybotliwy most, umocowany słabo do brzegów. Czasu wiele zbutwiałych desek tego mostu zmusza badaczy, którzy nie chcą utonąć w odmętach teraźniejszości, do wykonywania nader ryzykownych ewolucji, do przerzucenia względnie solidnego mostu. Między tysiącleciami, nadają się szczególnie dwa fragmenty Księgi Mormona. Księga Etera i Nefiego. Na 24 płytach Księgi Etera zawarto historię ludu Jereda. W tłumaczeniu czytamy, że podobno już podczas budowy wieży Babel, a więc pod koniec trzeciego tysiąclecia P.R.Z.C.H.R. Jereci błagali swojego Boga o wybawienie z wojennej zawieruchy. Bóg wysłuchał modlitw i po prowadził Jeredów w spektakularny sposób najpierw na pustynię, a potem przeprawił ich przez oceany na kontynent amerykański. Podróż, opisana po najdrobniejsze szczegóły, trwała 344 dni. Na płytach nie zapisano, w jakim rejonie amerykańskiego wybrzeża zakończyła się wędrówka, ale zajrzyjmy do Księgi Etera, i stało się, że gdy zeszli do Doliny Nimrod, Chodzi o Mesopotamię przypis Eft pan stąpił i rozmawiał z bratem Jereda, a był w obłoku że brat Jereda nie widział go kropka i pan szedł przed nimi i mówił im z obłoku dokąd mają iść i gdy wyszli z puszczy, zbudowali barki, którymi przeprawili się przez wielkie wody kiero, wani bez przerwy ręką pana kropka a były one małe i lekkie że unosiły się na wodzie niczym ptactwo wodne i zbudowali je w ten sposób, że były dopasowane i jak naczynia nie przepuszczały wody. Ich dno, ściany boczne i sklepienie były szczelne jak w naczyniu. Były one na długość drzewa z zaostrzoną przednią i tylną częścią i miały drzwi, które zarunknięte pasowały dokładnie, że barka była szczelna niczym naczynie. Ed. 224 N.N. Po zbudowaniu wedle wskazań pana ośmiu niemających okien do szczelnych pojazdów, Jaredzi zauważyli przykry błąd konstrukcyjny, gdy zamknięto drzwi. W łodzi robiło się ciemno choć oko. Wykol? Nie był to oczywiście błąd, bo pan dał im zaraz szesnaście świecących kamieni, po dwa na każdą łódź. Kamienie zaś przez 344 dni świeciły gasnym światłem. Pierwsza klasa, łodzie, załadowane nasionami i drobnymi zwierzętami wszelkiego rodzaju, musiały być w zdumiewający sposób sterowne przy każdej pogodzie. Nawet jeśli tłumaczenie księgi etera tylko częściowo odpowiada oryginałowi, to i tak radami kierował fenomenalny pan. Człowiek nie może wyjść ze zdumienia. Wiele razy pochłaniały ich głębiny morza, gdy burze i gwałtowne, wichry piętrzyły nad nimi fale, i gdy pochłaniały ich głębiny morza, woda nie mogła wyrządzić im żadnej szkody, gdyż łodzie ich były szczelne jak naczynia i jak arka Noego, i będąc otoczeni ze wszystkich. Stron wodą wołali, modląc się do Pana, i Pan wyprowadzał ich na powierzchnię morza. Ed. 6.6.7. Co to za Bóg zorganizował tę wyprawę? Najpierw Bóg stworzył człowieka. Potem unicestwił w potopie potomstwo jego potomków. Z tymi, którzy przeżyli, zawarł przymierze. powietrzne czasy i moisz. 9,12. Krnąbrni ludzie chcieli być równi Bogu. Zbudowali więc w Babilonie potężną wieżę. Rozgniewany Bóg rozproszył ich po całej powierzchni ziemi i moisz. 11,1 wśród wypędzonych byli jeredzi którzy w stateczkach lekkich niczym ptactwo, wodne, do tego zaopatrzonych w dziwne źródła światła, zostali skierowani do Ameryki, ale dlaczego Bóg, który chciał dać jakiejś grupie ludzi szansę przeżycia, męczył ich budową ośmiu stateczków, czy nie mógł ich? wyekspediować na odległy kontynent mocą swojej cudownej siły? Czy Bóg ten nie potrafił, czy nie chciał przewieźć jaredów przez ocean, drogą powietrzną, bo o tym, że chciał przetransportować ich przez wielką wodę, świadczą fakty. Czy potrafił dać tylko techniczne wskazówki do wybudowania stateczków, czy zapomniał, że w ich wnętrzu będzie ciemno jak w nocy, a dopiero potem skorygował swój błąd? dając podróżnym świecące kamienie nawet jeśli nie miał ochoty czynić cudu nawet jeśli zmusł ludzi do ciężkiej pracy pozostaje zagadką dlaczego nie podrzucił jaredom projektu statku pełnomorskiego którym dałoby się wygodnie przepłynąć atlantyk a skoro już płynęli w takich skorupkach to dlaczego potężny bóg pan wiatrów i chmur nie postarał się o lepszą pogodę dla swoich owieczek to irytujące że ów ponadczasowy i wszechwiedzący Bóg znał przyszłość tak powierzchownie, czy nie przeczuwał, że w tysiące lat po podróży przez ocean przekaz da powody do wątpienia w jego wszechmoc, czy prowokował pytanie, dlaczego zastosowano środki techniczne, dlaczego nie stał się cud, postąpiłby znacznie rozsądniej stosując nie. Dające się wyjaśnić cudowne zjawisko, cuda nie poddają się kalkulacjom krytycznego rozumu w końcu jaredzi dotarli do Ameryki pod pokładami rachitycznych łódeczek, czy jednak kierujący całą operacją Bóg nowe dysponował dostatecznymi środkami technicznymi do przetransportowania swoich. Podopiecznych przez wielką wodę w mniej niebezpieczny sposób? Co? To za Bóg zajmował się tymi sprawami przed pięć tysięcy lat? Literatura mrocznej prehistorii jest w istocie mityczna. Nic nie, wiadomo na pewno. Bezgranicznie głupiej ludzkości zawsze udawało się zniszczyć przekazy z minionych epok, liczącą 50 tysięcy woluminów wielką. Bibliotekę w Pergamonie w Azji Mniejszej obrócono w Perzynę. Zniszczono wspaniałe biblioteki w Starej Jerozolimie i w Aleksandrii. Płomienie pochłonęły przeogromne księgozbiory majów i azteków. Ludzie zawsze niszczyli zbiory wiedzy przeszłości. Ale na szczęście nie, dość skrupulatnie. Istnieją jeszcze fragmenty tysiącletnich przekazów, z których można z trudem ułożyć puzzle. Ukazujące wizerunki działają działają,cych niegdyś bogów. Szczątki tekstów nie pozwalają wysnuć wniosku. Co do wieku przekazów, kronikarze zapisywali bezkrytycznie wszystko, co było im dane przeżyć i o czym dowiedzieli się ze słyszenia. Bardzo stare. Po prostu stare oraz nowe historie splatały je w barwne, opowieści. Epoki mieszały się jak w mikserze. Lata zataczały kręgi, grupując się z biegiem stuleci wokół jednego punktu. Nie pozostaje nam więc dziś nic innego. Innego, jak zerwać kolejne warstwy z tej cebuli, odsłonić wnętrze, istotę rzeczy. To, na co natrafimy w sarnym sednie, nie jest wcale cudowne, niewyjaśnialne. Nie, odwołuje się do wiary, lecz jest sprawą rozumu, da się więc zanalizować i wyjaśnić. Idąc od sedna przekazów, po usunięciu, naleciałości, można odnaleźć ślady. Pozostawione dla ciekawych świata ludzi dalekiej przyszłości. Przyszłość ta właśnie się zaczęła. Księga na kamieniu Szafiru. W legendach Żydów z pradawnych czasów można przeczytać, że anioł Raziel z rozkazu najwyższego przyniósł Adamowi po jego wypędze. z raju księgę, której tekst to jasno i wyraźnie na kamieniu Szafiru. Anioł poinformował Adama, że może się kształcić z tej księgi. Ojciec rodzaju ludzkiego pojął. Że książka jest niezwykle cenna, chował ją zatem po każdej lekturze do jaskini z księgi Adam dowiedział się. Kropka. wszystkiego o swoich członkach i żyłach i o wszystkim, co dzieje się w środku jego ciała, o jego celach i przyczynach. Nauczył się też rozumieć bieg planet. Z pomocą księgi mógł Kropka. badać orbity księżyca i Aldebarana, Oriona i Syriusza potrafił wymienić nazwy każdego nieba i wiedział na czym polega jego istota kropka wiedział co to huk grzmotu co to błyskawica umiał też powiedzieć co zdarzy się od pełni do pełni księga na szafirze zawierająca wskazówki z dziedziny anatomii i astronomii prezent traziela dla adama był równie zaskakujący jak anioła moroniego dla josepha smitha dla kronikarzy z zamierzchłej przeszłości było to coś w rodzaju kaczki dziennikarskiej księga na szafirze kompletna bzdura my Mądre dzieci epoki komputerów, wiemy, że to, co niegdyś było nie do pomyślenia, dziś jest możliwe do zrealizowania z technicznego punktu widzenia. Każdy wie, że w technice półprzewodnikowej ryje się płytki krzemu, albo zmagazynować na nich miliony informacji. Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, nasuwa się petaruje, czy zapis? Tekstu na szafirze był efektem technologii wyprzedzającej daleko naszą, legendy Żydów z dawnych czasów mówią, że Adam miał przeka, zać drogocenną księgę synowi Setowi, który z kolei pozostawił ją swoim potomkom od Henocha, Noego, Abrahama, Mojżesza, Aarona, z a, metęgi głowy, aż po Salomona. Około 965-926 p.z. chr. króla Judy i Izraela który zdobył swoją olbrzymią wiedzę dzięki Szafirowi. Wedle legend Żydów z pradawnych czasów apokryficzna księga Henocha ma być częścią Szafirowej Księgi Adama. Henoch, siódmy z dziesięciu praojców, pozostawał oczywiście w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, rozmawiał ze strażnikami nieba i upadłymi aniołami. Mając 365 lat został, wcale nie umarł. W spektakularny sposób usunięty do nieba najstarsze żydowskie legendy podają dalej, że Henoch zdobył swoją obszerną wiedzę za pośrednictwem szafrowej księgi Adama i gromadził wokół siebie ludzi, by ich nauczać, objawiając mądrości z niej pochodzące. Gdy zatem ludzie siedzieli wokół Henocha, a Henoch powiedział do nich. Wznieśli oczy i ujrzeli zstępujący z nieba kształt rumaka, a Rumak ten burzą spadał na ziemię. Wączas powiedzieli o tym ludzie Henochowi. A Henoch odparł im Dla mnie zstąpił w rumak. Czas nadszedł raz dzień, gdy od was odejdę i odtąd nigdy was już nie ujrzę. A Rumak już był i stał przed Henochem. A wszyscy, co byli z Henochem, widzieli to wyraźnie. Starożydowski przekaz mówi dalej, iż wierni wcale nie chcieli. Opuszczać Henocha w podróży do nieba, że podążali za nim, choć on prosił ich po siedmiokroć, aby go zostawili, że napominał ich stanowczo, albo zawrócili, gdyż inaczej umrą. Podobno po każdym takim ostrzeżeniu pewna grupa ludzi odchodziła do domów, lecz najwytrwalsi zostawali przy Henochu. Wierność, przywiązanie, ciekawość, w końcu. Henoch dał za wygraną, choć był zły. Ponieważ uparli się, że z nim pójdą, on przestał do nich mówić, a oni poszli za nimi i już nie zawrócili. W siódmy dzień zaś zdarzyło się, że Henoch w burzy wjechał do nieba na ognistym wozie ciągniętym przez ogniste rumaki, w jak nieboski sposób odbywał się start Henocha ku niebu. Opisują starożydowskie przekazy, gdy nastał spokój. Ludzie, którzy zawrócili, odnaleźli swoich towarzyszy do ostatniej chwili depczących Henochowi po piętach. Gorliwce leżeli martwi na stanowisku startowym, najmocniej, przepraszam, na miejscu, z którego wzniósł się Henoch z pomocą rumaków ognistych. Wielkie czasy bogów, mityczne czasy między pojawieniem się Adama w scenariuszu historii ludzkości a budową wieży Babel były pierwszym okresem działalności bogów. Latających runaków, plujących ogniem, zagadkowych śmierci i zdumiewających narodzin historia ta sięga bardzo daleko w przeszłość. Choć poznaliśmy ją dopiero w 1947 roku. Wtedy to bowiem natrafiono w kumran na sensacyjne znaleziska, w miejscowych grotach odkryto w glinianych pojemnikach. Rękopisy z II wiekiem, PRZCR. Jeden z nich mówi o lameku. preojcu koczowników i muzyków, a zarazem ojcu Noego. Lamek jest kontent zapewne jeszcze i dziś że intymne historie rodzinne nie wyszły na jaw za jego życia, bo są równie nieprzyjemne, co zdumiewające. Małżonka Lameka, Batenosz, wydała na świat dziecko, mimo że Lamek nie wszedł z nią do łoża. Dopiero później dowiedział się od swojego dziadka Henocha, że na nie włono jego. Małżonki włożyli strażnicę nieba. Lamek okazał się wielkoduszny i uznał dziecko za swoje. Na prośbę strażników, Spłodzone w tak dziwny sposób dziecko nazwano Noe. Noe zdobył światową sławę jako człowiek, który przeżył potop. Jakby nie dość było tych kłopotów, nie udało się też utrzymać w tajemnicy narodzin w żadnym razie nie w naturalny sposób spłodzą na go dziecka syna lameka. Nira. żona Nira była Sopranima, osoba, jak twierdzi rodzina, bezpłodna. Wielokrotne próby Nira za nienia Sopranimy spełzły na niczym. Dla kapłana najwyższego, jakim był Nir, podziwianego za mądrość przez prostych ludzi, niesłychaną hańbą stała się wiadomość o ciąży małżonki. Wstrząśnięty i rozgniewany w najwyższym stopniu, Nir zelżył Sopranimę w tak okropny sposób. I padła trupem, z jej łona jednak wyszedł chłopczyk o wzroście, trzylatka. Nir zawołał wtedy swojego brata Noego, obaj pochowali, sopranima i dali chłopcu imię Melchisedek. Melchisedek stał się znany jako legendarny król kapłan Salemu, późniejszego Jerusalem. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że w przypadku Melchisedeka chodziło o niebiańskie narodziny, zanim pan otworzył hydranty, zapoczątkowując potop. Z nieba zstąpił Archanioł Michał i oznajmił przybranemu ojcu Nirowi, iż to Pan zasadził Melchisedeka w łonie. Sopranimy, dlatego właśnie, zrozumiałe, Pan przysyła Archanioła Michała z rozkazem zabrania Melchisedeka do raju, albo tam, przetrwał w zdrowiu rychły potop, i wziął Michał chłopca w ową noc, w którą i on zstąpił na ziemię, a wziął go na swe skrzydła i umieścił w raju Adama. Melchisedek przeżył, po potopie pojawił się znowu, pisze o tym kronikarz Mojżesz, a gdy wracał po zwycięstwie nad Kdora, i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej, Melchisedek zaś Król Salemu, wyniósł chleb i wino, aby on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram, dał mu na ze wszystkiego, i Moisz, czternaście, 17 do 20. Setki znawców i egzegetów w Biblii gorączkowało się nad tym fragmentem. oczywiste jest, że zdumiewająca postać króla na Sale, mu, który zjawia się i znika jak deus ex machina, intrygowała potomnych, Zdarzyła się tam istotnie rzecz nadzwyczajna. W hierarchii tradycji żydowskiej na czele stała Abraham pierwszy z patriarchów i założycieli religii. A tu nagle pojawia się prawie nikomu nieznany Melchisedek i błogosławi Abrahama. Ale to jeszcze nie wszystko. Patriarcha składa dobrowolnie królowi Salemu na ze wszystkiego. Cóż to był za kapłan Boga Najwyższego? Istniał tylko jeden Bóg, którego uznawał. Również Abraham? A może Abraham wiedział o nadzwyczajnych niebiańskich narodzinach? Ten Melchisedek pojawia się poza planem. Nie daje się umieścić w gotowym schemacie. Odrzuciwszy naiwną wiarę i odważywszy się na nowoczesne spekula. Można zagadkę Melchisedeka rozwiązać. Grupa istot pozaziemskich, składająca się z tak zwanych bogów, poczęła Noego i Melchisedeka za pomocą sztucznego zapłodnienia. Prawni ojcowie, Lamek i Nir, uznali ich za swoich synów wbrew własnemu przekonaniu. Mieli bowiem jeszcze w pamięci zapewnienia swoich małżonek, Batenosz. I sopranimy, że synowie zostali zasiani w ich łonach przez istoty niebiańskie. Są to ci sami niebiańscy bogowie, którzy unicestwili. Potomność. Ponieważ eksperyment genetyczny zaczął posuwać się w niewłaściwym kierunku, przed potopem uchroniono oba produkty manipulacji genetycznych. Noe, kapitan Arki, stał się patriarchą nowego rodzaju, król kapłan Melchisedek zaś jego mistrzem. Fakt iż Melchisedek żył przed i po potopie, nie powinien nam przeszkadzać. Było to możliwe dzięki zjawisku odkrytemu przez Alberta Einsteina i udowodnionemu eksperymentalnie, jeżeli Melchisedek wsiadł za sprawą Archanioła Michała, dostatku kosmicznego który z wielką szybkością odleciała następnie powrócił na Ziemię, to po względnie krótkim czasie lotu na Ziemi mogły płynąć wieki lub tysiąclecia, a załoga statku wcale się przy tym nie postarzała. Melchisedek był nadal młody i gotowy do wypełniania kolejnych zadań. O efektach przesunięcia w czasie innych postaci biblijnych pisałem w mojej książce Beweise, Dawody. Nie zależy to ani od upływu czasu, ani od imion. Legendarne przekazy nie dają się umieścić w czasie czy człowiek który przeżył potop w istocie nazywał się Noe jak twierdzi Biblia a może nazywał się Utnapishtim jak chce sumerski epos Gilgamesz powstały około 2000 rok P.R.Z.C.H.R. a może wcale nie nazywał się Utnapishtim lecz Mulkuinka jak kolumbijscy Indianie Kagaba nazywają swojego proroka który przeżył potop w czarodziejskim statku, imiona, dynto i Mary ważna jest istota przekazu most między tysiącleciami. Czyżbyśmy stracili z oczu księg Mormona, co wspólnego ma anioł, raziel z wniebowstąpieniem niebowstąpieniem Henocha, co wspólnego ma sztuczne. Poczęcie nowego Imel Hisedaka z księgą Mormona w przełożonej przez Smitha księdza. Teraz czytamy, że Jeredzi wyruszyli na ośmiu stateczkach na morze w czasach budowy wieży. Babel, Jeredzi, wywodzą się od Jereda. Ten zaś był ojcem Henocha. Jered znaczy tyle co ten, który zastąpił. Zrozumiałe jest więc, że Jeredzi pochodzili z boskiej linii i dlatego bogowie skierowali ich po potopie do nowej dziedzicznej krainy. Zespół kosmonautów troszczył się o potomstwo. Wygląda to na nepotyzm. Przypomnijmy sobie, w księdze Tera Jeredzi przybywają do nowej ojczyzny na ośmiu pozbawionych okien stateczkach, szczelnych jak naczynia. Podobną podróż opisuje babiloński eposenuma Elisz. Jest tam też mowa o potopie. Ale ten, któremu udaje się przeżyć, nazywa się Atrahasis. W tym zachowanym we fragmentach utworze bukenki przekazuje wybranemu do przeżycia Atrahasisowi dokładne wskazania jak zbudować statek. Na protest Atrahasisa, że nie zna się na budowie statków, bukenki rysuje na ziemi plan wodnego pojazdu. Opatrując go wyjaśnieniami amerykański orientalista Zacharia Sitkin, pierwszy naukowiec, który odważył się na współczesną interpretację tekstów sumerskich, asyryjskich, babilońskich i biblijnych, pisze, Enki domagał się, aby Atrahasis zbudował statek przemyślany, zamykany hermetycznie i uszczelniony lepką mazią. Statek nie mógł mieć pokładu ani żadnego otworu, przez który wnikałoby słońce. Miał być jak statek Apsu, Sulimi. Dokładnie to słowo, Solelet Stosuje współczesny język hebrajski na określenie łodzi podwodnej. Niech to będzie statek, ma gór, gór, powiedział Enki. Statek, który może się kołysać i wywracać. Dręczące pytania. W 1827 roku w rękach Josepha Smitha znajdowały się niezwykłe złote płyty. Biedny imigrant ze Szkocji nie znał ani języka aramejskiego ani starohebrajskiego, nigdy nie widział sumerskiego pisma klinowego. Ba, w owych czasach nie było na świecie naukowca, który w ogóle mógłby przetłumaczyć sumerskie teksty, ponieważ odkryto je podobnie jak słynny epos o Gilgameszu, znacznie później, w jaki więc sposób wyjaśnić podobieństwa między księgą Etera a tekstami odkrytymi później? Ludzie każdej epoki patrzą na historię przez okular szlifowane przez naukowców. Okulary z warsztatów nauk ścisłych, matematyki, fizyki, biologii, chemii, wyostrzają obraz. Gdy jednak do godności nauki wyniesiono teologię i psychologię, okulary zaszły mgłą. Duecik ten należało pozostawić raczej w sferze ducha. Gdy teolodzy i psycholodzy wrzucą stare teksty do swoich naukowych mikserów, to wychodzi z tego co najwyżej mętna wiara ten produkt ma być efektem naukowego poznania BRR w nieco subtelniejszy sposób w elitarnym języku naukowej nomenklatury wyznaje się pogląd, że jednak starożytni kronikarze kłamali. Naukowcy zapędzeni w kozi róg są raczej gotowi zaakceptować fakt. Na co nie potrafią się zdobyć archeolodzy, etnolodzy i prehistorycy, że już przed tysiącleciami ludzie potrafili budować pełnomorskie statki z praw, dziwego zdarzenia, niż uznać obecność bogów, nieznanych na, uczycieli czy kronikarze, autorzy posu Enuma Elish, kłamią pisząc. Że Bóg Enki uczyła trachasisa budowy statków, dlaczego dopiero za sprawą bogów Noe Junta Pisztim wpadli na pomysł zbudowania statków tak szczelnych i są innych, że pozwoliły im przeżyć w jakim czarodziejskim w warsztacie skonstruowano sztuczne oświetlenie dla floty Jeradów, jeżeli nie było uczonych. To jak wytłumaczyć cud sztucznych zapłodnień, które doprowadziły do narodzin tak wielkich postaci jak Noe i Mel Hisedek? Wiem, że Noe nie był pierwowozorem, najstarszym sumerskim. Noe nie był nawet untapislim, ale znacznie odeń starsze ziusudra. Przykład ten dowodnie świadczy o tym, że różni kronikarze A czerpali z dawniejszych źródeł oraz B, bohaterom z minionych czasów nadawali imiona typowe dla swojego ludu. Niezależnie jednak od tego, pod jakim imieniem pogromcy potopów wchodzili do legend, zawsze byli boskiego pochodzenia. Poszlaki pozwalające sformułować list gończy. Kto założywszy czyste, krytyczne okulary przestudiuje zachowane we fragmentach starożytne teksty, znajdzie w nich elementy pozwalające zidentyfikować bogów. W przeciwieństwie do boga panującego w uniwersum, boskie postacie z legend i mitów wcale nie były wszechmocne, nie występowały w strojach baśniowych w Różek, które czarodziejską różdżką przenosiły całe grupy ludzi z jednego miejsca w drugie. Bogowie latali wprawdzie nad Ziemią, w szczególnych przypadkach brali na pokład latających, statków pasażerów, ale w swoich pojazdach nie przewozili większych grup ludzi, to jasne. Bogowie nie mieli dużych statków kosmicznych. Ich możliwości techniczne były bardzo ograniczone, pojazdy te były prawdopodobnie czymś pośrednim między promem kosmicznym a Śmi, głowcem. To, że w czasach biblijnych taki niewielki lądownik był realny, z technicznego punktu widzenia, dowiódł inżynier NASA Joseph Blumrich na podstawie księgi Ezachiela z wielkiego macierzystego statku kosmicznego krążącego po orbicie wokół Ziemskiej, którego nigdy nie ujrzeli mieszkańcy błękitnej planety. Przybywały na Ziemię mniejsze pojazdy, tak jak Amerykański Prom Kosmiczny. Mieściły one tylko kilka osób. Przed wejściem w atmosferę statek hamował silnikiem strumieniowym. Silnik czerpał energię z reaktora nuklearnego. Przeciwnicy energii atomowej zaraz podniosą larum, że na pewno napromieniowywało to załogę statku. Bzdura. Dlaczego marynarze atomowe łodzi podwodnych nie są napromieniowani nawet po dłuższych rejsach? Na wysokości 10 km nad Ziemią pojazd się zatrzymywał. Z korpusu wysuwały się dwa lub cztery wirniki nośne. Wirniki nie mogły się wysuwać, powiedzą sceptycy. Mogły, bo przykładem niech będzie. Antena samochodowa były składane, a energia dostarczał jej. Oczywiście reaktor atomowy. Lądownik opuszczał się na Ziemię, mogąc siadać zarówno na równinach, jak i w terenie górzystym. Utopia, skąd istoty pozaziemskie znały gęstość atmosfery ziemskiej i jak wyglądały wirniki nośne. Stojąc na znacznie wyższym poziomie techniki od mieszkańców Ziemi, zbadały to wszystko krążąc na orbicie, wokół ziemskiej. Poza tym, śruba okrętowa porusza statek w każdym ośrodku ciekłym, czy będzie to woda słodka, czy słona, olej, czy może, whisky. Konstruktorzy samolotów dawno rozwiązali problem ustawia. Nieaktywnych elementów wirnika nośnego śmigłowca w zależności od ciśnienia atmosferycznego. Lądowaniem śmigłowców można by też wytłumaczyć hałas, grzmoty i dudnienia słyszane podczas przebywania bogów a opisywane z wyraźnym strachem przez kronikarzy starożytności. W niewielkich lądownikach nie można było oczywiście przewozić większych grup ludzi. Kiedy jakiś Bóg Najwyższy, Niebiański chciał przetransportować przez ocean swoich pupilów, uczył ich, co zawarto w legendach. Jak budować statki? Jeżeli nie uda się nam już odnaleźć następnych pradawnych tekstów, które bez wątpienia czekają gdzieś na swojego odkrywcę? Nie dowiemy się, w jakich legendarnych czasach zdarzyło się to wszystko. Kiedyś na ziemi działali bogowie. pokrywieństwa. Większość entografów jest dziś zdania, że miały miejsce kontakty między Starym a Nowym światem, przez cieśninę Beringa albo przez Atlantyk. Co udowodnił i Dachr swoimi wyprawami na Tratwie, podobieństwa między kulturami Ameryki Południowej i Środkowej, a Bliskiego Wschodu są bezsporne. Świadczą o tym następujące przykłady: Bliski i Środkowy Wschód, Ameryka Południowa i Środkowa, dokładne obliczenia kalendarza równie dokładne kalendarze inwesumerów, babilończyków, kufi. Później, Majów i Egipcjan. Umiejętność obróbki i transportu takimi samymi umiejętnościami kamiennych megalitycznych i technicznymi dysponowały plegantów usumerów, babilończy, miona Pryńkaskie oraz inkowieków, Egipcjan i innych ludów. Ich świadectwa można oglądać w Tiahuanaco, Boliwii i Satsajchu, Aman, Peru, Dolmeny i Menhiry w Galilei, Sa. Takie same znaleziska w kolum marii i judei oraz w Prehis, bi, torycznej Francji i Anglii. Sarkofagi wycinane z jednego olb, to samo. Rzymiego kamienia, mumifikacje to samo. Zorientowane astronomicznie takie same znaleziska z okresu. Prehistoryczne kręgi i prostokąty prehistorii w Peru i Kolumbii. Kamienne, potężne, skierowane ku niebu to samo w Peru. Nasca, palpa, oznaczenia na pustyni w dzisiaj, i na stromych wybrzeżach czy ile, szej Arabii i Saudyjskiej, małżeństwa braci z siostrami Kaziroctwo było praktykowane, u Babilończyków i Faraonów Egiptu, również u Inków dla zachowania, skich boskiej krwi Boga Słońca, przekazy o potopie zawierające te takie same przekazy u Kolumbis, same szczegóły, na przykład kruki gołąbkich Indian Kagaba oraz potom, wypuszczane z Arki, u Sumerów, Ków meksykańskich Azteków, Babilończyków i Żydów Astecki Noe nazywa się tapi, Az, Tecka relacja o potopie jest identyczna z biblijną. Deformacje czaszek niemowląt takie same deformacje u plemion, u Egipcjan preinkaskich oraz inkaskich. Wizerunki operacji czaszki narzy, takie same trepancje u inków, w ich ludziach u Babilończyków i wszystkich plemion indiańskich i Egipcjan. Umiejętności inżynieryjno-techni. To samo u i majów, ostatczne pozwalające na budowę wiel. Nios powietrza i satelitów z ich systemów irygacyjnych Uba, dzono istnienie wielkich systemów bilończyków irygacyjnych Majów. Ozdoby głowy albo korona z piór takie same zwyczaje u Inków. Noszona dla ukazania, że jest z wszystkich plemion indiańskich. Blisko tego, który lata. Wodzo, wie Egipscy i Chetyccy. Cześć oddawana latającemu budowle Inków i Majów roją się. Wężowi Uba bilończyków, Egipt. Odlatających wężów, Jan, Chetetów i innych ludów, me, Zopotami, budowa piramid dla oddania czci strzelające w niebo piramidy, Bogom i dla zbliżenia się do nich schodkowe majów nie wyglądają wprawdzie tak samo jak nieco mniej strome. Wykładane płytami piramidy w okolicach Kairu, lecz przecież i w Egipcie stały piramidy schodkowe. Na przykład w Sakkara. Ogromna piramida w Teotihuacan San w Meksyku jest porównywalna z piramidami egipskimi mezo Mezopotańskiej Zinkkuraty są schodkowymi pierwowzorami piramid w księdze Mojżeszowej Napi w Popol Wuch, legendzie o stworze Sano cała ziemia miała jeden w Kwiche. W części 2, język i jednakowe słowa i moisz. Rozdział 3, napisano, jeden był. 11,1, język wszystkich, nie wzywali drewna ani kamienia. A w części 3, rozdział 5, cóż takiego, uczyniliśmy? Jesteśmy zgubieni, w czym zostaliśmy oszukani. Jedna była nasza mowa, gdy przybyliśmy tam, do Tulan. W dwa księdze mojżeszowej pan w legendach Cachikfelów, mówi do mojżesza. Ty zaś pod szczepie plemienia Majów, czyta: Nieś laskę swoją i wyciągnij rękę my, Wetknijmy ostrza naszych, swoją nad morze, i rozdziel je lasek w piach pod morzem i pręd, a synowie izraelscy przejdą środko, kołjażmimy piachem morze, po, kiem morza, po suchym gruncie mogą nam nasze czerwone laski: Dwa Mojż, czternaście, szesnaście. Które otrzymaliśmy przed brama Mituli Gdy dotarliśmy do Krańca morza Balam kwit Tknął je swoją laską A zaraz odwożyła się droga Nieco dalej Również w dwa księdze w Popolwuch Część 3, Rozdział Mojżeszowej Możemy natomiast siedem Czytamy Jakby nie było Przeczytać następujący fragment Morza Przeszli na tę stronę, po A Mojżesz wyciągnął rękę nad kamieniach Przeszli, po kamie, morze Pan zaś sprowadził gwał, w dniach okrągłych, leżących na piastowny Towny wiatr wschodni wiejący ku Z tej też przyczyny zostały one Przez całą noc i cofnął morze, nazwane kamieniami w szeregu I zamienił w suchy ląd Wody się wyrwanymi piaskami, takie imio Rozstąpiły A synowie Izraelscy szli na im nadali gdy wędrowali po środkiem morza po suchym grun, wśród morza pośród rozstępują, gdzie wody zaś były im jakby muremcych się przed nimi łód. Po ich prawej i lewej stronie 2 moisz 14, 21 do 22. W księdze Mojżeszowej Rzeszowej jest taki w popol Wuch, część cztery, rozdział fragment to będzie znakiem V napisano, to będzie pamiąt przymierza które ja ustanawiam K, którą wam zostawiam to b między mną a między wami imię. mnie gdzie wasza potęga żegnam się z każdą istotą żyjącą która jest pełen smutku dodał wtedy z wami powieczne czasy zostawił znak swego istnienia i moisz w księdze daniela znalazło się w popol Wuch, część dwa rozdział takie słowa wtedy związano x Czytamy, potem wstąpili, tych mężów w ich płaszczach, tu, w ogień w domu ognia, gdzie był, w nikach, czapkach i w pozostałych tylko ogień, ale nie spłonęli, paliły, ubraniach i wrzucono do wnętrza się tylko węgla i drwa, i tak samo, rozpalonego pieca ognistego, gdy nastał świt, byli cali, ale brak. a on odpowiadający rzekł, oto ja nieniem, panów balba było, widzę czterech mężów chodzących aby umarli tam, w tym domu do wolno w środku ognia i nie ma na którego weszli. Jednakże nie stało nich żadnego uszkodzenia, a wy się tak przeraziło to wielce panów. Gląd czwartej osoby podobny jest Xibalba, Danioła Dan. 3, 21 i 25. Byłoby niezwykle korzystne, a zarazem godne podziwu, gdyby tę skromną listę zdumiewających podobieństw starożytnych tekstów starego i nowego świata rozbudować w jakiejś pracy doktorskiej do rozmiarów pokaźnej książki. Jeżeli rzeczywiście można mówić o zainteresowaniu rozwiązywaniem zagadek przeszłości, Thor Heyerdahl zwrócił uwagę świata nauki na inne pokrewieństwa. Podobna technika tkania bawełny, rytuał obrzezania, takie same złote wyroby jubilerskie, podobna technika wojenna i tak dalej. Gerd von Hassler, dziennikarz i popularyzator nauki. Wykazał dziwne podobieństwo imion bogów i miast na obu kontynentach. Ostatnie wątpliwości co do importu kultury z rejonu Mezopotamii do Ameryki Południowej i Środkowej rozwiewa Popoltiuch, w części 4, rozdział 5 i 6 czytamy, iż praojcowie przybyli ze wschodu. Takie więc było zniknięcie i koniec Balamkwidzy, Balamacaba, Mahucjuta i Kwibalama, pierwszych mężów, którzy przybyli stamtąd, z morza. Skąd wstaje Slorice? Upłynęło dużo czasu. Odkąd tu przyszli, aż do chwili, gdy umarli, będąc już bardzo starymi, wodzowie i ofiarnicy, bo tak ich zwano, Kropka. przyszli, gdy udali się za morze, aby otrzymać malowidła Stulan. Malowidła, jak nazywano, to. Na czym przedstawili swe dzieje. W 1519 roku, kiedy hiszpańscy zdobywcy rozłożyli się obozem przed Tenochtitlan, władca Azteków Montezuma, 1466-1520, wygłosił do indyjskich kapłanów i najwyższych dygnitarzy Mowę, zaczynającą się tak, tako wam, jako im nie wiadome jest iż przodkowie nasi nie pochodzą z tego kraju, w którym żyjemy, lecz pod dowództwem wielkiego księcia przywędrowali z bardzo daleka. Montezuma był wodzem wykształconym. Był uczony wedle stanu współczesnej mu nauki, znał również dobrze przekazy przodków. Wiedział, o czym mówi, przybycie Hiszpanów pod przywództwem. Hernana Cortesa było dlań spełnieniem wiary w powrót Boga kwedzal. Coatla, nie stawiał więc oporu. Nieistotne jest wobec tego już pytanie, czy nastąpił wpływ jednej kultury na drugą. Należy się raczej odważyć na podjęcie próby znalezienia odpowiedzi, kiedy to nastąpiło i dlaczego, kiedy i dlaczego, bezcelowe jest zgadywanie, kiedy to się zdarzyło, mimo dających się datować znaleziska archeologicznych, nieznane są nawet terminy choćby, bardzo przybliżone, a powoływali się na przekazy tak stare, że nie, mieli najmniejszego pojęcia o ich początkach, tak samo było u Majów, oraz Inków, to, co dopisywał za każdym razem kolejny pisarz, było mu znane tylko ze słyszenia. To było w zapisach ojców. Nie podawano źródeł, bardzo naganne. Autorzy kronik nie wiedzieli ani kim byli i ojcowie, ani kiedy przybyli. Datowania archeologiczne jednak sięgają coraz dalej w przeszłość. W Scientific American słynny badacz historii Majów Norman, Hammond opisał pochodzące z 2600 roku. PRZ, CHR, ceramiczne znaleziska z Jukatanu. Półwyspu oddzielającego Zatokę Meksykańską od Morza Karaibskiego, na podstawie motywów artystycznych przedstawionych na ceramice można doliczyć jeszcze parę preklasycznych okresów w historii Majów. Nowe datowanie wprowadza do sprawy okropny chaos. Wedle bowiem dotychczasowej opinii archeologów stare imperium Majów liczy się od około 600 rok prz chr preklasyczny okres, natomiast zaczął się najwcześniej około 900 rok prz chr. Cóż, począć z niepotrzebnymi skorupami za starymi o 1500 lat jak na obowiązujący schemat najchętniej zakopano by je z powrotem i zapomniano? Pozostawiając tym samym twardy orzech do zgryzienia przyszłym pokoleniom, każde nowe datowanie utrudnia rozwiązanie tej łamigłówki. Z nadzieją czekamy też na kolejne znaleziska. Ostatnia opinia nauki brzmi, na temat daty legendarnego przybycia przodków majów nie, można powiedzieć nic pewnego ani na podstawie świadectw pisanych, ani archeologicznych. Daty majaczą mgliście w mroku historii, równie niejasny jest też sposób pokonywania odległości. Wczesną, wiosną i zimą można przejść przez pokrytą lodem cieśninę Beringa między przylądkiem Księcia Walii w Ameryce Północnej a przelądkiem Dieżniewa w Azji. Przez cały rok jednak dryfujące lody i mgły utrudniają tu zarówno żeglugę, jak i przejście suchą nogą. W razie prehistorycznej wędrówki ta niebezpieczna lodowa droga nie wydaje się najlepszym pomysłem. Ale jeśli założymy, że do przepłynięcia Atlantyku stosowano tratwy kanu albo prymitywne łodzie żeglowe, to musimy przyjąć że cel podróży był wędrowcom znany, doceniam oczywiście odwagę i umiłowanie ryzyka naszych przodków, którzy dopiero co opuścili epokę kamienną. Uważam, że znalazł, że się w trudnej sytuacji potrafili być odważni nawet do szaleństwa. Ale na pewno nie mieli skłonności samobójczych, byli mieszkańcami lądu. Obawiali się więc rozszalałego morza, które słabiutkie tratwy mało jak zapałki. Jeżeli mimo to odważyli się na podjęcie tak niebezpiecznej wyprawy, cel musiał im się po stokroć opłacać. Gdy zaakceptujemy tę możliwość, to jasna będzie przynajmniej odpowiedź na pytanie dlaczego dwukropek bogowie przyrzekli im ziemię obiecaną. Konsekwencją obietnicy jednak była konieczność nauczenia ludzi budowy statków, nawigacji etc. Bogowie wskazywali też płynącym kruchymi łupinkami niewielkim grupkom ludzi. Bo nie była to wcale wędrówka ludów, drogę do celu. Tak, jak zapisano to w przekazach, nieokiełznany rozum, pozostaje jeszcze spekulacja. Jakie znaczenie dla przemieszczenia niewielkiej liczby ludzi w inne rejony ziemi miała boskość? Czy chodziło o przeniesienie półboskich potomków na nowe, bezpieczniejsze ziemie dziedziczne? Czy bogowie przewidzieli kierunek rozwoju ludzkości, kierunek wykształcania się ludzkiej inteligencji? A może oczekiwali? Iż wśród potomków sztucznie spłodzonych patriarchów, Noego i Melchizedeka, będą naukowcy, którzy odnajdą i zrozumieją boską spuściznę, czy byli pewni, że pozostawione ślady nigdy nie ulegną zniszczeniu. Istoty żywe podlegają uwarunkowaniom niezależnym od ich woli. Moskity lecą nocą do światła świecy i nie potrafią się od tego powstrzymać, zabrzyć. Człowiek musi jeść i pić. Czy mu się to podoba, czy nie? Są to biologiczne funkcje organizmu. Istota obdarzona inteligencją zadaje pytania. Czy tego chce, czy nie? Inteligencja chce wiedzieć, jak było kiedyś, w jaki sposób staliśmy się. Tacy, jacy jesteśmy, od kogo pochodzi myślenie odróżniające homo sapiens od zwierząt? Seria takich pytań doprowadzi nas niechybnie do bogów. Czy chcemy tego? Czy nie rozum jest nieokiełznaną bestią? Wciąż pyta, jak było kiedyś, i stwierdza w końcu, że historia ludzkości pozbawiona bogów prowadzi na manowce. Mity i legendy są świadectwem wielkiego wrażenia, jakie na prehistorycznych torycznych ludziach wywarło pojawienie się bogów. Kronikarze podejmowali wątek przekazu i snuli go dalej. Boskie czyny znalazły tam swój wyraz, od pełnego efektów przypominających burzę pojawienia się przybyszów. Powielakrotne instrukcje udzielane ziemianom, dysponując boskimi możliwościami, nasi przodkowie przekładali na arcydzieła architektury to, czego się nauczyli, posługiwali się ponad czasową techniką, tworzyli zdumiewające dzieła sztuki. Cywilizacja tak rozwinięta jak nasza powinna się nad tym zastanowić. Tak się sądzi, księga Nefiego, o tym, jak rozmyślnie porozmieszczano ślady, przekonuje księga, po polwóch. Należąca do wielkich świadectw utrzenki ludzkości, napisa, no tam, że boscy słudzy przenieśli przez morze malowidła stulan. Malowidła, jak nazywano to, na czym przedstawili swe dzieje. Tak więc, stary przekaz Majów Kwiche powołuje się na pisma jeszcze starsze. A część księgi Mormona stanowią właśnie takie pisma, z 24 płyt księgi Mormona. A stanowią one tylko niewielką część całości. Joseph Smith przetłumaczył opis przepłynięcia Atlantyku przez Jeredów. Zasadniczą część księgi przetłumaczył Joseph Smith z płyt Nefiego. Kim był Nefi? Był synem żydowskiej rodziny, która około 600 rok, PRZ a więc tysiące lat po wyczynie Jeredów, mieszkała w Jerozolimie. Ojcem Nefiego był Lehi, matką, Saria. W księdze Mormona Nefi opowiada. Kropka. Na początku pierwszego roku panowania Sedecjasza, króla Judy, pojawiło się tam wielu proroków głoszących ludziom, że jeśli się nie nawrócą, wielkie miasto Jerozolima ulegnie zagładzie. Inny 1.4. Zgadza się. Jeruzalem obrócono w Perzynę w 586 roku. Prz. Chr. Z tej legendarnej epoki znani są Jeremiasz i Ezechiel. Musiały to być czasy szczególne. Obaj prorocy bowiem... Jeremiasz i Ezechiel, nieustannie, rozmawiali ze swoim bagiem, który zstępował na ziemię w pojeździe, wydzielającym okropny hałas i ogień. To samo, co spotkało obu proroków, przydarzyło się ojcu Nefiego, Lechiemu, i gdy modlił się do Pana, ukazał się słup ognia i zatrzymał na skale, przed nim. I stało się, że zobaczył jednego zstępującego z nieba, i jego blask zaćmiewał blask słońca w południe. 1, Le, 1 2, 6. 1.2.9 Istota z kolumny ognistej rozkazała Lechiemu zawołać Sarię, synów i córki, a więc i jego oraz przyjaciół rodziny. Grupkę T. wybrano do dalekiej podróży, pokonawszy parę bardziej i mniej istotnych problemów, wybrańce pod przywództwem tajemniczego. Pana zbudowali statek, i Pan przemówił do mnie, zbudujesz statek, jak Ci to pokażę, abym mógł przeprawić Twoich przez te wody. Inne. 17.2.9 Ale to jeszcze nie wszystko, bo tajemnicza istota podarowała budowniczym statku pożywienie dla kosmonautów, którego nie trzeba było przyrządzać ani gotować. Wiedziała nie tylko, że jedzenie potrzebne jest ciału i duszy, lecz również to, że podróżnym niezbędne jest jeszcze jeden przyrząd, kompas i rano, gdy mój ojciec wstał i podszedł do wejścia namiotu. Ku swemu ogromnemu zdziwieniu ujrzał na ziemi kulę misternej roboty z wyśmienitego mosiądzu. I w kuli tej umieszczone były dwie strzałki. Jedna z nich wskazywała kierunek, w którym mieliśmy podążać na pustyni. Kropka. I podążaliśmy według wskazań kuli która prowadziła nas przez żyzne obszary pustyni. 1 Le 16.10, 16.16 Podczas podróży lechi umarł. Po nim dowództwo przejął Nefi Z powodu specjalnych względów, jakimi pan darzył Nefiego, zazdro. Śni bracia pojmali go i zawiązali. Z niemiłej sytuacji wybawił Nefiego kompas i stało się, że gdy związali mnie tak mocno, że nie mogłem się poruszyć, busola, którą nam pan dał, Przestała działać. 18 12 1812 bunt wygasł. Ekspedycja dotarła do kontynentu amerykańskiego razem z metalowymi płytami i kompasem. Ja, Nefi, zebrałem także ze sobą wyryte na mosiężnych płytach kroniki i kule, czyli busolę, którą, jak już pisałem, Pan przygotował dla mojego ojca 5-12, na podstawie opisów Nefiego mormonistycznych badacze sądzą, że grupa powędrowała z wybrzeży Morza Czerwonego przez półwysep Arabski aż na wybrzeże Oceanu Indyjskiego w okolice Zatoki Jadeńskiej, gdzie zbudowała swój statek aby przez południowe rejony Oceanu Spokojnego dotrzeć do Ameryki Południowej. J.E. Talmage stwierdził, że było to około 590 roku. PRZ, CHR, zapamiętajmy sobie dobrze tę datę. Istnieje zadziwiający dublet, opowieść którą Joseph Smith przełożył w 1827 roku z metalowych płyt, możemy znaleźć w Popol Wuch. Smith, jednak nie mógł znać treści Biblii Majów Kwiche, Wolfgang Cerdan przetłumaczył ją bowiem dopiero w latach 50. naszego stulecia. Polski przekład Popol Wuch, Księgi Rady Narodu Kwichce ukazał się w 1980 roku. Jego autorami są Halina Czarnocka i Carlos Marrodan-Casas. Przypis Tłum Kropka. Bezprzykładna budowa Na kontynent amerykański dotarły niezależnie od siebie dwie grupy Przybyszów jaredzi w hermetycznie zamkniętych stateczkach W czasie pierwszej szejboskiej fali Były to mityczne czasy, w których kronikarze Dokładnie pomieszali szafirową księgę Adama W niebowstąpie Niechenocha, dzieci z próbówki, czyli Noego i Melchisedeka, oraz panów stworzenia, znanych jako Utnapishtim, Ziusudra i wielu, wielu innych. Nefici, którzy przybywając ze wschodu dotarli do Ameryki południowej tysiące lat później, około 590 roku. PRZCR. Wkrótce po wylądowaniu Nefi kazał wznieść świątynię, i ja, Nefi, zbudowałem świątynię na wzór świątyni Salomona. Ale bez tak wielu drogocennych rzeczy, gdyż nie znaleźliśmy ich na tej ziemi. Dlatego ta świątynia nie mogła być jak świątynia Salomona, lecz sposób budowy był na wzór świątyni Salomona i jej wykonanie. Było misterne, 2. 5 16 Nie chodzi mi wcale o udowodnienie, które fragmenty księgi Mormona są prawdziwe, wiernych Kościoła Jezusa Chrystusa świętych. Dni ostatnich ucieszy jednak zapewne fakt, że produktem ubocznym moich badań jest następujący dowód Nefis zbudował świątynię na wzór świątyni Salomona jeśli to prawda to gdzieś w Ameryce Południowej musi stać pomniejszona replika świątyni Którą Salomon rozkazał wznieść w Jerozolimie Struktura architektoniczna z dziedzinicami wewnętrznymi i zewnętrznymi Z miejscem świętym i czterema bramami na cztery strony świata Świątynia ta powstałaby między VI a V wiek PRZ, -CHR. Poza tym, świątynię Nefiego zbudowano by bez wzorów i zapożyczeń Typowych dla architektury Ameryki Południowej Poszukiwana świątynia byłaby budowlą znikąd nie obej żoną miejscową tradycją, trafiłem nie tylko na ślad świątyni, do której pasują te założenia, lecz również na ślad pana, który przyprowadził nafitów do Ameryki Południowej, czy po przybyciu Bóg ten istniał nadal. Czy rozpłynął się niczym duch? Poza tym, gdzie Nefis zwerbował robotników? Do Ameryki Południowej przybył przecież z niewielką grupką ludzi. Zaraz po przybyciu Nefici zaczęli uprawiać ziemię i siać nasiona, i zasialiśmy wszystkie nasiona, które zabraliśmy z Jerozolimy. 1824. Następnie zaczęli płodzić potomstwo, wyznawali wielożeństwo, zabronione im przez państwo w 1890 roku. Kropka, zakładają że grupa imigrantów składała się ze 100 kobiet i 100 mężczyzn, a każda kobieta rodziła jedno dziecko rocznie. To społeczeństwo Nefitów miałoby po 15 latach 1500 nowych członków, pierworodni, mające po 15 lat. A więc, dojrzali płciowo, od razu poszli za przykładem dorosłych i walnie, przyczynili się do powiększenia grupy, po 30 latach przynajmniej pięć tysięcy, nafitów mogło już chwalić pana, było zatem dość ludzi, aby rozpocząć budowę świątyni, szczególnie gdyby do pracy zgodzili się, dołączyć pierwotni mieszkańcy kontynentu, dość było siły roboczej, pan był obecny, zaraz po przybyciu dał Nefiemu zadanie. I stało się, że z nakazu pana sporządziłem płyty z metalu, abym mógł na nich zapisać dzieje mojego ludu. 1.192.1 Minęło 30 lat. Pan przywiązywał wagę do konsekwentnie prowadzonego dziennika pokładowego. Znów nakazał Nefiemu. i upłynęło 30 lat od czasu, gdy opuściliśmy Jerozolimę. Kropka. I stało się, że Pan Bóg powiedział mi. Przygotuj inne płyty i dla pożytku Twojego ludu zapisz na nich wiele z tego, co jest dobre w moich oczach. 2ne. 5, 28, 5, 30. Czy Pan był zarozumiały, dlaczego chciał, aby zapisywano rzeczy, które były dobre w jego oczach? Bezustannie żąda, aby jego złote słowa ryto na metalowych płytach. Uważa, że są niezwykle ważne dla przyszłości, inaczej pozwoliłby zapisywać je na materiałach palnych, jak papirus, skóra czy drewno. Sprytny pan troszczył się o trwałość swoich przekazów, adresowanych do inteligentnych istot przyszłości. Trudne pytania: czy w Ameryce Południowej znajduje się świątynia, zbudowana na wzór świątyni Salomona, czy można tam znaleźć? Dowody na działalność bogów zapraszam do jej zwiedzenia 2 Na początku wszystko było inne zwrócić na coś uwagę większości znaczy pomóc zdrowemu rozsądkowi wpaść na właściwy ślad Godt Holtefra imlesing 1729 do 1781. Lało jak z cebrawów w dzień kwietniowy 1980 roku, gdy przed naszymi drzwiami stanęło dwóch przemokłych do suchej nitki mormońskich misjonarzy starszy, mający około 30 lat, był Amerykaninem i nazywał się Harl młodszy Paul mieszkał w Bernie, posłańcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich podarowali mi niemiecki przekład Księgi Mormona. Siedem innych wersji językowych stało już w mojej bibliotece. Zaprosiłem misjonarzy do domu, aby rozgrzali się przy filiżance kawy. Paul zapytał, co sądzę o księdze Mormona. Powiedziałem, że moim zdaniem Treść płyty Inefiego jest bardzo interesująca i zawiera wiele informacji. Stwierdziłem też, że w żadnym razie nie uważam ich za fałszerstwo, choć przyznaję z ubolewaniem, iż do tekstu oryginalnego dodano później różne dość prostackie proroctwa dotyczące Jezusa Chrystusa. Młodzi nosiciele wiary nie chcieli się z tym zgodzić, bo albo cała Księga Mormona powstała z inspiracji Ducha Świętego, ergo jest prawdziwa. Albo całość jest do niczego Obeznany nieco z tematem Dałem im do zrozumienia Iż czuję zdecydowaną niechęć do takiej Dyskusji, co Bernańczyk zrozumiał w lot Jakby wbrew powszechnemu Przekonaniu, że mieszkańcy tego miasta Nie są zbyt lotni I powiedział Bez wadpienia zna pan wiele zrujnowanych budowli W Ameryce Południowej Nie widział pan ruin przypominających Jerozolimską świątynię Salomona Zgodnie z prawdą powiedziałem że nic takiego nie przychodzi mi do głowy. Misjonarze pożegnali się, nie podejmują e dalszych, beznadziejnych prób nawrócenia mnie. Ten kwietniowy dzień był tak okropny, że na pewno znaleźli kolejną ofiarę swojej żarliwości. Jeżeli tylko chcieli zasłużyć się błękitnemu niebu. Paul zabił mi ćwieka, który co chwila dawał znać o sobie pytanie. Czy w Ameryce Południowej jest świątynia wymieniona? W księdze Nefiego nie było dla mnie mniej ważne niż pytanie, czy istniała świątynia, którą tak wyczerpująco opisał w Starym Testamencie prorok Ezechiel świątynia w Dalekim Kraju. Na wysokiej górze, zbudowana jak świątynia Salomona, byłoby nadzwyczaj interesujące, gdyby w Ameryce Południowej istniała świątynia odpowiadająca opisom Mezachiela, co wspólnego manifest księgi Mormona z biblijnym Mezachielem. Obaj żyli w tych samych czasach, w tym samym rejonie geograficznym. Może nawet się znali. Obaj opisywali latającego Boga, który zstępował na ziemię i udzielał ludziom różnych rad, właśnie na rozkaz tego Boga. Nefi polecił wznieść w Ameryce Południowej świątynię, z tym samym Bogiem poleciał Ezechiel do dalekiego kraju, gdzie pokazano mu kompleks świątyny na wysokiej górze, zbudowany jak świątynia Salomona. Udowodniono, że Ezechiel mieszkał w Jerozolimie i w Babilonu. Jeśli ktoś pokazał mu świątynię w Ameryce Południowej, a pro, Rok opisał ją z niewiarygodną dokładnością, to ten ktoś musiał go tam zawieźć drogą powietrzną. Nie ma innej możliwości. Moje poszukiwania świątyni Salomona w Ameryce Południowej były zainspirowane nie tylko lektrą Księgi Mormona. Poszukiwałem bowiem także świątyni opisywanej przez Ezachiela oraz śladów latającego Boga, który wmaczał w tym palce. Dopiero później pomyślałem sobie, jakie by to było fasycynujące, gdyby zetknęły się oba ślady. Andyjska Jerozolima nazywa się Chawin Huantar. W oczach migotały mi fotografie świątyń zamieszczone w pracach archeologicznych. Znalezienie świątyni właściwej stało się dla mnie ważniejsze niż dla zapalonego flatelisty zdobycie błękitnego A Za każdym razem kiedy zaczynałem dostrzegać podobieństwa plan Jerozolimskiej świątyni Salomona mówił że mojemu znalezisku czegoś brakuje że jest za młode lub za stare że nie powstało za czasów Ezechiela i Nefiego zgromadziłem 39 bogato ilustrowanych dzieł w każdym omawiano Huantar. postanowiłem odwiedzić to miejsce zmierzyć je dokładnie Poznać okolice Rok 1981 Słodna i zimna wiosna w Europie Gdy w stolicy Peru, Limie Wynajmowałem radziecki łazik Ładeniwe, panowała ta jesień Wczesnym rankiem, długo przed świtem Ruszyłem asfaltową szosą Panamericana del Norte Jedną z najwspanialszych tras widoko Wych świata, przez piaszczyste pustynie Wzdłuż wybrzeży w kierunku Truilelo Czwartego co do wielkości miasta Peru W pobliżu miasteczka Pati Wilca zjechałem z Panamerykany. Droga biegła teraz między Planta Ciami Trzciny Cukrowej Kiedy w maleńkiej placówce celnej Uiściłem 250 soles Od strony Łady Doleciał mnie zapach benzyny Okazało się, że samochód Nie ma korka, paliwa Owinąłem kamień plastykową torbą I zatkałem dziurę Mniej więcej po 30 kilometrów Jazdy kamienną pustynią obok groźny Urwisk. Droga zaczęła się łagodnie wznosić. Po odgałęzieniu do Wilca, w dali widać ruiny indiańskiej twierdzy z epoki Himu. Na wysokości 780 dotarłem do Haskwitambo, wioch zabitej dechami. W dawnych czasach był to punkt kontrolny inkaskich posłań, biegaczy. Dziś to miejsce też nadaje się tylko do tego, aby je ominąć. Ciasnymi serpentynami rozpoczął się podjazd nad rdzawobronzową przepaścią. Po chwili ciężkie chmury deszczowe znalazły się pod nami, zniknęły też ściany mgły, pozwalając ujrzeć dalekie szczyty, jasno, brązowe bądź lśniące czernią, z każdym zakrętem wznosiliśmy się coraz wyżej, a moja rozklekotana i kaszląca oda niwa miała coraz mniejszą ochotę na kontynuowanie podróży. Wspaniały produkt komunizmu nie dawał sobie rady nawet na drugim biegu koło Cejacaj. Na wysokości 2600 m, staruszka wyzionęła, ducha, astma, silnikowi zabrakło tlenu, zdjąłem pokrywę filtru powietrza, wymienny wkład, który zazwyczaj bez trudu przepuszcza powietrze, wyglądał jak gipsowy opatrunek, wyrzuciłem wszystko, zamknąłem pokrywę, przekręciłem kluczyk i krnąbrny wehikuł skoczył do przodu, jak rasowy koń, zrozumiał, że muszę dostać się na szczyty, towarzysze podróży. Pokonując kolejne zakręty, miałem wrażenie, że za następnym mójże przełęcz złudna to była nadzieja, bo przede mną wciąż otwierały się nowe doliny, lepianki na skraju drogi pojawiały się coraz rzadziej, Indianie w kolorowych pączach, z ciężkimi tobołami na plecach, stawiali powoli krok za krokiem. W niezmiennym, wypróbowanym rytmie. Człowiek dziwi się, w jaki sposób pracowici autochtoni potrafią przeżyć na tej nieurodzajnej, skalistej ziemi. Jedna trzecia liczącego 14,6 miliona mieszkańców Peru mieszka w wysoko położonych częściach. Po dotarciu na wysokość 4100 m znalazłem się wreszcie na zimnej, spowitej chmurami przełęczy. W europejskich szerokościach geograficznych byłaby to strefa wiecznych śniegów, ale Peru leży bliżej równika. Tu rosła nawet skąpa trawa i suche krzaki. Młoda Indianka o ciemnobrązowej cerze, z niemowlęciem w na piersi i ciężkim workiem kartotli na plecach, spojrzała na mnie nieufnie wielkimi, ciemnymi oczami, gdy zapytałem, czy mogę ją podwieźć, tak uprzejmi nieznajomi rzadko pojawiają się pewnie w tej okolicy, zdjąłem jej worek i położyłem za siedzenia, wsiadła i uśmiechnęła się z zażenowaniem, gdy udało się jej wreszcie ogarnąć sześć spódnic, jakie noszą Indianki, minęliśmy zamarzniętą lagunę co noco, ha, Mając przed sobą jezory lodowca wznoszącego się na 6600 m szczytu Cordillera de chłasz z milkliwej indianki wyciągnąłem informację o celu jej podróży. Było nim catac leżący na wysokości 3540 m. W dolinie Riosanta. Wstrząsnęła mną myśl, że kobieta z dzieckiem i takim ciężarem musiałaby iść 40 kilometrów, co zajęłoby jej dwa dni. Samochodem dotarliśmy tam w ciągu pół godziny. W Catac jest rozgałęzienie drogi prowadzące do de Hauntar. Na jedynej tu stacji benzynowej wziąłem na pokład młodą damę oraz dwóch mężczyzn. Ona nazywała się Ruth, czarnobrody mężczyzn, na URI. Rudobrody, Isak, byli to Izraelczycy, którzy postanowili, przez rok wędrować po świecie gdzie oczy poniosą, nie mogli się, jednak oderwać od takich obiektów jak Hawin de Huantar, zapytali, co mnie tu sprowadza, na początek poprzestałem na mętnych aluzjach, do świątyni Salomona i proroka Ezechiela, nie wiedziałem, czy nie są to, przypadkiem ortodoksyjni Żydzi, których zaszokuje prawdziwy cel, mojej ekspedycji, jest pan Szwajcarem, zapytał Uri, to zna pan na pewno. Książki Erikcha von Gość głosi idee, co do których nie jestem pewien, czy są szalone, czy może mają ręce i nogi. Zagryzłem wargi. W satac skończył się asfalt. Dalej gruntowa droga prowadziła za kolami do malowniczego lodowego górskiego jeziora Kwerykocha. 3980 Men. Wzrok przykuwały pokryte śniegiem szczyty Janama. Rej. 5260 mn. m. Kropka. potem był tunel przy przełęczy Huisz 4510 mn. m. Kropka. słowo. Tunel może wywołać u mieszkańców krajów uprzemysłowionych niewłaściwe skojarzenia. Należy więc zwrócić uwagę, że tutejszy był w istocie tylko pośpiesznie wykutym w skale korytarzem przez który prowadziła droga z dziurami po kolana, ze stropu i ścianka pała woda, z lodowca, światła i znaków regulujących ruch. Nie ma oczywiście na tej jednokierunkowej drodze z koszmarnego snu. Jeżeli z przeciwnej strony, widać zbliżające się w fontannach wody światła jakiegoś pojazdu. Kierowca będący bliżej wyjścia musi wycofać swój samochód. Oczywiście każdy wjeżdża do tunelu z nadzieją, że nie natknie się na nikogo jadącego sprzeciwka. Ta droga nie zasługuje nawet na jedną gwiazdkę. W przewodniku. O ile gwiazd na przełęcz był męczący, o tyle stromy zjazd w dolinę. Mocny mógł przyprawić odrżenie kolan i zawrót głowy nawet tak. wetrawnego kierowcę jak ja. Dróżka przyklejona do ściany przepaści wiła się ciasnymi zakrętami niczym wąż bez końca marzyłem żeby nie mieć prawego oka bo właśnie po tej stronie rozciągała się zło wroga przepaść w okolicach wioski Machac 3180 m p. m wiecha wjechaliśmy w dolinę niezmierzone ruiny Chavín de Huantar są tuż przy drodze hotel turistas był wypełniony do ostatniego łóżka nie przez turystów Lecz archeologów zebrała się tu śmiotanka przedstawicieli tego zawodu z Niemiec i Peru. Spośród dostojnej grupy profesorowie Udo Berem i Bischow pozdrowili mnie uprzejmie ich. Peruwiańscy koledzy natomiast uprzejmie i życzliwie dla Niemców: Jestem wciąż nieobliczalnym laikiem, który nie wiadomo, z czym wyskoczy. Peruwiańczycy traktują mnie inaczej. Kiedy przed kilku laty byłem uroczyście przyjmowany przez członków Rady Gminy miasta Nasca, burmistrz powiedział w Laudatio, że istnieje wiele teorii na temat zagadkowych linii na płaskowyżu Nasca, trudno dziś rozstrzygnąć. Czy były to kalendarze, czy też miejsca startu balonów na gorące powietrze, pozostałości inkaskich dróg, czy rysunki kultowe, place gry, albo oznaczenia terenowe dla istot pozaziemskich. Nas, którzy tu żyjemy i pracujemy, powiedział burmistrz 13, wcale nie interesuje, który specjalista ma rację. Pewne jest tylko to, że pan Erik von Daniken przysporzył naszemu regionowi największej liczby turystów. I o to chodzi. Przy kolacji Izraelczycy zapytali, czy mogą mi jakoś pomóc? W końcu dowiedzieli się, kto ich podwiózł. Z wdzięcznością przyjąłem propozycję. Bo przy pomiarach przydałaby mi się Gil W zamku, który nigdy nie był zamkiem Izraelczycy oczekiwali mnie w dobrym nastroju na osłonecznionym Wzgórzu przed ruinami Jakby to było oczywiste, wzięli aparaty Fotograficzne i przyrządy pomiarowe Przez wielką drewnianą bramę Weszliśmy w ruiny Chavin de Huantar Zachowana część korenpleksu nazywa się i Castillo Zamek, choć Nigdy nie była zamkiem. Jest to prostokątny budynek długości 72,9 m i szerokości 70 m. Elewacje tworzą wielkie bloki granitu, dopasowane co do milimetra. Ciosy dolne, najstarsze i najbliższe gruntu, zachowały się najlepiej. Im wyżej pochylanego ku środkowi budynku, tym wyraźniejsze są ślady erozji, podobnie jak w świątyni Salomona w Jerozolimie. Nad którą przeszło 36 wojen, niszcząc ją 17 razy, i w Hawin i w Jerozolimie najniższe ciosy były jakby podstawą, na której wznoszono coraz to nowe mury. Główny portal Castilla jest skierowany na wschód, tam skąd wstaje słońce. W kierunku Jerozolimy dwie kolumny, na których spoczywa monolit długości 9 m, są obłożone kwadratowymi i prostokątnymi płytami granitu, masywne kolumny. Podobnie jak monolit, zamykające i płyty osłony, są w całości pokryte reliefami nie zrozumiałej treści. Przez wieki wiatry i deszcze zatarły ryty. Również ludzie pobijali niestety delikatne cyzelacje. W czasach swojej świetno-ścita potężna budowla, widziana z bliska, musiała sprawiać wrażenie prawie jednolitego bloku kamienia. El Castillo był zakończeniem, zwieńczeniem kompleksu świątynnego. Był miejscem najświętszym, gdzie wstęp mieli tylko najwyżsi kapłani. Dziś za monumentalnym portalem głównym leży kupa Gruzu. Po rośnięta kępami trawy kilka stopni niżej znajduje się plac, zajmujący całą szerokość Castillo, dziedziniec przed Miejscem Świętym. Schody, oddalone od Castillo o 36 m, biegną na drugi wielki dziedziniec o wymiarach 70 x 42 m, z którego kolejne schody prowadzą na kwadratowe. Tak zwane zagłębione miejsce długość boku 49,7 m. Na północ i na południe od zagłębionego miejsca wznoszą się platformy, których jeszcze nie odkopano. Na paru monolitach wy, stających z ziemi, widać jednak rękę ludzką. Całe to miejsce zajmuje powierzchnię około 13 hektarów. Do dziś jednak odsłonięto tylko kompleks świątynny. Wiadomo, że cała ta struktura architektoniczna stała na sztucznie wzniesionych. Kamiennych platformach. Z zagłębionego miejsca cztery ciągi schodów biegną na cztery strony świata, co potwierdza kompas plateau długości 80 m opadaku Mośnie, płynącej na południowy wschód od kompleksu świątynnego, od zachodniego muru Castillo do rogu południowo-wschodniego. Budowla ma 228 m, część na której rozpoczęto prace wykopaliskowe. Ma szerokość 175 siejm. W wymiarach tych nie mieści się mur, otaczający niegdyś ten obszar. Jego imponujące resztki widać jeszcze po stronie zachodniej. W każdym razie wznosiła się tu kiedyś potężna, prostokątna budowla o dziedzińcach wewnętrznych i zewnętrznych oraz wznoszącym się jeszcze dziś. Na wysokość 10 cm sanktuarium z dziedzińcami wewnętrznymi, przeznaczonymi dla kapłanów. I zewnętrznymi dla ludu. Ciągi schodów i bramy orientują prostokątny budynek zgodnie ze stronami świata, a portal główny jest skierowany na wschód. Tak samo jak w Jerozolimskiej Świątyni Salomona. Jerozolimska Świątynia Salomona nie jest już prostokątna jak kiedyś. Jej rzut przypomina obecnie trapez nierównoboczny o długości 315 m na północy, 280 m na południu. 485 na zachodzie i 470 na wschodzie. Pierwotnie świątynia stała jednak na rzucie prostokąta. Za deformację odpowiedzialny jest król Herod i Wielki, który kazał podwoić jej obszar. A ponieważ brakowało miejsca, zbudowano mury oporowe, na których wówczas rozmieszczano kolejne platformy. Rutch, Uri oraz Isaak zdejmowali wymiar z dziedzińców świątynnych murów i monolitów. Ja fotografowałem wszystko pod wszelkimi możliwymi kątami. Zatkało mnie, kiedy w przerwie na papierosa Ruth oddała mi mój blok zaciśnięty w klipsie na plastykowym blaciku. Profesjonalizm jej pracy rzucał się w oczy. Precyzyjne linie tworzyły doskonały plan sytuacyjny. Szkic budowli obejmował również mury, monolity, stopnie, ciągi schodów i zagłębione miejsca. Na końcach linu niewielkie strzałki wskazywały długość danego odcinka. Usiedliśmy na skałach, których tu nie brakowało. Zapytałem nowych, przyjaciół, kim są z zawodu. Ruth stwierdziła sucho, jestem geodetką, praktycznie na co dzień zajmuję się pomiarami gruntów i dróg, to stąd ta perfekcja. Uri był nauczycielem. Isaac? lotem. Bogowie podsunęli mi właściwych ludzi. We czwórkę odwaliliśmy robotę, na którą sam strawiłbym wedle prostego rachunku cztery razy więcej czasu. Potem zabraliśmy się do badania korytarzy i sztolni, rozciągających się niczym sieć pod Havindehuantar, de Przejście po wschodniej stronie Wielkiego Placu miało tylko 1,1 m wysokości i 67 cm szerokości. Nie można się więc w nim było nawet wyprostować. Kiedyś korytarz był wyższy, ale 17 stycznia 1945 roku. Hawin de Huandar nawiedziła wielka powódź. Po wschodniej stronie kompleksu płynie rzeczka mosna, po stronie północno-zachodniej. Między ruinami a indiańską wioską Hawin spada w dół potok Huahexa, biorący początek w leżącym wysoko w górach jeziorze. Przyjmującym wodę stopniującego lodowca. W grudniu 1944 i w styczniu 1945 roku do jeziora spłynęły znaczne ilości wody. Skalne brzegi zbiornika wodnego pękły niczym mury, zapory. Potok zamienił się w rozszalałą rzekę i zalał niżej położone części Hawin de Huantar, pokrywając je warstwą czarno-brunatnego szlamu. Który dostał się również do podziemnych przejść Woda spłynęła Żwir, piach i szlam zostały Przejście, przez które przedzierałem się przy świetle latarki Było więc niegdyś wyższe albo głębsze Jak kto woli Tam, gdzie udało mi się dojść korytarzem pod ruinami Ujrzałem pięć sztolni rozgałęziających się na boki Mających po 60 cm wysokości i po 48 cm szerokości Mogły to Być elementem systemu wodociągowego, zwłaszcza że przejście główne biegło w kierunku mosny. Po stronie zachodniej jednak korytarz wysokości 1,72 m biegu na południe, nie w kierunku strumienia. A więc, w przypadku podziemnej infrastruktury, nie może w żadnym razie chodzić o sztolnie, którymi płynęła woda. Havin de Huantar było zalewane już w dawnych czasach, w 1919 roku. Peruwiański archeolog Julio C. Tello prowadził tu wraz z grupą Indian szeroko zakrojone prace wykopaliskowe. Gdy przybył tam po raz wtóry w 1934 roku, okazało się, że wody potoku zniszczyły część głównego skrzydła. Tello pisze, iż jedna trzecia kompleksu, którą widział, nietkniętą. Była zniszczona. Wiele podziemnych przejść kanałów zostało zamulonych w odległości paru kilometrów od świątyni Telelo. Odkrył resztki ceramiki, przedmioty metalowe i kamienne osadzone na rzecznej płyciźnie Pochodziły one z ruin świątyni, kiedy świątynia stała jeszcze nienaruszona w całej swej wspaniałości. Górskie potoki nie mogły jej nic uczynić. Spojenia megalitycznych Murów były szczelne albo kipot de Huantar funkcjonował. System kanałów, potoki były uregulowane dopiero kiedy zwalone drzewa i monolity zaczęły blokować koryto dopiero kiedy złodzieje grobów powybijali dziury w murach Castillo. Woda mogła zacząć, wypróbowywać swoją niszczycielską siłę na budowlach. Nazajutrz moi Izraelczycy wsiedli do autobusu dla Indian, gdzie ludzie jechali stłoczeni jak śledzi w beczce. Przyrzekłem, że każdemu z nich weślę po jednej z moich książek w hebrajskim przekładzie. Z dedykacją znaliśmy się tylko dwa dni. Ale jadąc ładą niwą do ruin, aby dokładniej zbadać przejścia w krecim pagórku, dotkliwie odczuwałem brak i obu brodaczy. W świecie podziemi, blisko bogów, po północnej stronie Castillo są dwie sztolnie zamknięte żelaznymi kratami, żeby turyści nie wchodzili na własną rękę do ciemnego labiryntu. Sam stwierdziłem, że to labirynt. Zaraz za wejściem pierwsza ze sztolni prowadzi do szczególnego miejsca, El Lanzon. Słowo to oznacza dzidę albo oszczep. E1 Lanzon jest umiejscowiony na prostokątnym skrzyżowaniu dwóch korytarzy, mających wprawdzie ponad 3 m wysokości, ale tylko 50 cm szerokości. Monolityczne płyty granitu tworzą sufit, tak masywny, jakby miał przetrwać wieczność. Przejście to nie byłoby warte wspominania, nawet mimo dziwnych proporcji. Gdyby nie niepojęta zagadka, El Lanzon jest olbrzymią stelą o wysokości ponad 4M. Kamienne przejścia jednak mają co najwyżej 3M wysokości. Jak zatem wniesiono tu stelę? Nie zrobiono jej z gumy, którą można wyginać. Nie, nie, to nie błąd. Tego przedmiotu nie da się. Tu dotransportować także w pozycji horyzontalnej, ze względu na zakręty korytarza mającego tylko 50 cm szerokości. Jest tylko jedna możliwość. Tajemniczy projektanci Havindehuantar jeszcze przed rozpoczęciem budowy zaplanowali otwór w suficie, przez który można było opuścić stele na skrzyżowanie obu przejść, zanim wyrosła nad nimi świątynia. Nikt nie wie. Co przedstawia El Lanzon, czeski archeolog i etnograf Miloslav Stinglu znał stale za... Nadzwyczaj dziwną istotę. Nad dolną wargą występują potężne zęby jaguara. Oczy kierują się nieruchomo w górę, jak gdyby patrzyły w niebo. Nawet pas. Obejmujące ciało Boga, jest zdobiony głowami. Jaguara. Z pasa zwisają dwie wężowe głowy. Jedną rękę prawą Bóg trzyma wzniesioną, drugą wziął się pod bok. Jest to opis. Nie interpretacja, ale mnie trudno zrozumieć nawet to, bo nie udaje mi się rozpoznać w steli żadnej opisanej istoty. Tak, można tu zobaczyć wielki pysk, z którego szczęki wyrastają zęby Jaguara. Nie są to jednak śmiercionośne kły jakie mają zazwyczaj jaguary tak tam gdzie miloslav stingl widzi zęby jaguara ja widzę dysponując nie mniejszą fantazją zawiasy zresztą cała stela sprawia moim zdaniem wrażenie raczej jakiegoś urządzenia niż wizerunku zwierzęcia poza przejściem którym szedłem a które wychodzi na Erlandzon. Wszystkie korytarze biegnące ze skrzyżowania kończą się ślepo. Po kilku krokach zatrzymywałem się zawsze przed murem. Wydawało mi się to nader dziwne. Jaki to miało sens? że projektanci, Chavin de Huantar wybudowali tylko przejście do El Landon. Inne sztolnie zaś zakończyli dla żartu ślepymi murami, tyle zachodu dla jednego głupiego architektonicznego dowcipu. Podejrzewam, że w ślepych korytarzach są sekretne drzwi. Właśnie tak, ponieważ nie mogłem przejść, musiałem zawrócić. Na dworze oślepiło mnie słońce bardzo jasne nawy wysokości 3000 m zamrugałem oczyma i wszedłem do drugiej sztolni obiegającej ilka stilo w kierunku na południe słabe żarówki na ścianach wysiadły po omacku wydostałem się na zewnątrz miły strażnik pożyczył mi jako fan zostawiłem mu swoją zapal niczkę której będzie mi wkrótce brakować przed potopową karbidówkę jej zapach przypomniał mi lampę mojego pierwszego roweru. Jaskrawo zielone światło padało na wykuty korytarz, znów 3 M wysokości. I na monolityczne stropy. Wkrótce od sztolni odeszły dwa przejścia, biegnące pod kątem prostym. Wybrałem lewe, omal się nie potknąłem o dziwny kamienny przedmiot, który po pośpiesznych oględzinach okazał się podobną do ludzkiej głową w hełmie. Dawniej ściany było ozdobione reliefami. Przedstawiającymi wznoszące się postacie ze sztywnymi skrzydłami, do dziś zachowały się jedynie fragmenty, świadczące o całości. Reliefy są tak precyzyjne, tak płytko cyzelowane, jak gdyby ćwiczył tu swoje hobby współczesny nam den. Testa dysponujące maszyną do borowania zębów. Dentości jednak nie miewają czasu na takie podziemne zajęcia, inwestują raczej w budownictwo na Mne, do tego owocujące czynszami. Także i tu stanęła mi zaraz na drodze potężna ściana z gorliwością i cierpliwością harcerza zawróciłem do wejścia. Po szukałem kolejnej dziury i wdrapawszy się po siedmiu stromych schodkach, dotarłem do następnego korytarza, mającego 1,3 m szerokości i 1,83 m wysokości. Dwóch nieproszonych gości mogłoby tu iść spokojnie obok siebie. W poprzek końca schodów biegnie wąskie przejście z którego trzy dalsze prowadzą do trzech pomieszczeń o długości 5,7 m, szerokości 1,94 m i wysokości 2,25 m. Karbidówka wyczarowywała zielonkawym światłem groteskowy nastrój. Dziwne kamienne głowy rzucały ku mnie dumne, nieco szydercze spojrzenia, wskazywały na swoje hełmy, pytały podstępnie: co o nas sądzisz? Czasem człowiek chce przejść przez ściany. Ale ani rusz mu to nie. Wychodzi. Poczłapałem z powrotem do głównego korytarza. Dwa razy. Obróciłem się o dziewięćdziesiąt rz wokół własnej osi. Zapamiętałem to sobie i wkroczyłem do kolejnego pomieszczenia. Tam kamienne głowy stały na grubej bezce w porządnym szeregu. Naprzeciw reliefów pełnych legendarnych wizerunków. Ile podobnych przejści pomieszczeń czeka jeszcze na odkrycie? Może na swego odkrywca czeka gdzieś pod ruinami tajemnica bogów? Może gdzieś pod ziemią budowniczowie pozostawili klucz do niezrozumianej kultury Chavin Huantar. Gdy centymetr po centymetrze przeszukiwałem wzrokiem ścianę zamykającą przejście, mając nadzieję, że znajdę wskazówkę, gdzie jest dalsza droga, karbidówka wydała z sykiem ostatnie tchnienie. Znalazłem się w zupełnej ciemności. Było cicho jak w grobie. Dopiero teraz. Poczułem delikatny prąd powietrza biegnący przez pomieszczenie, gdzieś działała wentylacja, pozbawiony zmysłu wzroku, poszedłem za ciągiem powietrza, natknąłem się na kamienne głowy, wpadłem na monolity, parę razy błysnąłem fleszem, miałem dość baterii, prąd powietrza płynął spod podłogi przy tylnej ścianie. Czy jest tam przejście prowadzące pod ziemię? Obmacałem kamień, nacisnąłem na wypukło. ciosu. Nic się nie stało. Ostrożnie posuwałem się noga za nogą, błyskałem fleszem, brako, wało mi zapalniczki, która wygrzewała się w kieszeni strażnika. Wszystkie ściany były do siebie podobne, na żadnej nie było najmniej sześć wskazówki, w którą stronę się zwrócić. Musiałem znaleźć schody o siedmiu stopniach którymi mógłbym zejść, ale schody, które właśnie wymacałem, prowadziły w górę. Prąd powietrza był silniejszy w pobliżu ścian. Na czworakach popełzłem do góry, pokonałem siedem stopni. Potem nieco nad sobą ujrzałem światło. Sztolnia prowadziła pod żelazną kratę, którą bez większego trudu udało mi się podnieść. Wyszedłem z ziemi na świeże powietrze i próbowałem się zorientować. Gdzie jestem? Ta cholerna siódemka. Z labiryntu wydostałem się mniej więcej w centrum Castillo. Wysoko nad głównym wejściem skierowanym na wschód. Pode mną rozciągał się wielki prostokąt kompleksu świątynnego. Po pokonaniu paru stopni, zrobiłem sobie odpoczynek pod bramą główną. Spojrzałem w górę, żeby stwierdzić, z której dziury wylazłem. I tuż nad sobą. Na dolnej stronie monolitu spoczywającego na kolumnach wejścia, ujrzałem charakterystyczne wizerunki latających istot. Było to czternaście cherubinów, jak Biblia określa, strażników nieba. Siedem postaci, podobnych do ptaków drapieżnych, a zarazem sprawiających wrażenie jakiegoś urządzenia. Patrzyło na północ. Siedem na południe. Przyszło mi do głowy, że wszystkie schody. Po których tu wchodziłem albo schodziłem, miały 7 stopni czy święta liczba. 7 była kluczową liczbą także dla Havin de Huantar 7 ma tradycję, nie tylko jako cholerne siódmy rok małżeństwa. Jej magii szuka się w okresie 7 dni podczas którego Księżyc odbywa jedną ze swoich czterech kwadr. Około 1600 roku PRZ, CHR, Babilończycy porzucili stosowany dotąd tydzień pięciodniowy, uraz wszystkich związków zawodowych i wprowadzili siedmiodniowy w siedmiu ciałach niebieskich, Słońcu, Księżycu, Merkurym, Wenus, Marsie, Jowiszu i Saturnie uznali ogólny porządek kosmosu. dwa Żydów Znaczenie Świętej Siódemki opiera się na siedmiu dniach stworzenia i siedmioramiennym świeczniku w namiocie zgromadzenia. W objawieniu świętej Jana mamy księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami objętość 5,1 Siódemka ma także znaczenie w buddyzmie i w malajskim kręgu kulturowym. W starożytnej Grecji obowiązywały terminy siedmiodniowe, brniały siedem bram, było siedmiu mędrców, jest również siedem cudów świata. Czy liczbę siedem czczono też w Chawindechuantal? Wobec pracowników służb tajnych wywiadów naszych czasów żaden szyfr nie jest pewny. Czy nie można złamać szyfrów, które na naszych oczach czekają na rozszyfrowanie? Tam na dole, na zagłębionym miejscu, jeden z pracowników Julia C. Tella odkrył belisk. Stojące dziś w Muzeum Archeologicznym w Limie, obelisk ten, nazwany obeliskiem Tella, nadal czeka, aż ktoś odczyta jego hieroglificzny język. Spędziłem przed nim wiele godzin, fotografowałem go, szkicowałem ryty peruwiańskich archeologów. Zapytałem o prawdopodobną interpretację hieroglifów. Zauważyłem od razu, że nikt nic nie wie na pewno. Gdy tylko zaintonowano archeologiczną areę o kultach, o kulcie jaguara, o kulcie ptaków drapieżnych i tak dalej. Mógłbym tu zanucić jeszcze piosenkę o piramidach. Na obelisku. Tella widać niewielkie piramidy pod placem. Gdzie znaleziono obelisk, stał ołtarz siedmiu kus, znany również jako ołtarz gwiazdozbioru Oriona. Nie starczyło mi wprawdzie zoologicznej fantazji do rozpoznania na nim siedmiu kus lecz układ siedmiu otworów w ołtarzu odpowiada mniej więcej rozmieszczeniu gwazd w orionie, a gdzie pojawia się cholerna siódemka literatura fachowa potwa erdza że również w Hawinde Chłantar była co najmniej liczbą świętą, gdzie nasz bohater 007, a może archeolodzy powinni sprowadzić deszyfranta śpiewka okul, kul, gdzie jest nieco oklepana, naukawe znaki zapytania, każdy zwiedzający museo antropologico y, i grek na plaza, boli w Limie przechodzi obok steli Raymondiego. Stela ta pochodzi z Chavin de W 1873 roku Antonio Raimondi przetransportował do Stoflicy wykonaną z diorytu stele, mającą 1,75 m wysokości, 73 cm szerokości i 17 cm grubości. Co sądzą naukowcy o reliefach zdobiących to dzieło sztuki? Niech wyrecytują swoje przypowiastki. Milosław Stingl Stella Raimondiego przedstawia Człowieka Jaguara. Z jego boskiej głowy wyrastają jednak kolejne, w coraz bardziej wyrafinowany sposób stylizowane głowy takich ludzi Jaguarów, z których pysków znów wyrastają potężne głowy. Profesor H. D. Disselhoff. Na czworokątnej płycie znajduje się wyprostowany Człowiek Jaguar, który w obu rękach trzyma wieloczęściowe berło, bogato zdobione liniami krzywymi. Dolna część berła przechodzi w stylizowane głowy drapieżników, na górze w symbole roślinny. Wysoka ozdoba głowy składa się z pysków drapieżnaków i głów węży. Ciała wężów mają realistycznie narysowane głowy. Głównymi motywami, jakie tu przedstawiono, są hybrydy ludzko-zwierzęce, drapieżne koty, węże i ptaki drapieżne. Rudolf Portner i Nigel Davis. Kropka przedstawia widzianą z przodu postać z głową drapieżnika. W zgiętych rękach trzyma zdobną laskę, która wystaje wysoko nad głowę postaci. Górne dwie trzecie kamienia są wypełnione pełnym fantazji nakryciem głowy, składającym się z ponakładanych jeden na drugi symboli z wywieszonymi językami, z których wychodzą. Ukośnie w lewo v, w prawo do góry równoległe głowy wężów. Profesor Herman Trimborn już w 1873 roku znalazła się tu kamienna płyta, tak zwana stela Raymondiego, której relief wyobraża kotowatego potwora z berłami w szponach. Wieńczy go struktura złożona z otwartych pysków, drapieżników, z których wychodzą węże. Profesor Horst Nachtigall. Stela ta jest jedną z najbardziej interesujących rzeźb amerykańskich. Kultur megalitycznych. Przedstawia Anastojącą stojącą ludzko-zwierzęcą, postać o głowie zwierzęcia i ozdobie głowy złożonej z głów potworów, otoczony jaureolą, ręce i nogi mają zwierzęce pazury, ciało otacza, pazy z węży. Doktor Siegfried Huber, detale reliefów są jak szyfr, kły, głowy wężów, zagadkowe sploty, oczy, symboliczne same z siebie, surrealistyczne, jeżeli w ogóle, można na to znaleźć jakieś określenie skamieniały grożący gest przerażonego jestestwa doktor friedrich katz Kropka. także tu można znaleźć włosy ułożone w kształt węża i rysy twarzy noszące silne cechy pyska jaguara kamień raymondiego składa się z warstw wielu ciał i twarzy w niemal monstrualnej formie doktor h g franz stojąca postać wyobraża religijnego przywódcę kapłana szamana obojętne jak go nazwijmy w masce która jawi się jako maska, na samą twarz albo narzucana na głowę, z fantastycznie uformowanym futrem zwierzęcym. Maska hełm przeobraża się w maz. Krewierze, nogi kończą się pazurami jaguara lub szponami orła. Konstrukcja maski wznosi się wysoko nad niewielką, jakby przygniecioną, stojącą postacią. To, co znajduje się jeszcze wyżej, jest na pewno częścią struktury maski, składającej się z wielu półs stawianych na sobie pysków zwierzęcych w kształcie szeroko pod wieranych jakby smoczych górnych szczęk, które są uniesione do góry. Dr Inge von Wedemeyer, skończony obraz najwyższego wcielenia Boga, Boga stworzenia, wira koczy. A teraz niech łaskawy czytelnik obróci, proszę, fotografię Steli Raimondiego o 180 rz, czyli niech ją postawi na głowie, wówczas okaże się, że owa tak wieloznaczna i wiele razy interpretowana postać po prostu leci z góry. Oczywiście pazury, orle szpony, nogi człowieka, kajaguara, cokolwiek by to było, znalazły się po prostu na niewłaściwym miejscu. Lecz do rozpoznania zjawiska lotu potrzeba naprawdę znacznie mniej fantazji niż do odkrycia tych wszystkich głupich tajemnic zoologicznych które koniec końców nie mają i tak najmniejszego sensu. Jeśli przedstawia się tak sprzeczne interpretacje szyfrów reliefowych, jedyne słowo, które pasuje mi w tym całym zamęcie interpretacyjnym, to powinno się też znaleźć miejsce na moje spekulatywne pytania. Czy złowróżbne berła nie sprawiają wrażenia przedmiotów w technicznych, Czy przypadkiem mamy tu do czynienia nie z jaguarem? Czy z karłowaciałym człowiekiem jaguarem w wyrafinowany sposób stylizowanymi głowami czy maskami wieżami? lecz ze schematycznym, rysunkiem silnika z deszami wtryskowymi i przewodami, czy chodzi o łamigłówkę technologii przyszłości, którą zrozumiemy dopiero wówczas, kiedy sami znajdziemy się na dość wysokim poziomie techniki, nie wiem, jakie informacje zawiera Stella, jasne jest dla mnie tylko jedno. Że to archeologiczne dreptanie w miejscu nigdy nie doprowadzi nas do celu. Brakuje tu odwagi nieortodoksyjnego myślenia i ignorować wywodzi się od ignorancji, mawiał Arthur Schopenhauer 1788 1860 nic dodać, nic ująć, niewyjaśniony wpływ z zewnątrz, de Huantar płata fachowcom figla samym swoim istnieniem. Zespół świątynny jest pierwowzorem, nie można go umieścić na żadnym etapie kulturowego rozwoju tego regionu. Havin de Huantar pojawia się nagle, bez zapowiedzi, i wkracza w uporządkowaną izdebkę archeologów mówiąc. Oto jestem: kultura Hawin de Huantar ta nagłość powoduje, że czoło pokrywa się z rozpaczy potem, i wzburza udręczone szare komórki. To zdziwienie słychać w słowach trzech słynnych naukowców, profesor Walter Krickeberg podkreślano już, że rozwój wysokiej kultury w dawnej Ameryce nie dokonywał się ewolucyjnie, nieprzerwanie, lecz że przebiegał skoko. Wo. chciałoby się nawet powiedzieć w sposób wybuchowy. Z pozoru pozbawione korzeni. Bez etapów wstępnych pojawiły się od razu na scenie najstarsze amerykańskie wysokie kultury w Mezo, Ameryce Olmecka, w rejonie Andów Kultura Hawin. Być może to zadziwiające zjawisko da się wytłumaczyć w sposób zadowalający. Tylko wtedy, gdy przyjmie się istnienie jednego lub kilku impulsów, które na dawną Amerykę oddziaływały z zewnątrz Milosław Stingl, pojawienie się kultury Hawin było niczym wybuch. Nieoczekiwane wyładowanie elektryczne, którego oddziaływania i skutki objęły w istocie całe Peru. Profesor H. D. Disselichow, w moim przekonaniu, powstanie kultury Hawin spowodował jakiś niewyjaśniony jeszcze wpływ z zewnątrz. Zdumienie ogarnia wszystkich. Którzy widzieli Hawin Huantar, wyrównano tam i splantowano teren o powierzchni prawie 50 tysięcy metrów kwadratowych. Już podczas sporządzania wstępnego projektu budowli naziemnych przewidziano istnienie głębokiego systemu kanali zacyjnego. W skałach wykuta, wysadzono korytarze mogące służyć też ewentualnej ucieczce. Cały zaś układ Castillo wraz z budowlami sąsiednimi i placami pasował dokładnie do podziemnej infrastruktury. Działalność geniusza. Osiągnictwo jedyne w swoim rodzaju na świecie. Jeżeli nie ma wzoru, pod jerozolimską świątynią Salomona także znajdowały się podziemne korytarze. Intensywniejsze ostatnio prace wykopaliskowe w Jerozolimie doprowadziły niedawno do odkrycia nieznanych przejść. A jest jeszcze do odkrycia wiele podobieństw między Ze zespołem świątynnym w Jerozolimu a Huantar Prace archeologiczne trwają. Nie? Bez odpowiedniego technicznego know-how zbudowanie Hawin de Huantar było niemożliwe, a ponieważ takie i how zdaniem fachowców na kontynencie amerykańskim nie istniało, to musiało być ono zatem towarem importowanym. Pracowali tam pierwszorzędni kamieniarze, nie zaś Indianie pośpiesznie przyuczeni do pracy. Istniały narzędzia. Udoskonalane z biegiem lat przez pokolenia rzemieślników. Całość zaprojektował zespół doświadczonych architektów budownictwa lądowego, wyspecjalizowanych w budownictwie naziemnym i podziemnym, kiedy budowle były gotowe w stanie surowym. Do pracy stawili się artyści dysponujący wspaniałymi umiejętnościami i zaczęli zdobić setki kamiennych płyt, czy stworzyli wówczas styl hawinde de Zdaniem fachowców, również ten styl nie ma pierwowzoru. Pojawił się po prostu wraz z całą swoją perfekcyjnością, niezrozumiane. Do dziś rysunki płaskich reliefów niepokoją zagadkami. Ryty na stelach, na obeliskach i kamelnych wykładzinach ścian przedstawiają unisono istotę ludzko-zwierzęcej roboty, na steli El Lanson, na steli Raimon, Diego, na obelisku Tella i na monolitycznych płytach naściennych. Wszędzie ten sam styl z tymi samymi szyframi. Nikt nie zaprzeczy, że pracowało tu mnóstwo rzeźbiarzy, a wszyscy wywodzili się z tej samej szkoły. Dzieła Hawin de Huantar są niezwykłe same w sobie, we własnym sosie. Czy o to chodziło? W rejonie mezopotami uskrzydlone bóstwa są równie liczne jak gwiazdy na niebie. Ich wizerunki lewitują nad portalami pałaców, zdobią sale tronowe i grobowce. Znajdują się na sumerskich, babilońskich asyryjskich i chetyckich walcach pieczętnych, którymi w owych czasach opatrywano dokumenty urzędowe i prywatne, uskrzydlone. Bóstwa fruwają i unoszą się również w Hawin de Huantar w abstrakcjach artystycznej doskonałości. Indianin z Julio C. Telelo, nadal najwybitniejszy archeolog, Havinde de Huantar, określił te dzieła sztuki jako wytwory nadzwyczajnej rasy. Wizerunki wyrzeźbione na płytach uznał za skrzyżowania ryby i smoka. Z ruin wyniósł fragmenty wyobrażające elementy smoka, kondora i człowieka. Monstra, które z dzisiejszego punktu widzenia przypominają z grubsza jakieś maszyny. Nad tym wszystkim unoszą się z rozpostartymi skrzydłami stylizowane kondory, nie mają one, jednak dziobów, oczu i głów tasich są to zdumiewające hybrydy, ptaka, zwierzęcia. Człowieka i potwora, surrealistyczne dzieła wspa, miałej sztuki z zupełnie innego świata, autorstwa nadzwyczajnej rasy, sprawiające wrażenie, jakby dłuta rzeźbiarzy były prowadzone przez istotę spoza ziemi. Sztuka w roli ambasadora. Na temat de napisano całe biblioteki. Po przeczytaniu większej części tytułów pozwolę sobie przedstawić w tym miejscu kilka cytatów. Radość przedstawiania krzywizn jest charakterystyczna dla Hawin de Huantar. Tak wyraziste krzywizny nie występują w żadnym innym stylu Wielkiego Peru. W swoich nadzwyczaj skomplikowanych wizerunkach zwierząt, Hawin de Huantar osiąga stopień doskonałości i wyrafinowania. Nieznany ludzkim przestawieniom, reliefy świadczą o mistrzostwie, graniczącym z wirtuozerią. Wielkie, twarde kamienie są pokryte labiryntem eleganckich elastycznych linii. Sprawiających wrażenie, jakby wykreślono je piórkiem, zawiłość i subtelność, surowość i jakość krzywizn. Krótko. Cała koncepcja sugeruje, że jesteśmy bardzo dalece od początków tej sztuki, która bez najmniejszych wątpliwości rozwijała się niegdyś stosując jakieś inne medium. Niewielkie rzeźby z kamienia. Dlaczego tak wielkie religijne style artystyczne powstały w Mezo, Ameryce i w Peru? Hawin, gdzie indziej zaśnie, co było impulsem wyzwalającym ten geniusz? Nie wiem. Z rysunkami piarkiem płaskorzeźb korespondują wspaniałe kolumny i rzeźbione głowy. Amerykański archeolog Wendelce C. Bennett znalazł dwa tuziny takich głów, po części ludzkich, po części zwierzęcych. Wszystkie były opatrzone retami typowymi dla hawin. Pierwotnie głowy te znajdowały się na gzymsach i ścianach świątyń. Do dziś tylko dwie pozostały na swoim miejscu. Są to głowy bardzo różnorodne raz mają szerokie nosy i wydatne usta, raz pod nosy rno otwiera się prostokątny pysk zwierzęcy o zębach Drakuli. Jeszcze innym razem głowy nie mają w ogóle twarzy. Niektóre zostały wyposażone w takie techniczne akcesoria jak hełmy, ochrania czy na Uszy, maski na usta i okulary, podobne osłony na oczy Wspólny dla wszystkich twarzy jest nieprzyjemny wyraz obcości, dystansu i chłodu Bennet wykopał również megalityczne płyty z ornamentyką będącą Bez wątpienia również jakimś komunikatem, nie zawierające ani postaci ludzkich, ani zwierzęcych Linie krzywe powtarzają się tam obok Rysunków abstrakcyjno-figuratywnych Tajemnicy tego języka symboli nie udało nam się zgłębić po dziś dzień, mimo naszych umiejętności. Przemawia to przeciw nani, nie przeciw dawnym artystom, którzy za pomocą takich środków powierzyli kamieniom swoje posłania. Nie warto byłoby wyolbrzymiać wizerunków hybryd ludzko-zwierzęcych. Ukazywały, że wszystkie stare kultury, gdyby w Hawinde, Huantar nie przetrwał subtelny styl ornamentyki, który razem z potworami ma więcej do przekazania niż nam się zdaje. Obserwatorowi nasuwa się przypuszczenie, że artyści, którzy w perfekcyjny sposób opanowali formę, nie wiedzieli w istocie, co uwieczniają, czy dyktowano im, co mają wyrzeźbić, czy przedstawiali obrazy zaczerpnie. Ta z wyobraźni, kiedy z grubsza, za pomocą aluzyjnych wizerunków jaguarów i kondorów utrwalali nieznane coś, co spadało z nieba, czy wizerunki na kamiennych portalach były inspirowane pamięcią o bogach w hełmach, o bogach z gniewem na obliczu władczo wydających rozkazy? Kiedy Henoch i Eliasz wstępowali w niebo, przekazano, że w zdarze niutem brały udziały rumaki plujące ogniem. Nasi przodkowie którym te czworonogi były znacznie bliższe niż nam. Doskonale wiedzieli, że konie nie plują ogniem i nie latają. Najprawdopodobniej zilustrowano albo opisano coś niezrozumiałego, podkładając siłę konia pod symbol potężnej siły jakiegoś nieznanego tworu. A propos KM, czyli koń mechaniczny jest dla nas techniczną jednostką mocy. Uskrzydlonym, rującym ogniem koniem rejonu Mezopotamii był dla mieszkańców Chavin de Huantar uskrzydlony jaguar albo kondor. A ponieważ te zwierzęta woziły w przestworzach istoty podobne do ludzi, powstały zagmatwane wizerunki, które wcale nie były surrealistyczne we właściwym znaczeniu tego słowa. Lecz po prostu stanowiły próbę oddania realnych przeżyć W księdze i oba ze Starego Testamentu galopuje paradnie hipopotam Który nie jest i nie może być hipopotamem Ponieważ jego kości niby rury miedziane Jego członki jak drągi żelazne Kropka. Jego parska nie rzuca błyski A jego oczy są jak powieki zorzy Z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie Pryskają iskry ogniste. Z jego nozdrzy bucha dym jakby z kotła rozpalonego i kipiącego. Jego dech rozpala węgle, a z jego paszczy bije płomień. Gdy się podnosi, drżą nawet najsilniejsi, a fale morskie cofają się. Gdy się go uderzy, ani miecz się nie ostoi, ani dzida, ani włócznia, ani strzała. Żelazo ma za słomę. A mieć za drzewo zbutwiałe. Kropka, głębinę. Wprawia we wrzenie jak kocioł. Może wzburza jak wrzącą maść. Za sobą pozostawia świetlistą smugę. Także to nie wygląda jak pokryta siwizną. Na ziemi nie mam równego. Jest to stworzenie nieustraszone. Job 40,18 41,10 13,17 do 19 23 do 25. Mocne słowa. Ta pochwała utechnicznionego hipopotama, spec. Jaliści od Starego Testamentu uważają, że mowy oba i odpowiedź Boga, będące pochodzenia egipskiego i babilońskiego, opiewają nieznane istoty. Uwiecznieniu przeżyć służyły też reliefy Hawin, de Sprawia to wrażenie, jakby andyjscy artyści byli dopiero co po lekturze sumerskiego o Gilgameszu, w którym można znaleźć literackie opisy hybryd. Uwiecznionych przez nich w kamieniu Żmudnie trudują się dalej Gilgamesz i Enkidu Aż do wierzchołka Turnicy, gdzie przewspaniała bujność cedrów wieńczy siedzibę Boży Szczy, wolśniewającej bieli promienie święte święty stoł bogini Irnini Kropka, naraz przeraźny Rozlegnie się parsk Za drzewa Dojrzeli, oto chumbaba sam się przybliża Łapy miał jako lew, ciało łuską Miedzianą pancernę U nóg pazury sępa na obie miał rogi. Bawołu. Ach, i człon mu się kończą w mordzie wężowej. Kropka strzałami miotnęli w potwora, rzucili o szczepem, w tył odskoczyły pociski. On stał nietknięty. Czym było Hawinde Huantar? Fachowcy są zdania, że Hawinde Huantar było miejscem pielgrzymek, ośrodkiem religijnym zagadkowego ludu który pojawił się niespodzianie w wysokogórskiej dolinie Mosny i którego kultura przez kilka stuleci wyciskała piętno na całym regionie. Pogląd ten tak przedstawia amerykanista Friedrich Katz. Większość badaczy wierzy w sprawdź zasiły siły kultu, powstawanie nowej religii, która rozprzestrzeniła się na większych częściach, Terytoriów Andyjskich. Uważa się niejednokrotnie, że Hawin, a być może również inne ośrodki tej kultury, były wielkimi miejscami kultu i stały się następnie celem pielgrzymek. Pielgrzymi roznieśli wieść o nowej religii po najodleglejszych wsiach. Jest w tym prawidłowość. Jeszcze dziś bowiem widzi się ośrodki wiary i pielgrzymów. Którzy przemierzają setki, a nawet tysiące kilometrów, żeby dotrzeć do świętego miejsca. W swoich studiach nad Hawin Gordon R. Willey dochodzi do tego samego wniosku. Hawin jest bez wątpienia wielkim ośrodkiem obrzędowym. Pogląd ten podży Ela też Julio C. Telelo. Każda religia ma swojego sprawcę, założyciela. Izraelici starego Testamentu składali hołdy Bogu. Panu, który stworzył Adama i Ewę, ostrzegł Noego przed potopem oraz rozmawiał z Abrahamem i Mojżeszem. Rzeszem. W Nowym Testamencie zgrupowano przypowieści i wskazania, wiążące się z osobą Jezusa. Założycielami religii są też Budda i Macho, Med, prorocy istniejące kiedyś naprawdę gdziekolwiek na świecie. Powstawały religie, zawsze były przyporządkowane postaciom ludzko-boskim. W żadnym przypadku religie nie wywodziły się. Że tak, powiem, z masowego oświecenia, jakie spływało na ludzi. Zawsze istniały istoty, osobowości, które żyły pośród ludzi, albo postacie, które przeżyły w przeszłości to, co głosiły. W przypadku religijnego kultu Hawin nie ma założyciela religii. Bluźnierstwem byłoby wymienianie jaguarów, kondorów czy wężów tylko dlatego, że nie ma żadnej osoby nawiedzonej, istnieją badacze. Którzy kult ludzko-zwierzęcy łączą z szamanizmem Szamani byli czarownikami, wysyłającymi swoje dusze do świata Duchów albo zapewniającymi im wstęp we własne i Nigel Davis, mieszkający od 20 lat w Meksyku Jest zdania, że, kto potrafi w dżungli ujść cało i zdrowo Jaguarowi, jest uważany Przez mojosów, wschodnia Boliwia, przypis EFT Zawyróżnionego przez Boga i zostaje włączony do bractwa szamanów. Moje osoby są nadal wyznawcami jednego kultu poświęconego temu bóstwu. Bez wątpienia szamanizm był powszechny wśród ludów pierwotnych. Można również odczuć, że proste dzieci natury chciałyby dysponować cechami zwierząt, szybkością jaguara, przebiegłością węża, umiejętnościami ptaka. Jest to marzenie wspólne wszystkim ludom. Truizmem jest twierdzenie że ofiary zwierząt składano, aby te zwierzęta przebłagać. Nigdy w życiu arteści wywodzący się z ludów pierwotnych nie przypisywali dzikim zwierzętom właściwości, których sami nie zaobserwowali. Węże wiły się po ziemi, ale nie latały. Jaguary biegały i skakały, ale nie latały. Kondory zaś nie miały łap Jaguara. To przecież proste, religie i kulty zawierały w sobie prawa i nauki moralne. Czy powstały one za przyczyną Jaguara, pozostającego w związku małżeńskim z Szamanem? Czy Kondory wyartykułowały pobożne nauki? I to już szczyt bez sensu. Czy wśród zwierząt byli architekci, którzy wznieśli de Huantar, aby stworzyć sobie ośrodek religijny? Jeżeli zaakceptujemy na próbę twierdzenie, że religia Hawin była istotnie religią Kondora i Jaguara, to czy ci wspaniali artyści nie zadaliby sobie w takim razie szczególnego trudu aby jak najdokładniej przedstawić swoje uwielbiane zwierzęta, do których się modlili i których się obawiali czy wówczas nie podziwialibyśmy pośród kamiennych monumentów Hawin de Huantar doskonałych wizerunków tych zwierząt, tak wspaniałych? Jak to potrafili robić starożytni Egipcjanie i Babilończycy w przypadku byka pisa i lwa? Czyż nie należałoby oczekiwać, że w de Huantar odkryto by co najmniej jednego zmumifikowanego jaguara albo kondora? Tak jak Egipcjanie z mumii kowali miliony świętych sokołów Boga Słońca Ra, w Hawinde, Huantar nie znaleziono ani jednej mumii świętego zwierzęcia, jakim u Bogu poświęcono zespół świątynny. Bóg ten potrafił latać, jak kondora przypominał też jaguara, potrafił uśmiercać jak wąż im miał. Ludzkie rysy dysponował inteligencją mądrego władcy, cóż za Bóg zjednoczył w sobie te wszystkie cechy. Próba datowania Hawinde Huantar Wcześniejsze badania sytuacji. Zatytułowały świątynię w okresie 1700 roku. Prz. Chr. Teolog i historyk Siegfried Huber, który przez dłuższy czas mieszkał w krajach andyjskich, pisze. Gdyby ustalić początki na rok 850 PRZ, to Hawin okaże się stylem artystycznym najstarszym i najdojrzalszym w formie i w technice. Potem około 850 roku PRZ, w kraju pojawili się obcy przybysze, i spowodowali, że ludzie miejscowi zaczęli przyjmować ich. Wartości myślowe. Ostatnio budowę świątyni nie odsuwa się już tak daleko w przeszłość. Archeolodzy peruwiańscy przyjmują, że Hawin de Huantar powstało między 800 a 500 rok. PRZ, CHR. Nic dokładniejszego nie wiadomo, ponieważ tolerancja wszystkich stosowanych obecnie metod datowania wynosi plus 200 lat. Fizyka daje nam wprawdzie do dyspozycji nowoczesne instrumentarium do określania wieku reliktów przeszłości, uzyskane. Daty jednak są nadal niepewne. Ponieważ zajmowanie się archeologią jest modne, interesujące będzie dowiedzieć się czegoś bliższego o technice metod datowania. Daty oblicza się wykorzystując zjawisko okresu połowicznego rozpadu izotopów radioaktywnych. Okres połowicznego rozpadu jest wycinkiem czasu, w jakim ulega rozpadowi połowa dowolnej ilości. Początkowej jakiegoś izotopu. Za punkt wyjścia należy więc przyjąć pewną wielkość. W przypadku metody C14 zakłada się, że stałą jest atmosfera ziemska z niezmienną ilością radioaktywnego izotopu węgla. Jak bardzo niepewny jest to punkt wyjścia, stwierdza nawet literatura fachowa. W historii Ziemi ilość izotopu węgla, uznawana za stałą, ulegała wahaniom. Dlaczego tak się działo? Nie wiadomo. Nie podkreśla się jednak faktu, że datowania dokonywane tą metodą są problematyczne. Poza tym, datowanie zależy też od samych obiektów z rejonu danej świątyni. Można bowiem datować zarówno strzęp tkaniny, jak i resztki węgla drzewnego. Tylko co będzie, jeśli strzępy tkaniny stanowiły niegdyś względnie nową suknię tancerki świątynnej? która uprawiała swój kunszt w prastarej już świątyni, nic o wieku budowli nie powiedzą. Nam też resztki węgla drzewnego, bo ogień mógł przecież płonąć już na jej ruinach. Współczesna fizyka daje nam do dyspozycji 11 metod datowania. Możliwości uzyskania jednoznacznych wyników są jednak nadal bardzo ograniczone. Każda metoda ma swoje wady i źródła błędów. Analizy dają się zastosować za każdym razem tylko do określonych. Substancji i w zależności od danego miejsca wymagają przyjęcia lokalnych założeń. Które często bywają nieznane. Tak na przykład mikroanaliza wymaga wiedzy o tym, jak duże było niegdyś w miejscu badań stężenie azotu, fluoru i uranu. Kto będzie znał dokładne dane, w przypadku metody potasowo-argonowej, wartość pomiaru jest związana z danymi dotyczącymi ilości argonu, jaka wniknęła w skały z biegiem tysiąc, leci. Analiza aminokwasów ma tę niedogodność że można ją stosować tylko do przedmiotów, które znajdowały się w umiarkowanych temperaturach, bo w temperaturze wyższej reakcje chemiczne ulegają zmianie. Nikt nie może mieć pewności, czy badany przedmiot nie był wystawiony na działanie wyższej temperatury. Świątynie płonęły, a potem wznoszono je na nowo na starych fundamentach. Każda z metod ma swojej wady. Profesor Richard Burleigh specjalista w dziedzinie datowania. Snuje. Takie prognozy na przyszłość? Kolejnego wielkiego postępu w datowaniu metodą radioaktywnego węgla należy zapewne oczekiwać po metodzie akceleracji cząsteczek. Metoda ta będzie wymagać dysponowania tylko kilkoma miligramami badanej substancji i da szybsze efekty niż metody obecne, przy czym najdalsza granica datowania wyniesie najprawdopodobniej około 100 tysięcy lat. Ze względu na wysokie koszty tylko niewiele uprzywilejowanych instytucji będzie mogło posługiwać się tą metodą. Metoda ta ma więc już dziś wielką wadę. Aperatura jest droga, przy urzędowym niejako braku zainteresowaniu rządów najdawniejszą historią ludzkości. W okrojonych budżetach nie będzie funduszy na zakup takich urządzeń. A może najwybitniejsi technicy powinni wynaleźć maszynę czasu która pozwalałaby podróżować w przeszłość. Oczy wyszłyby nam na wierzch ze zdumienia. Datowanie Hawin de Huantar może być ewentualnie prawidłowe dla okresu 1500 roku. PRZ, CHR Amerykanie zajmujący się archeologią zwracają uwagę na fakt, że mniej więcej w tym samym czasie powstała w Meksyku równie zagadkowa kultura Olmeków. Olmekowie, pierwotni mieszkańcy wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, Istotnie stworzyli dzieła sztuki, mające często wiele wspólnego ze stylem Hawin. Taką ceramikę znaleziono na przykład na Monte Alban, w religijnym ośrodku zapoteków, oraz w Veracruz i w Tlatilco na obrzeżach miasta Meksyk. Głowy potworów wyrzeźbione w kamieniu przez Olmeków. Wykazują podobieństwa z nieznanymi braćmi z Hawin, tyle że ich koledzy, stojące dziś w parku Muzeum Venta Villa Hermosy są nieporównanie więksi. W Museo Nacional de Antropologia w mieście Meksyk są kamienne olmeckie głowy wężów opatrzone atrybutami technicznymi, o takim wyglądzie, jakby pochodziły z Hawin de Huantar. Czy więc kultura Hawin ma swój odpowiednik? Nie chce się mieszać w spory naukowców. Która kultura wywierała wpływ na którą, pragnę tylko skonstatować, że Hawin de Huantar znajduje się w andach południowoamerykańskich, nie zaś w środkowoamerykańskim Meksyku. Przy dwustuletniej tolerancji dla dat początkowych nie można wykluczyć, że grupy ludzi z Hawin powędrowały na północ bądź popłynęły tam morzem mi zainfekowa. Olmeków. Między Peru a Meksykiem nie ma przeszkód nie do pokonania. Istnieje natomiast dość powodów do podjęcia takiej wyprawy, na przykład, aby krzewić doskonałą i skuteczną religię. Sarliwość religijna była zawsze dobrą inspiracją awanturniczych wypraw. Przez 200 brakujących lat wszystko mogło się zdarzyć. Literatura fachowa reprezentuje zwykle pogląd że Ameryka była zasiedlana od północy, od obszaru dzisiejszej Kanady, na południe, tego, że jest to nie zawsze słuszne, Dowiódł za pomocą faktów Fidad. Joseph Blumrich w książce Kaskara i Siedem Światów. Jest wiele datowań dotyczących terenów Ameryki Południowej i Środkowej. Starszych od datowań dotyczących obszaru Ameryki Północnej i Wice. Wersa. Na północy archeolodzy wydobyli na światło dzienne wyroby. Artystyczne starsze od artefaktów z południa. Po cóż więc sporo rzecz tak niejasną. Przesiedlano się zarówno z północy na południe. Jak i z południa na północ. Do migracji wewnętrznych dochodziły fale imigrantów, którzy przeprawiali się przez ocean wraz ze swoimi wysokimi kulturami pozbawionymi początków. Podsumowanie W księdze Mormona Nefi opowiada, że przywiózł z morza relacje o przeszłości swojego ludu. Po przybyciu kazał wznieść świątynię na wzór świątyni Salomona. Czy nie chodzi o Hawin de Huantar? Nefi tak uzasadnia powód. Dla którego nie zbudował jej w pobliżu wybrzeża, tylko w wysokich handach, mimo to ich gniew przybierał na sile, że nawet chcieli odebrać mi życie. I szemrali przeciwko mnie mówiąc, nasz młodszy brat umyślił sobie panować nad nami. Doświadczyliśmy już wiele z jego powodu. Zabijmy go więc, aby nam nie dokuczał więcej swoimi napomnienia. Mi nie pozwolimy, aby był naszym panującym, gdyż panowanie nad tym ludem należy do nas. Starszych braci. 2 n 5 2.2 NN Konflikt był zaprogramowany. Bóg rozkazał Nefiemu odłączyć się, wraz z grupą jego zwolenników. Nefi posłuchał, i zabraliśmy nasze namioty oraz wszystko, co mogliśmy wziąć ze sobą, i wędrowaliśmy w puszczy przez wiele dni. I po wielu dniach wędrówki rozbiliśmy nasze namioty. 2 n 5 7 Gdziekolwiek docierali przybysze. Zawsze znajdowali się na Pogórzu Andyjskim, a była to, wyjąwszy niewiele skrawków żyznej ziemi, w dolinach rzek, prawdziwa pustynia. Ujść w puszczę mogłoby więc znaczyć, że Nefici szli w kierunku gór, bo nigdzie indziej, jak okiem sięgnąć, nie było żadnego pustkowia. Poza tym gdzież można znaleźć lepsze miejsce schronienia niż w górskich dolinach? W obcym kraju nowicjusze trzymali się cieków wodnych. Które tak czy siak prowadziły do źródeł, Al Bóg zawsze był przy wędrowcach. Nefi pisał o tym, pisał również o tym, że ów Bóg potrafił latać. Rozkazał wybrańcowi Nefiemu: Przygotuj inne płyty i dla pożytku twojego ludu. Zapisz na nich wiele z tego, co jest dobre w moich oczach. Niekwestionowany jest związek budowniczych Havin Huantar z morzem. W górach znaleziono muszle i wyrobę z macicy perłowej. Nefi miał dotrzeć do Ameryki Południowej około 590 roku. prz 30 lat później kazał wznieść świątynię. Kompleks Havinde Huantar datuje się między 800 a 500 rok prz Najpóźniej zaś między 1600 rok prz Nefi widział świątynię Salomona na własne oczy. Wśród jego ludzi znajdowały się również bardzo wykształcone rodziny. Mówi o tym przecież w Jeden Księdze. Może wśród nich byli też architekci znający plany świątani, kiedy Nefi opuszczał Jerozolimę. Miasto było prawdopodobnie okupowane przez Babilończyków w 586 roku. P.R.Z.C.R. Świątynia z A. Lomona została całkowicie zniszczona przez żołnierzy nabuchodonozo. Ra spekulacją, ale prawdopodobną będzie twierdzenie. Że plany świętej budowli przeszmuglowano za granicę, aby wznieść się znowu w innym miejscu, lecz w dawnej piękności, jako pamiątkę Starego Kraju i symbol Starej Wiary, zespół świątynny Havindehuantar wydaje się być dokładnym odbiciem świątyni Salomona. Havindehuantar miało dziedzińce zewnętrzne i wewnętrzne, miejsca poświęcone, sanktuarium, el Castillo, wydzielone pomieszczenia szczenia dla pielgrzymów. Kapłanów i arcykapłanów, mury świąty. nie miały części zewnętrzne dla nieczystych, a nawet wspominane przez Biblię, strumyczek. Wszystko jak w świątyni Salomona. Havindehuantar było zorientowane na cztery strony świata, jak świątynia Salomona. Dla Havindehuantar siódemka była liczbą świętą, jak dla świątyni Salomona. Havindehuantar było miejscem świętym. Ośrodkiem religijnym i miejscem pielgrzymek, jak świątynia Salomona. Chavin de Huantar wznosi się nad podziemnymi sztolniami i kanałami, jak świątynia Salomona. Chavin de Huantar miało w pozbawionej okien świątyni l Castillo system wentylacyjny. Pomieszczenia miały sztuczne oświetlenie, jak w najświętszym miejscu świątyni Salomona. Budowniczy Hawin czcili latającego Boga, jak Izraelici. Ostatnie stwierdzenie napotka nas przeciw. Izraelici czcili tylko jednego, niewypowiadalnego Boga. Był to Bóg Izraelski, który zstępował na ziemię w ogniu, hałasie, drżeniu ziemi i dymie, jak to obrazowo przedstawia Stary Testament. Był to Bóg, który polecił Mojżeszowi zakreślić granice wokół świętej góry, żeby to chronić przed unicestwieniem, kiedy się zbliży. A góra syna cała domiła, gdyż pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca. A cała góra trzęsła się bardzo. I Mojż. 19,18 Zgodnie z zakazem, w świątyni Salomona nie było wizerunków Boga. Czy nie przeciwstawiono się temu zakazowi, a tylko go ominięto. Tworząc abstrakcyjne boskie wizerunki, jak w Hawin de Fakt, że Salomon służył nie tylko swemu Bogu, lecz tolerował również innych Bogów, potwierdza nawet Stary Testament. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów, otóż do tych zapałał Salomon miłością, miał on siedemset żon prawowitych, i trzysta nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce, gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, Także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca I król 11.1 NN Nigdy już nie będzie można ustalić Czy jego świątynia nie została Wówczas przeozdobiona abstrakcyjnymi wizerunkami obcych bogów Bo w 586 roku PRZ CHR Babilończycy obrócili ją w perzynę Odbudowa Ną kazał spalić w 70 R Po Chrystusie Cesarz rzymski Tytus Flawiusz czy zniszczone reliefy i kamienne rzeźby zawierały wizerunki bogów? Za tym faktem przemawiałoby istnienie wyobrażeń bogów o ludzko-zwierzęcej postaci w najbliższym regionie geograficznym. Babilończycy sporządzali ich doskonałe wizerunki, jak w Hawin de Huantar. W przypadku świątyni Nefiego jest w Hawin de Huantar więcej podobieństw do jerozolimskiej świątyni Salomona niż może przetrawić przypadkowy żołądek. Znalazłem je w trakcie mojej wyprawy, która miała podjąć ślad prowadzący do świątyni Ezechiela. Akta Ezechiel są aktami szczególnymi, sprawą kryminalną, sprawą dla Heinricha Schleimanna. Otwórzmy je. 3. Sprawa dla Heinricha Schleimanna. Że coś się dzieje, to nic. Wszystkim jest o tym wiedzieć. Egon Friedel. 1878 do 1938 dla Heinricha Schleman na gwiazdy okazały się łaskawe w pewien letni wieczór 1837 roku kiedy to jakiś pijany mężczyzna wszedł do sklepiku jego ojca w Neubukow i zaczął z enfazą recytować po grecku Homera pijak był kiedyś uczniem gimnazjum o czym przypomniał sobie w zamroczeniu alkoholowym 15-letni Heinrich Schliemann nie zrozumiał wprawdzie ani Słowa zauroczyła go jednak muzyka tej mowy. Postanowił nauczyć się greckiego, bogowie jednak skomplikowali mu losy. Gdyby młody człowiek nie uległ wypadkowi podczas transportowania ciężarów i nie okazał się nieprzydatny do zawodu byłby zapewne skazany na nudną egzystencję w meklemburskim miasteczku. Heinrich zaciągnął się więc na statek handlowy płynący do Ameryki Południowej jako chłopiec okrętowy, co było wówczas marzeniem każdego Młokosa. Statek rozbił się w brzeży Holandii. Młody matros uratował się jednak i wylądował w Amsterdamie bez grosza przy duszy. Wakowała akurat posada w jakimś domu handlowym i Heinrich zrobił karierę w każdej wolnej chwili wkuwał języki holenderski, francuski, angielski, włoski i hiszpański opanował równie doskonale jak rosyjski. Dzięki tym umiejętnościom powierzano mu zawsze ważne zadania. Szczególnie w interesach z Rosją. W czasie wojny krymskiej prowadzonej przez Francję, Anglię i Turcję przeciw Rosji w latach 1853-1856 Schliemann najpierw był w Petersburgu przedstawicielem amsterdamskiego domu handlowego, ale wkrótce założył własną firmę handlową i zdobył znaczny majątek. Podróżował po Europie i po wschodzie. A jego godzina wybiła w 1868 roku. Zamieszkał w Atenach i rozpoczął naukę starogreckiego. Po pięciu miesiącach czytał Homera w oryginale. Po dwóch latach znał na pamięć dzieła twórcy Iliady i Odyssei, z głową pełną Homera i pokaźną sumką w banku z Chlieemann uznał legendy sięgające w przeszłość do drugiego tysiąclecia PRZ, CHR. wcale nie za wytwory poetyckiej fantazji, lecz za prawdę. Kiedy opublikował swoje poglądy w 1869 roku, świat archeologiczny zastrząsł się ze śmiechu. Wkrótce przejdzie im jedna kochota do żartów z dyletanta, który jak uważali, lepiej by zrobił stojąc dalej spokojnie przy kupieckim kantorze, zamiast bez akademicko-archeologicznego błogosławieństwa ogłaszać publiczności wytwory swojego chorego umysłu. W latach 1870-1872 Schliemann prowadził prace wykopaliskowe w Hisarli Gwazji Mniejszej, które uważał za opisywaną przez Homera, troje. Wspaniałymi znaleziskami udowodnił archeologom, że przykazał, Warto brać dosłownie, odkrył dziewięć nawarstwionych z biegiem czasu, poziomów osadniczych, starą homerycką troję, której budowle padły ofiarą pożaru w roku 2200 BRZ CHR. Znaleziono złote i srebrne skarby, gliniane naczynia do wiodły, przeznano wtedy koło garncarskie. W szóstej warstwie trafiono na znaleziska ze średniej opoki brązu. OK 1800 PRZ CHR Dwukropek na powierzchni o średnicy 200 m stały kamienne mury i wieże. Pomieszczenia wewnętrzne były wzniesione na kolistych tarasach. Mykańska ceramika okazała się importem. Dokładnie tak jak opisał, to Homer w drugiej warstwie odkopano ruiny wspaniałego zamku Priama i Hektora, zniszczonego przez Agamemnona, znowu zgodnie z opisem Homera. Amator Schliemanen dał sygnał do nowego spojrzenia na badania starożytności, z przekonaniem, że dzieła Homera w najdrobniejszych szczegółach są tożsame ze źródłami historycznymi. Odkrył przed Homerycki świat drugiego tysiąclecia PRZ, CHR. Schliemannowi należy zawdzięczać, że rozpoczęto badania prehistorii w rejonie śródziemnomorskim. Złote skarby troi groby królewskie w Mykenach oraz liczący ponad 4000 lat złoty skarb króla Priama Schliemann podarował berlińskiemu muzeum Furwor und Fruchgeschichte. Uczeni okopali się natychmiast zachytrym określeniem nauka, łopaty, twierdząc najbezczelniej, że Schliemann miał po prostu szczęście. Szczęście? Facet bierze dosłownie stare przekazy i zostaje największym odkrywcą wszechczasów: Heinricha Schliemanna, uhonorowanego tymczasem najwyższymi, akademickimi godnościami, pochowano 4 stycznia 1891 roku w Atenach. Gdyby Schliemann żył dzisiaj, Dałbym mu pewną wskazówkę w stresie. Przed każdą książką ten sam problem wyzwala we mnie stres. Kiedy uświadomiłem sobie swoje położenie, pisząc te słowa, zacząłem się zastanawiać, czym naprawdę jest nasz stres powszedni. Z biblioteki wyciągnąłem książkę Hansa Selego Stres Życia i zacząłem czytać o człowieku, który odkrył to zjawisko epoki i zawyroko. Wał, że nie jest ono w istocie chorobą lecz mechanizmem dopasowania się organizmu do warunków, w jakich się znaleźliśmy. Stres wcale nie, musi być zawsze szkodliwy, jest zarazem solą życia, ponieważ każda emocja i każda czynność powoduje stres. Ten sam stres, który kogoś wpędza w chorobę, może być dla innego żywczą inspiracją, należy, więc niewątpliwie do tych innych. Hans Syl, ojciec stresu, oświadczył, że napisał swoją książkę dla lekarzy i dla laików, był więc zmuszony umieścić w niej fragmenty niezrozumiałe dla laika oraz wyjaśnienia będące truizmem dla medyków. Wykręcił się więc sianem, umieszczając przed każdym rozdziałem krótkie streszczenie. Nieistotne dla fachowca, lecz sprawiające, że dla laika cała rozprawa staje się zrozumiała. Problemem Hansa Selego, urodzonego w 1907 roku w Wiedniu, od 1934 roku profesora endokrynologii w Montrealu w Kanadzie, było napisanie książki zrozumiałej dla lekarzy i lajków. Moim natomiast problemem jest pisanie książek. W których unikałbym powtórzeń nużących dla moich stałych czytelników książek, które byłyby jednak zrozumiałe dla czytelników nowych. Dzisiejsze dwudziestolatki miały pięć lat, kiedy wyszła moja pierwsza książka. Ośmielony przez Selego oznaczam niektóre strony linią na marginesie. Moi starzy czytelnicy mogą je przeskoczyć. Znają bowiem fragmenty o proroku Ezechielu z książek wspomnienia z przyszłości 1968 oraz oto mój świat 1973. Ci, którzy nie czytali tamtych pozycji, nie zrozumieją bez tych cytatów. Jaka bomba zegarowa tyka w nowych ustaleniach śledztwa prowadzonego w sprawie Ezechiela? Prorok Ezechiel opisuje statek kosmiczny SZ. SZ. Ezechiel był prorokiem Starego Testamentu. Poniższy opis SZ odnosi się do zdarzenia, jakie miało miejsce około 592 rok. PRZ. CHR. SZ. W 30 roku. W czwartym miesiącu. 5 dnia tego SZ miesiąca gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką kebar od z wożyły się niebiosa i spojrzałem a oto gwałtowny wiatr z z powiał z północy i pojawił się wielki obłok płomienny ogień z z i blask dokoła niego a z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby SZ, błysk polerowanego kruszcu, a pośród niego było coś w kształcie SZ, czterech żywych istot, a z wyglądu były i podobne do człowieka SZ, lecz każda z Nicła miała cztery twarze i każda cztery skrzydła, ich SZ, nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak SZ, polerowany brąz, kropka, a po środku między żywymi istotami było SZ, coś jakby Węgle rozżarzone w ogniu. Z wyglądu jakby pochodnie SZ poruszało się to pomiędzy żywymi istotami. Ogień wydawał blask SZ a z ognia strzelały błyskawice. Kropka, SZ a gdy spojrzałem na żywe istoty, oto na ziemi obok każdej z SZ wszystkich czterech żywych istot było koło, a wygląd ku ich SZ wykonanie były jak chryzolit i wszystkie cztery miały jednakowe z Z kształt tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było Z w drugim. Gdy jechały, posuwały się w czterech kierunkach: SZ, a jadąc nie obracały się SZ i widziałem, że wszystkie cztery miały obręcze. Wysokiej stra: SZ, szliwe i i były dokoła pełne oczu, a gdy żywe istoty posuwały się SZ naprzód. Wtedy i koła posuwały się obok nich. A gdy żywe istoty z wznosiły się ponad ziemię, wznosiły się i koła. Kropka. A gdy posuwały z Z się, słyszałem szum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos z Z wszechmocnego, jak hałas tłumu, jak wrzawa wojska. A gdy z Z stanęły, opuściły swoje skrzydła. Kropka. A nad sklepieniem, nad ich Z głowami, było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie z tronu, a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z z wyglądu podobnego do człowieka. S. 1. 1. N. Z. Potem duch podniósł mnie, i słyszałem za sobą potężny łoskot. SZ, Z. Gdy chwała Pana podniosła się ze swojego miejsca, a był to szum z Z. z skrzydeł żywych istot. Gdy się nawzajem dotykały, oraz turkot SZ tuż przy nich, potężny łoskot S3-12N-SZ, i spojrzałem, a oto obok cherubów były cztery koła, po jednym SZ, kole obok każdego cheruba. A koła wyglądały jak blask chryzolitu SZ, a z wyglądu wszystkie cztery miały jednakowy kształt. Tak jak SZ, gdyby jedno koło było wewnątrz drugiego, gdy się posuwały, to SZ, posuwały się na wszystkie cztery strony, nie obracając się, w tym SZ, kierunku, w którym zwrócone były przednie, posuwały się za nim, SZ, nie obracając się, gdy się posuwały, a całe ich ciało, więc ich SZ, grzbiet, ich ręce i skrzydła oraz koła były u wszystkich czterech SZ, zewsząd pełne oczu, a gdy cheruby się posuwały, Posuwały się SZ koła obok nich, a gdy cheruby podnosiły skrzydła, aby się wzbicie Z od ziemi, wtedy koła nie odsuwały się od ich boku. Gdy tamte SZ stanęły, stanęły i te, a gdy tamte się podnosiły, podnosiły się z nimi SZ i te SZ. Zacytowałem ten tekst ad aperturam Libri po pewnym wykładzie. SZ, w trakcie nadzwyczaj gwałtownej dyskusji, po czym dodałem, że SZ, pochodzi z Biblii, jeden z moich wzburzonych adwersarzy zawo, SZ, wow, to bezczelność twierdzić takie rzeczy, wyjąłem więc steczki SZ, die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testaments, wydane SZ, w Stuttgarcie w 1972 roku, i podałem oburzonemu uczestnikowi SZ, dyskusji, które za nie mówił. SZ Kiedy po raz pierwszy natknąłem się na powyższe fragmenty SZ byłem równie zdumiony. Pomyślałem sobie jednak zaraz, że SZ brzmią zbyt technicznie. Aby można je było poddawać wyłącznie SZ teologicznej interpretacji SZ twierdziłem bezczelnie. Że Hill, bądź ten kto sformułował SZ pierwszą, najstarszą wersję, widział i opisał jakiś twór techniczny SZ który nagle spłynął z chmur i wprawił go ze zrozumiałych względów SZ w ogromne zdumienie Mocarz słowa zaczął się jąkać. Jeszcze nigdy SZ nie widział takiej maszyny. Nie potrafił więc zrozumieć funkcji QSZ i skrzydeł były to dlań członki istot żywej ponieważ się SZ poruszały, oczywiście cztery skrzydła, łopaty wirnika, Opuść SZ, ciły się, gdyś mi głowiec wylądował, co warunkują prawa fizyki, SZ, naoczny świadek podziwiał koła i obręcze, dziwiąc się, że wznosiły SZ, się one nad ziemi razem z żywą istotą, cechą śmigłowców jest to SZ, że nie chowają podwozia po starcie, SZ, reporter Ezechiel usłyszał nieznany huk, żeby przedstawić ten SZ, niesamowity hałas. Przyszło mu do głowy jedynie użycie na, SZ, wstępujących określeń, jak wrzawa wojska, jak szum wielkich SZ, wód. W ten sposób ludzie mogą wyobrazić sobie ten hałas. SZ, przyglądał się uważnie, widział nawet pilota siedzącego na czymś Z w kształcie tronu. SZ, no tak, nowoczesnej interpretacji tekstu nie brakuje mocnych SZ, porównań było dla mnie jasne. Że Zachiel nie miał wizji, ale że SZ raczej opisywał rzeczywistość techniczną. Za odwagę dostałem SZ straszne cięgi, bo oczywiście nie potrafiłem sam udowodnić moich SZ Twierdzenia krytycy są ludźmi rządnymi krwi, którzy nie dotarli SZ do Kata Bernard Schaff. Dowieść tego jest w stanie supertechnik SZ który by potrafił zdemaskować moje przypuszczenia jako czystą SZ, bzdurę SZ, SZ, SZ. Inżynier w roli egzegety biblijnego SZ, SZ. Zupełnym nowum w liczącej wiele tysięcy lat historii egzegezy SZ biblijnej było, że inżynier w sposób krytyczny potraktował tekst SZ, pisma świętego. Inżynierów nazywa się Joseph F. Blumrich, SZ, kiedyś był kierownikiem zespołu badań konstrukcyjnych w NA, SZ. w Huntsville jest autorem licznych patentów w dziedzinie S.Z. Budowy wielkich rakiet, laureatem medalu NASA Exceptional S.Z. Serwis, w swojej książce Otworzyły się niebiosa przedstawia S.Z. Techniczny dowód, że statek kosmiczny opisany przez proroka S.Z. Ezechiela istniał naprawdę. We wstępie Blumrich pisze, że właśnie. Z. Dziwie miał zamiar dowieść niemożliwości moich twierdzeń. Z. Rzadko kiedy całkowita przegrana tak bardzo się opłaca jest z. Tak fascynująca i radosna. Oto rezultaty studiów Blumricha. SZ, ogólny wygląd statku kosmicznego opisanego przez Ezechiela SZ, można odtworzyć z relacji tego proroka. Inżynier może następnie, SZ, niezależnie od relacji, obliczyć założenia i zrekonstruować aparat SZ, latający tego typu. Jeżeli się uzna, że efekt nie tylko jest możliwy SZ, z technicznego punktu widzenia. Lecz również pod każdym SZ względem niezwykle sensowny i przemyślany. Jeśli się następnie SZ znajdzie w opowieści Ezechiela opisy szczegółów i procesów, SZ pokrywające się bezsprzecznie z efektami technicznymi, wtedy nie SZ będzie można już mówić wyłącznie o poszlakach. Uznałem, że SZ statek kosmiczny Ezechiela miał bardzo wiarygodne parametry. SZ, SZ Impuls właściwy 2080 sekund SZ Ciężar 63 300 kg SZ Paliwo na drogę powrotną 37 600 kg SZ Średnica wirnika głównego 18 MSZ Moc silnika wirnika głównego 70 000 km SZ Średnica korpusu głównego 18 MSZ SZ Uzyskane wyniki dają nam wyobrażenie o pojeździe kosmicznym. SZ, który nie tylko jest możliwy z technicznego punktu widzenia, SZ, lecz również którego funkcje są przystosowane do misji, ZA, z skoczeniem przyjmujemy do wiadomości stan techniki, w żadnym Z, razie nie raczej w najbardziej krańcowym przypa, Z, w tku bliski dzisiejszych możliwości technicznych. A zatem tylko SZ trochę wybiegające w przyszłość, poza tym wyniki dają WOP SZ rażenie ostatku kosmicznym. Stosowanym razem ze statkiem SZ macierzystym, krążącym po orbicie wokół ziemskiej, fantastyczne SZ jest tylko to, że statek taki przed ponad 2500 laty był dotykalną SZ rzeczywistością. SZ wspaniałym produktem ubocznym badań Blumricha było SZ, skonstruowane według opisu Ezechiela-Koło, mogące się poruszać SZ we wszystkich kierunkach. Za projekt ten inżynier otrzymała z Z 5 lutego 1974 roku patent USA nr 3 789 947, spóźnione uznanie z Z. Dla pracy reportera Zachiela z Z moje śmiałe interpretacje techniczne nie były więc tak szalone. S.Z. Jak życzyliby sobie tego krytycy? S.Z. Ezechiel wiecznie żywy. Mój pierwszy kontakt z tekstami Ezechiela miał miejsce przed ponad 15 laty. Staruszek wciąż nie dawał mi spokoju. W końcu jego księga składa się nie tylko z tych czterech rozdziałów, które zainspirowały mnie do spekulacji na temat statku kosmicznego, lecz obejmuje 48 rozdziałów pełnych przypowieści, gruźb, modlitw proroctw i dokładnych relacji a ileż tam osobliwości z biegiem stuleci księga ezechiela musiała wytrzymać napór licznych interpretacji w wydanej w 1981 roku pracy zacytowano, omówiono i umieszczono w bibliografii 270 rozpraw o tym proroku, a więc 272 Tęgie głowy naukowców poświęciły lata życia starym tekstom. Skrętac Ich Hexegaz nie wynika wprawdzie prawie nic nowego, ich autorzy mają teologiczne klapki na oczach są one jednak dowodem na istniejące zainteresowanie Zachyłem nic dziwnego bo te teksty to bomba z opóźnionym zapłonem która doprowadzi nas do śladów, pozostawionych z rozmysłem przez Pana. Tajemnice mają w sobie niesłychany magnetyzm. Jak spod igły są moje najnowsze badania dotyczące budowli, które dzisiejszemu Heinrichowi Schliemannowi mogłyby posłużyć za wskazówki do prowadzenia prac wykopaliskowych, równie dokładne, jak poematy Homera, będące niegdyś drogowskazem do Troi, synu człowieczy. Patrz Twoimi oczami i słuchaj Twoimi uszami. Niewyczerpane źródło wiadomości rozpoczyna się w 40 rozdziale Księgi Ezechiela. A kończy w 47. Pozwolę sobie zacytować wyłącznie fragmenty najistotniejsze i wyróżnić ich część kursywą nie jest to wcale nieuczciwe. Każdy może wziąć Biblię do ręki i przeczytać tekst bez skrótów i podkreśleń. Znam prace naukowe, wykorzystujące cytaty, których źródła są niedostępne dla czytelników. W 25 roku naszego wygnania w pierwszym Miesiącu, dziesiątego dnia tego miesiąca, w czternastym roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka pana, i przeniósł mnie tam, w widzeniach Bożych, przeniósł mnie do Ziemi Izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze. A na niej, naprzeciwko mnie, było coś, jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był, z ze miał on w ręku lniane sznur, i pręt mierniczy. A stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie: synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Kropka. I oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła. A mąż ten miał w ręku prędkość na sześć łokci, liczonych po łokciu i dłoni. Mierzył on nim szerokość ściany budynku która wynosiła jeden pręt, a wysokość także jeden pręt. Potem wszedł do bramy, która była zwrócona ku wschodowi i wyszedłszy po jej siedmiu stopniach. Potem zmierzył odległość od wewnętrznej strony bramy dolnej do zewnętrznej strony bramy wewnętrznej. Wynosiła ona sto łokci. Potem zaprowadził mnie na północ. A oto była tam brama zwrócona ku północy Potem zaprowadził mnie na południe A oto była tam brama południowa Potem zaprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny w kierunku wschodnim I zmierzył bramę, miała takie same wymiary jak inne Kropka I zmierzył dziedziniec, był to czworokąt łokci długi i łokci szeroki Potem zmierzył ścianę świątyni, miała ona sześć łokci grubości A szerokość przybudówki dookoła świątyni miała cztery Łokcie bocznych komór, jedna obok drugiej, na trzech piętrach było, po trzydzieści. Widziałem także, że dookoła świątyni był grunt podwyższony. Kropka. Potem zmierzył długość budowli przed odgrodzoną przestrzenią, która była z tyłu, i jej mury. Średnik miały one sto łokci. Kropka. Drewniane. Płyty pokrywały dookoła ściany wewnętrzne od podłogi aż do okien. Okna zaś były zakratowane nad wejściem, aż do nawy wewnętrznej i na zewnątrz, na wszystkich ścianach dookoła, wewnątrz i zewnątrz, były wrzeźbione cheruby i palmy, po jednej palmie między dwoma cherubami. Każdy cherub miał dwie twarze. Kropka. A gdy dokończył pomiarów w wewnętrznej części świątyni, wy, prowadził mnie do bramy leżącej w kierunku wschodnim i zrobił pomiar dookoła. Prętem mierniczym zmierzył stronę wschodnią pięćset łokci prętem mierniczym. Potem zwrócił się i mierzył stronę Północną 500 łokci prętem mierniczym. kropka Dokoła był mur 500 łokci długi i 500 łokci szeroki miało oddzielać świątynię od tego co pospolite. Potem zaprowadził mnie do bramy, która jest zwrócona ku wschodowi. A oto chwała boga izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przejścia był podobny do szumu wielu wód. A ziemia jaśniała od Jego chwały, a widzenie, które miałem, było podobne do owego widzenia, które miałem wówczas. Gdy przybył, aby zniszczyć miasto i podobne do owego widzenia, które miałem nad rzeką, kybar. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. A oto, z pod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi z pod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Kropka. I rzekł do mnie: Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego. I spływają w dół na step i wpadają do morza. Do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa i gdzie tylko potok popłynie. Każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb. Kropka. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich niewędnie i owoc się nie wyczerpie, co miesiąc będą rodzić świeże owoce. Gdyż woda dla nich płynie ze świątyni, czego nie zauważyli specjaliści, pierwszą część księgi Ezechiela określa się zwykle jako boskie objawienie wizje o zdumiewających pojazdach, które lśniąc i sypiąc iskrami zlatują na ziemię, odgrywały pewną rolę w mitologicznej literaturze starożytnego Izraela, nawet Ewa, żona Adama, widziała podobno wóz niebieski. Wówczas Ewa spojrzała ku niebu i ujrzała, że zbliża się świetlisty wóz, ciągnięty przez cztery lśniące orły, których wspaniałości nie zdoła opisać nikt zrodzone złona matki. Anioły zaś szły w przód. Pojazdów niebieskich pojawiających się w przekazach nijak nie da się wtłoczyć do żadnego hangaru. Prorok Henoch opisuje wozy ogniste. El, jasz wstępuje do nieba właśnie w pojeździe tego typu, ciągniętym przez rumaki ogniste. Ponieważ interpretatorzy Starego Testamentu utkwili spojrzenie w przekazach żydowskich, nie zauważyli, że wozy niebieskie krążą również po mitologii buddyjskiej, wielki nauczyciel Pchawa jeździł takim pojazdem. Również Arjuna, boha terindyjskiego eposu Mahabharata. Poruszał się dziarsko po wszechświecie pojazdem niebieskim. Na bogów wszystkich mitów, religii i sekt. Dlaczego nie może być takich niebiańskich wozów? Dlaczego nikt nie chce wyjaśnić tego fenomenu w zrozumiały sposób? Oto trzy najważniejsze interpretacje fachowe, reprezentujące trzy różne punkty widzenia. Teolog, profesor J. Lindblom tłumaczy te zdarzenia jako przeżycia halucynacyjne. Jego szwajcarski kolega od jako objawienia, profesor W. Berlin zaś pragnie zrozumieć jako rytualne elementy żydowskiego kultu. Tylko teolog, Fritz Dummermuth, przyznaje, że problematyczne relacje po dokładniejszej analizie niezbyt przystają do zjawisk naturalnych, takich jak meteorologiczne czy wulkaniczne. Dummermuth zaznacza, nawet w innej rozprawie, już czas po temu aby podejść do rzeczy z nowego punktu widzenia, co posunie naprzód badania biblijne. Brawo. Zrobiono by wreszcie krok we właściwym kierunku, gdyby doszło do międzynarodowego porównania modeli niebiańskich karet, gdyby znawcy Starego Testamentu usiedli przy okrągłym stole z uczonymi specjalizującymi się w mitologii indyjskiej i rozłożyli na nim swoje dokumenty. Bez sensem jest redukowanie globalnego pojawiania się wozów niebieskich do specyficznie lokalnego zdarzenia w rejonie izraelskim bo to nieprawda, problem praw autorskich. W ciągu minionych tysiącleci postacie Zechiela poddawano najdziwniejszym transformacjom, z proroka, którego słowo było nietykalne. Powstał wizjoner, następnie marzyciel i wreszcie fantasta, który przeobraził się następnie w kataleptyka, czyli schizofrenika cierpiącego na wzmożone napięcie mięśni. Na jakież pomysły wpadają ludzie, jakież stosują fortele? Byle tylko uciec od nie dających się wyjaśnić problemów, przeprowadzono dokładną analizę księgi Ezechiela. Semantycy stwierdzili, że styl dobór słów pozwalają wnioskować istnienie więcej niż jednego autora. Nie zastanawiając się uznano proroka za pseu, do Ezechiela, jego księgę zaś za kompilację różnych tekstów. Powstałą dopiero około 200 rok PRZ CHR Przed 100 laty teolog Rudolf Sment 1851-1913 Znakomity znawca Ezechiela napisał Przekaz opiera się niewątpliwie na przeżyciu wizualnym i w żadnym razie nie jest opisem opartym wyłącznie na wyobraźni literackiej Na razie większość teologów jest zdania, że autorem księgi Ezechiela nie jest sam prorok lecz że na to złożyła się praca wielu redaktorów, którzy pomieszali teksty starsze, być może i teksty proroka, z dalszymi, aktualnymi uzupełnieniami. Również ja skłaniam się do tego poglądu. Księga Ezechiela nie jest już oryginałem. Praktyczne pytania sprawiają, że problem autorstwa staje się nieistotny, obojętne. Czy wizje Ezechiela zdarzyły się naprawdę? Czy też księga nazwana imieniem proroka powstała z przekazów starszych oraz dodanych w czasach późniejszych? Moje pytania trafiają w czuły punkt relacji. Jeżeli Ezechiel miał wizję, to co chciał osiągnąć w ten sposób jego Bóg, jeżeli wizji nie było, które fragmenty tekstu należy uznać za opis zdarzeń rzeczywistych, które zaś za wytwory fantazji, jeżeli opisy okażą się fantasmagoriami, to czy możemy je zaklasyfikować jako science fiction? Jeżeli jednak reportaże Zechiela okażą się relacjami ze zdarzeń realnych, to gdzie jest świątynia, opisana z takimi szczegółami? Odpowiedzi wymaga pytanie, w jaki sposób Zechiel, albo pan X. Dotarł do tej świątyni i jak wrócił potem do Jerozolimy? Sprawozdawca z księgi Ezachiela pisze w pierwszej osobie: Ujod, żałem, przeżyłem, usłyszałem, przeniósł mnie. Forma pierwsza. Osobowa była stosowana zawsze przez naocznych świadków, albo świadczyła o odwadze przyznania się do czegoś, czy autor kryjący się za owym ja, kimkolwiek był, kłamał, blagował. Byle tylko zwrócić na siebie uwagę, fakty świadczą o tym, że relacje Zachiela należy datować do VI wieku. P.R.Z.C.R. Niezależnie czy przypisze się je prorokowi, który żył w tamtym okresie, czy jego uczniom, były to czasy wiary surowej i ortodoksyjnej. Żaden pisarz nie poważył się powołać na koronnego świadka Wielkiego Boga, żaden nie zaryzykował włożenia w usta Wielkiego Boga słów, które byłyby nieprawdą nie nadużywa imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. I Mojż 27. Jeśli jednak w imieniu Ezechiela opowiedziano nam z kłamstw, to dlaczego nadal figuruje on jako prorok w Księdze Ksiąg? A nawet jeżeli Ezechiel nie był jedynym autorem, to relacja oryginalna była i tak spisana w formie pierwszoosobowej. Co działo się w głowie proroka? Zgodnie z zasadą, w przypadkach wątpliwych należy wydać wyrok na korzyść oskarżonego. Uważam Ezechiela za osobę, która opisała rzeczy realne. Ezechiel mówi w tekście: Że ręka Pana opuściła go na bardzo wysoką górę, w Izraelu nie ma bardzo wysokiej góry. Interpretacje twierdzące, że Ezechiel opisał świątynię Salomona w Jerozolimie są bezpodstawne. Ponieważ świątynia ta nie stała na bardzo wysokiej górze, także w okolicach Jerozolimy nie ma wzniesień, mogących pretendować do miana bardzo wysokiej góry, jest tylko kilka wzgórz. Poza tym Ezechiel wychowywał się w Jerozolimie, znał nazwę każdego wzgórza, gdyby pan przeniósł go na którejś z nich. To Ezechiel na pewno podałby, jak wzgórze to się nazywało. Z bardzo wysokiej góry Ezechiel zauważył, naprzeciwko nie było coś, jakby zbudowane miasto. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że nie była to Jerozolima i świątynia Salomona. Kropka. a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. na fakt, że Ezechiel od razu zidentyfikował nieznaną postać jako męża. Nie ma tu mowy o cechach płciowych. Wpłynął pewnie wyraz twarzy istoty lub okoliczności, że niewyemancypowane jeszcze wówczas kobiety nie miały zwyczaju wydawania rozkazów. Mąż ten jakby był ze spiżu. Wybaczcie, szanowni egzegeci, ale dlaczego nikt nie pomyśli, że mąż miał na sobie skafander kosmiczny, który obserwatorowi wydał się lśniącą zbroją? Obce zwrócił się do proroka persynu człowieczy. Jest to o tyle interesujące. Że ten sposób zwracania się pozwala wysnuć wniosek: że mąż jakby ze spiżu sam nie był człowiekiem, nie było mu też znane imię proroka. Synu człowieczy było typowym zwracaniem się do ludzi, kiedy wyląduje na Marsie wśród małych zielonych ludzików, a jeden z nich padnie przede mną plackiem. Nie powiem przecież. Karolu, wstań, kropka, zawołam raczej do zielonego ludzika, marsjańska istoto, wstań, bezosobowe wezwanie Synu Człowieczy świadczy moim zdaniem o tym, że nieznany osobnik nie był w żadnym razie ponadczasowym, wszechmocnym Panem Bogiem, on bowiem znał Bezechiela z imienia, sceptycy zadadzą pytanie, w jaki sposób istoty pazaziemskie, jak zakładam, opanowały mowę Zachiela. Tak jak człowiek w każdej epoce bardzo szybko mógł się nauczyć języków nowo odkrytych ludów, tak samo istoty pozaziemskie obserwowały przez pewien czas grupy ludzi, do których zamierzało się udać, i opanowywały ich język. Sedno sprawy. Teraz się zacznie: mąż, jakby ze spiżu wezwał proroka Ezachiela, aby obserwował dokładnie wszystko to, co ujrzy, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. W tym niepozornym zdaniu kryje się klucz do tej ze wszechmiar, sensacyjnej historii, jeżeli zapomnimy o działalności istot pozaziemskich, to okaże się, że wielki, wszechmocny Bóg kazał przenieść naszego Ezechiela na wysoką górę. Mężowi jakby ze spiżu polecił zaśmierzyć na oczach tego Ezechiela świątynię prętem mierniczym, aby Ezechiel mógł wbić sobie do głowy wszystkie jej wymiary. Dokładne dane świadczą o tym, że prorok wziął sobie zadanie do serca. Jaki był cel tej nauki? Teolodzy są zdania, że Bóg przekazał Ezechielowi wizję świątyni, którą ten mógłby później zbudować, ale nigdy nie zbudowano świątyni Ezechiela. Bóg omamił wybrańca fantomem ale nie znał przyszłości. Ergo, nie był wszechwiedzący. Właśnie w tym tkwi problem. W pierwotnej wersji tekstu Ezechiela nie ma gramatycznej formy czasu przyszłego. Pisany hebrajski był językiem czysto spółgłoskowym. Nie stosował samogłosek. Dla ułatwienia, lektury samogłoski były markowane niewielkimi kropkami między spółgłoskami. W tekście pierwotnym istniał czas przeszły niedokonany albo czas przeszły dokonany. Nie było natomiast czasu przyszłego. W zależności od kontekstu interpretacje wymuszony gramatycznym gorsetem pozwalały studentom teologii w odpowiedni sposób intonować pieśni żałobne tak, że forma przeszła w następstwie czasów. Przeobrażała się w razie potrzeby w czas przyszły. Ściśle biorąc, pierwotny tekst Ezechiela można tłumaczyć stosując w interpretacji translatorskiej czas przeszły, teraźniejszy lub przyszły, wedle uznania. Świątynia była, świątynia jest, świątynia będzie, ponieważ uczeni uczepili się w wersji wizji, a więc świątynia oraz jej dokładne wymiary są oczywiście rzutowane w przyszłość, a umożliwa to gramatyka. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że Ezechiel, albo Pan X, został przeniesiony do świątyni, którą zmierzono na jego oczach. Wówczas nasuwa się od razu pytanie, jaki sens miały tak precyzyjne pomiary? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w samym tekście. Prorok ma zwrócić uwagę na wszystko, bo po to go tu sprowadzono. W Biblii, którą tak często cytuję, możemy dokładnie przeczytać. Kropka, gdyż sprowadzono cię tu, aby ci to pokazać. W innym przekładzie Pisma Świętego możemy natomiast przeczytać. Przybyłem. Aby ci to pokazać, jakaż przepaść dzieli oba przekłady, sprowadzono cię tu, aby ci to pokazać, znaczy, że po podróży Ezechiel dotarł na miejsce, przybyłem. Aby ci to pokazać, świadczę natomiast o tym, że mąż jakby ze spiżu odszukał proroka. Przekład ten uskrzydliło zapewne teologicznie pragnienie uwypuklenia wizji. W kontekście, jednak traci on swój cel, Ezechiela przeniesiono na Wysoką Górę, gdzie odkryło coś, jakby zbudowano. Miasto zostaje więc postawiony w zupełnie nowej sytuacji. Otrzymuje polecenie jak najdokładniejszego zapamiętania wszystkich pomiarów, które mąż jakby ze spiżu zdejmował z pomieszczeń i ze ścian. Żywa uwaga, z jaką Ezechiel rejestruje wszystkie dane, pozwala domniemywać, iż zostały one zapisane. Tym samym mrkka kapana za pośrednictwem posłańca, męża jakby ze spiżu, osiąga swój cel. Nie zna. Na dotąd świątynia wchodzi do annałów przekazu, wymiary realnej, budowli, nie zaś wizyjnego fantomu, będą zajmować umysły przez późniejsze tysiąc tysiąclecia istoty obce, pozaziemskie. Wyciągnijmy w końcu wreszcie tego kota z worka, przeczuwały, że święte przekazy nie zginą z biegiem czasu, że przepisywane, powielane czy drukowane. Przetrwają wojny i klęski Żywiołowe istoty te wiedziały, że na zagadkowym zdarzeniu dołączonym do starych tekstów połamią sobie zęby kapłani i interpretatorzy Wiedziały, że kiedyś, w przyszłości, ogniste wozy wznoszące się w niebo staną się zrozumiałe bez przywoływania na pomoc wiary i cudów Przekonany, że w księdze Zachiela opisano, nieważne, czy zrobił to prorok, czy ktoś inny rzeczywiste wymiary realnej świątyni musiałem znaleźć dzieciową budowlę trudną do przeoczenia choćby ze względu na jej wielkość lub co najmniej ruiny a więc do dzieła położenie i plan fasada świątyni opisanej w księdziach zachiela była zwrócona ku wschodowi mąż jakby ze spiżu zmierzył najpierw szerokość ściany budynku inne przekłady mówią o budynku czy budowli mąż jakby ze spiżu ma dziwny pręt mierniczy na sześciu okci, liczonych, po polokciu i dłoni, Zabawne. W wizyjnym objawieniu, jeżeli tak było, przekazano nam miarę handlową, łokieć. Nie, łokcia do tych pomiarów nie stosowano. Była to specjalna jednostka miary. I w ten sposób fachowcy uporali się z tymi nader niemiłymi nielogicznościami. Dla budowli liboskiej niewielkie znaczenie ma, czy chodziło o zwykły łokieć babiloński. 458 mm. Czy o częściej stosowany przez Żydów królewski łokieć egipski 525 mm opis ma nam tylko uświadomić, że święte miejsce różni się od wszystkich innych słusznie, jeżeli już wizja, to i tak wszystko jedno, jaką jednostkę miary stosowano, ale to nie była wizja, w tekście jest mowa o czworokątnej budowli zorientowanej według stron świata mąż jakby ze spiszu mierzy czworokątny dziedziniec który jest stołokci długi i stołokci szeroki O wejściu Ezechiel pisze, że na wszystkich ścianach dokoła, wewnątrz i zewnątrz Były wrześbione he i palmy po jednej palmie, między dwoma cherubami, każdy cherub miał dwie twarze. Jeden cherub został zdefiniowany jako podobny Bogu hybryda półludzka i półzwierzęca, czy istoty o dwóch twarzach. Wyobrażają latających boskich posłańców, latające istoty jakowe orły, które widziała Ewa, ciągnące wóz niebieski, a może chodziło o latające, jaguary. Otwory mechaniczne? Pytania pozostają. Bezsprzeczne jest tylko to, że cheruby zawsze mają coś wspólnego z lataniem. Jeśli chodzi o całą budowlę, w tekście mamy ważną wskazówkę. Spod bocznej prawej ściany świątyni, na południu do ołtarza spływała woda. W kierunku wschodnim i wpływała do morza. Jak na wizję są to dane zadziwiająco konkretne. Równie precyzyjne dane przekazano na temat struktury budowli naprzeciw 20 łokci należących do dziedzińca wewnętrzny, go i naprzeciw kamiennej posadzki na dziedzińcu zewnętrznym była. Galeria obok galerii w trzech poziomach, a przed halami był ganek wewnętrzny. 10 łokci szeroki i 100 łokci długi, a ich drzwi były od północy. Lecz górne hale budynku były wyższe niż dolne i środkowe, ponieważ galerie zabierały im nieco miejsca. S. 42, 3N. Inny przykład natomiast mówi, że występy skał wchodziły w piętra, że piętra wznosiły się w trzech poziomach i dlatego w porównaniu do dolnych i średnich były krótsze. Dlatego stworzono tarasy w niższych i średnich od ziemi i poprzecznie do posadzki będącej na dziedzińcu zewnętrznym. Skarpa zaś opadała w trzech poziomach. Do tego mamy lakoniczny komentarz, wyobrażenie wydaje się mówić, że cały budynek z uwzględnieniem nierównego terenu dzielił się na trzy części, z których każda wznosiła się nieco w stosunku do poprzedniej. Najbardziej wierzącemu ze wszystkich wierzących teologów, muszą jednak nasunąć się wątpliwości, czy można się upierać przy wizji, czy wszechmocny Bóg nie przedstawił przy pomocy cudownie lśniącego obrazu wyłącznie ideału świątyni. Która miała być zbudowana później w Izraelu? Czy dołączył do wizji idealnej budowli również dokładne dane co do jej zorientowania według stron świata? Czy w trakcie objawienia przekazywano by tak świeckie informacje jak wymiary, pomieszczenie i korytarzy, położenie budowli na skarpie oraz czy mówiono by o potoku płynącym na wschód do morza? Sami teolodzy nie zgadzają się z insynuacją, jako Bezechiel opisywał świątynię jerozolimską. Z pisma nie wiemy nic o świątynnym źródle, bo trudno było z nim utożsamiać miękką wodę z Syloe. 8-6. Płynęła ona zresztą w zupełnie innym kierunku. Sprawę potoku jednak wziął sobie Zachiel do serca: I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło, i będzie tam dużo ryb. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liści ich. Niewiędniej owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. S. 47, 9 Z Jerozolimy nie wypływa ani potok. Ani rzeka, nad której brzegami wszystko, od czego się tam roi, a gdzie żelo, zdumiewające, co w żarliwej. Wierzę, mogą zrobić z rzeki teologiczne interpretacje, a ponieważ w Morzu Martwym nie ma życia i mimo najszczerszych chęci nie może być tam więc dużej ilości ryb, to rzeka opisana przez Ezechiela została uznana za wizję przeszłości, banalne sztuczki, żeby tchnąć w rzekę, której nie było w Jerozolimie, choćby życie, wizyjne. Tłumacze jak zagaci posługują się dwiema sztuczkami. W tekście Ezechiela nie ma ani słówka o morzu martwym. Wtłoczono je więc do przekładu na siłę. Poza tym może należy w przekładzie rozumieć oczywiście jako martwe, ponieważ określenie to zrozumiałe wprawdzie dla czytelnika żydowskiego. Niejasne jest dla niemieckiego. Nie ma zaś przecież wielkiej wartości przekład którego sens trzeba dopowiadać w przypisach. Ach, oto sztuczka druga. Kiedy może otrzymało nazwę na skutek arbitralnego dookreślenia tekstu, stało się ono razem z rzeką za sprawą cudu ekologicznym, zdarzeniem z przyszłości. Komentarz pierwszy. I teraz Ezechiel widzi drugi cud w pustym dotąd otoczeniu płynącej wody stają niezliczone drzewa przeobrażając nieurodzajny pustynny krajobraz w prześliczną zielenią urodzajne niwy. Kropka. Aż do kotliny Jordanu woda płynie z taką samą siłą, aby wpaść do słonego morza martwego. Kropka. Te cudowne oddziaływania wody płynącej od świątyni na otoczenie pozwalają pozbyć się jakichkolwiek wątpliwości. Z jakiego rodzaju opowieści nasz rozdział czerpie obrazy i barwy, to po prostu rajska rzeka, której wody nawadniały rajski ogród. Komentarz drugi, już na samym początku byłoby błędem trwonienie siły naukowej. Krytyki nad fantazjami tego rodzaju należy się trzymać idei przeobrażenia natury. Kropka. Komentarz trzeci, zgodnie z tym zrozumiałe jest oczekiwanie Zechiela, że w przyszłości źródło świątynne przeobrazi się w strumień pełen wody, który nawodni pustynne wschodnie regiony Judei uzdrowi nawet Morze Martwe. Jeżeli kiedyś w świątyni będzie miała miejsce prawdziwa służba Bogu, wtedy pustynne otoczenie świątyni przeobrazi się. w Urodzajny ogród. Komentarz czwarty. Kropka. Opisuje strumień żywej wody, która wypływając ze świątyni, sprawia, iż okolica staje się urodzajna. może Martwe zaś zdrowe. Komentarz piąty. Po co w ogóle w przypadku takich wizji szukać związków naturalnych o tak wątpliwej wartości? W każdym razie dla nas, chrześcijan, którzy jesteśmy nie tylko zimnymi krytykami biblijnego tekstu, Uf, święty potok oznacza przepowiednię daną od Boga. Widzimy w nimi wynikających z tego faktu zmianach cudowny symbol, błogosławieństw Ducha Świętego. Wizja, przepowiednia, oświecenie. Według powyższych komentarzy Ezechiel przyrzekł pojawienie się urodzajnego ogrodu, który nawodni i udei uzdrowi morze martwe. Nic takiego się nie zdarzyło. Izrael. Nadal czeka na rajską rzekę i cudowne błogosławieństwa Ducha Świętego. Nie należy również trwonić sił naukowej krytyki, skoro wszystko można uznać za przeobrażenie natury. Gdyby Schlieman tak potraktował Homera, to najprawdopodobniej do dziś nie znalibyśmy ruin troj. Rekonstrukcja wizji Razem ze swoim współpracownikiem Charlesem Hippiezem Archeo, log George Sperrod, 1832-1914 Przedstawił w 1889 roku rysunkową rekonstrukcję świątyni, sporządzoną na podstawie tekstu Ezechiela. Dodatkowe opisy naukowcy zaczerpnęli z Księgi Królewskiej. Dokładna rekonstrukcja nastręczyła wiele problemów związanych z jednostkami miary. Jaki łokieć stosował mąż jakby ze spiszu. Łokieć babiloński mający 45,8 cm czy egipski o długości 52,5 cm, a może łokieć ów był cechowany według jeszcze innej miary? Prawdę mówiąc, jest to nieistotne, bo w każdym przypadku była to budowla ogromna. Perot potknął się natomiast na rzeczy, która przy głębszym zastanowieniu nie powinna mu była sprawić niespodzianki. Jeżeli przestudiować tekst Ezechiela dokładniej, stwierdzi się, że sama świątynia jest opisana mniej wyczerpująco niż poszczególne dziedzińce wewnętrzne i zewnętrzne, które ją otaczają. Te strefy zewnętrzne nie powinny być właściwie dla proroka tak ważne jak sama świątynia. Na pierwszy rzut oka owa dysproporcja zaskakuje, ale zarazem ma swoje powody. Autorzy ulegli logice paradoksu. Przypuszczalnie, mówili Ezechiel, nie wdawał się w szczegóły dotyczące samej świątyni. Ponieważ była ona, tak czy siak znana Izraelitom, tymczasem należy odwrócić kota ogonem. Większość Izraelitów nie wychodziła poza dziedzince wewnętrzne i zewnętrzne, znali je więc lepiej od samej Świątyni. Do której nie. Każda miał prawo wstępu. Dlaczego więc Ezechiel opisał strefę zewnętrzną? Żne tak dokładnie, również teolog Rudolf Sment, odważył się w minionym stuleciu sporządzić rysunek rekonstrukcji świątyni i dziwił się, że podczas jej mierzenia poza dwoma wyjątkami, które w istocie wyjątkami, nie są S: 40, 5 i 41, 8. Uwzględniano tylko długości i szerokości. Wcale mnie nie dziwi to przeoczenie. Mąż jakby ze spiżu uświadamiał sobie, że po tysiącleciach niewiele reliktów będzie świadczyło o wysokości. Ważne były tylko wymiary murów głównych, tkwiących w ziemi. Fakt, że Ezechiel nie zapisał dany cel dotyczących wysokości, obala marzenie teologów. Jakoby prorok opisał halucynacyjny obraz budowli, która miała być zbudowana w przyszłości, dla przyszłej budowli. Bowiem takie dane byłyby niezbędne, gdyby interpretatorzy tego tekstu wyszli wreszcie z cienia i zaakceptowali fakt, że Ezechiel opisał budowlę rzeczywistą wraz z jej wymiarami. Zagadka zostałaby rozwiązana. Próby rekonstrukcji plączą się zawsze w sieć przypuszczeń opartych na wierze a mówiących o tym, że świątynia Salomona w Jerozolimie była jedynym wzorem, z tego błędu narosły sprzeczności, o których Rudolf Sment pisze otwarcie. Pozostałe wersety brzmią niemożliwie w ufilarach bram, a zresztą byłby to nonsens z rzeczowego punktu widzenia. Również w tym przypadku takie stwierdzenie byłoby absurdalne, bo drzwi i przesiąnek stapiałyby się oczywiście w jedno, od samego początku wydaje się niemożliwe żeby na wszystkich bramach był taki przysionek, bo stoły, zażynano na nich zwierzęta ofiarne, przypis, eft, od których nie mogły być oddzielone, stały tylko w jednej bramie, we wschodniej, kropka, gdyby natomiast składano ofiary całopalne, za i ofiary, za przewinienia po północnej stronie ołtarza, to nasze miejsce stoi, Właśnie z tym w sprzeczności. Przy błędnym punkcie wyjścia trzeba się mocno napracować przy Ezechielu, nim uda się go wpasować w schemat świątyni Salomona. Podobnie jak Sment, także teolog i filozof Otto Henius zdumiał się przy próbie rekonstrukcji świątyni brakiem danych co do wysokości. Podziwiał jednak zarazem trzeźwy i dokładny opis. Człowiek zwracał uwagę na całkowicie trzeźwy opis odrzucający wszelkie ozdobniki, a koncentrujący się na poszczególnych wymiarach, aż po szerokość bram i uwzględnia fakt, że według tego opisu można narysować budzące zaufanie szkic, ale tylko szkic. Jeśli chodzi o pytanie, dlaczego Ezechiel nie podał żadnej miary wysokości świątyni, to przyjmując. Że jest to wytwór fantazji. Nie można znaleźć na nie żadnej odpowiedzi. Kropka. Właśnie dlatego, że nie był to wytwór fantazji. Także teolog Edward Reuss z 1804-1891, czołowy przedstawiciel teologii historyczno-krytycznej, miał trudności z rekonstrukcją kropka, Trudności nie do przezwyciężenia istnieją także w przypadku innych elementów. 60-łokciowe słupy są dla nas zagadkowe. Aby znaleźć 25 łokci szerokości całkowitej, należy zapewne do wymiarów przejścia i warowni doliczyć również grubość tylnej ściany, która nie jest tu wymieniona. Co to znaczy drzwi naprzeciw drzwi albo od jednych drzwi do innych? Czy należy rozumieć? Że drzwi w tylnej ścianie warowni, a prowadzące na dziedziniec były zamknięte, tcheniu strafił dwa razy w dziesiątkę. Na podstawie tekstu Ezechiela można narysować plan budowli oraz przy założeniu, że była to halucynacja. Nie da się znaleźć odpowiedzi na pytanie dotyczące braku, wymiarów wysokości. Wszystkie jednak próby rekonstrukcji budowli stoją na chwiejnych podstawach. Wymiary i założenia, na przykład, przy których ścianach stały ołtarze i misy do obmywania, zostały dopasowane do świątyni Salomona z innych źródeł biblijnych. Mimo paru sprzeczności księga Ezechiela dostarcza naprawdę użytecznych danych, dających wyobrażenie o tym, co pokazano mu na bardzo wysokrzej górze. Moje hipotezy i świątynia opisana przez Ezechiela istniała. Opis Ezechiela i albo jego współautorów. Nie były wynikiem wizji. Nie był to również ukazany w formie objawienia projekt architektoniczny świątyni, która miała być wzniesiona w przeszłości. W przypadku wizji rzeczywiste dane dotyczące terenu, na którym miała stanąć świątynia, byłyby bez sensu tektoniczne wskazówki co do skarb czy skał, które miały wnikać w futurystyczną świątynię. Absurdalne. Niedorzeczna byłaby także dokładna lokalizacja po to, ku prawej ściany świątyni. Na groteskę za krawą i wizjonerstwo ryzykujące twierdzenie o nader płodnych drzewach odwieszonych owocami rosnących nad potokiem czy rzeką. O drzewach, których liście nie więdną. A wszystko to w rejonie Jerozolimy. Poza tym, nieprawdą jest że prorok sam wszystko zapisał, wiedział o tym mąż, jakby ze spiżu. Skąd to, że w biblijnym tekście zastosowano czas przyszły, wynika wy, łącznie z gramatycznego wyczucia tłumacza, na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich, i owoc się nie wyczerpie, będą rodzić świeże owoce. Kropka. Przeciw przyjęciu wizji świadczy również specjalny łokieć, Stosowany przez męża jakby ze spiżu, Ezechiel był kaznodzieją i prorokiem, nie zaś architektem. Nie mógł zaczerpnąć precyzyjnych pomiarów z własnej świadomości czy podświadomości. Obca była mu nawet technika miernicza. Bez męża jakby ze spiżu nie byłoby pomiarów w świątyni. Pierwsza osobowa forma relacji Ezechiela świadczy, że jest to relacja naocznego świadka, kto swojej wypowiedzi odmawia rajności. Uznaje tym samym swoją książkę za kłamstwo pełne fantazji. Jak gorliwi egzegeci wypełnią te próżnie w księdze Ezechiela ani w trakcie ogólnego opisu świątyni, ani miejsca świętego nie wymienia się Arki Przymierza. Gdyby przed miotem opisu była świątynia Salomona w Jerozolimie, nie zapomniano, by o tej najważniejszej ze wszystkich świętości. 2. Ezechiel opisał zespół świątynny w de Juan Tarwandach, Peruwiańskich. Znacznie skromniej niż ludzie, którzy udają, że wszystko wiedzą lepiej, jakby w 573 PRZ -CHR byli przy proroku w chwili, gdy miał wizję. Zbiorę ponad tuzin przypadków, pozostawiając krytycznym czytelnikom wyciągnięcie wniosku. Przypadek 1. Dwukropek Ezechiela przeniesiono w niebieskim wozie na nie, znaną mu wysoką górę. Huantar znajduje się właśnie na górze, która była nieznana Ezechielowi, aż do chwili jego tam przybycia, przypadek 2, Dwukropek Ezechiel ujrzał, że wznosiło się tam coś, jakby zbudowane miasto. Prace wykopaliskowe dowiodły, że koło Huantar istniała niegdyś duża osada miejska, przypadek 3. Dwukropek Ezechiel opisał świątynie której fasada główna oraz brama główna były skierowane na wschód. Tak jest w Havin de Huantar. Przypadek 4. Dwukropek kompleks opisany przez Ezechiela wznosił się na trzech tarasach, tak jak w Hawin de Huantar. Przypadek 5. Dwukropek według relacji Ezechiela na dziedziniec zewnętrzny. Można się było dostać przez trzy bramy, skierowane na północ i na południe. Przypadek 6. Dwukropek dziedziniec wewnętrzny, zmierzony przez męża jak aby ze spiżu, był kwadratem o długości boków około 50 m. Kiedy wraz z moimi przyjaciółmi z Izraela przeprowadziłem w Havin de Huantar pomiary, otrzymałem wynik 49,7 m. Przypadek 7. Dwukropek z dziedzińca wewnętrznego prowadziły według Krela, z Jezachiela, cztery ciągi schodów na cztery strony świata, dokładnie tak jak w Havindechuantar, przypadek 8. Dwukropek mąż jakby ze spiżu zmierzył filarem między niszami Bram, pięć łokci, według łokcia babilońskiego będzie to 2,29 m. Egipskiego zaś 2,62 M w trakcie pomiarów taśma miernicza wykazała 2,3 M przypadek 9 dwukropek zechilujza wokół na ścianach wewnętrznych i ze wewnętrznych rzeźby przedstawiające zwłaszcza cherubiny, tak jak w de Huantar przypadek 10 dwukropek według Ezechiela źródło wypływało przy południowej ścianie świątyni dziś w Hawin de Huantar strumyczek płynie od południa zbliżając się do kompleksu budowli przy południowo-wschodnim rogu przypadek 11 dwukropek woda z relacji Ezechiela zamieniła się w rzekę która popłynęła do wschodnich rejonów kraju rzeczywiście w Havindehuantar de Huantar płynie najpierw na wschód aż do miejscowości Huicaybamba gdzie wpa? Da Rio Maranion. Rio Maranion płynie początkowo na północ, kierując się jednak po kilku tysiącach kilo metrów dokładnie na wschód do zlewiska Amazonki, która uchodzi do Atlantyku, czyli do morza. Przypadek 12. Dwukropek mąż jakby ze spiżu powiedział prorokowi, że rejon, gdzie dopływa rzeka, tętni życiem i jest tam dużo ryb. Opis ten pasuje w zdumiewający sposób do dorzeczy. Riomaranion i Amazonki, największego zlewiska świata. Przypadek 13. Dwukropek mąż jakby ze spiżu wychwalał przed Ezechielem Jelem nad zwyczaj urodzajne rejony kraju, gdzie rosły zawsze zielone drzewa, wydające wciąż owoce nie można lepiej opisać bogactwa przyrody na brzegach Rio, Maranian i Amazonki. Przypadek 14. Dwukropek w de Huantar, święta liczba 7 odgrywała równie wielką rolę jak u Izraelitów. Przypadek 15. Dwukropek Ezechiel spisywał swoje przeżycia w latach 592 do 570 P.R.Z.C.H.R. Chr. Huantar natomiast zbudowano między 800 a 500 rok P.R.Z.C.H.R. Jeżeli założymy wzmiankowane już odchylenia w datowaniach archeologów, to dwustuletnia tolerancja nadal dopuszcza zgodność czasową, nawet jeśli tekst oryginalny byłby starszy o 200 lat niż się przyjmuje. Przypadek 16. Dwukropek mąż jakby ze spiżu powiedział Ezechielowi, że jego lud zbudował mu tu nową świątynię, de Huantar. Powstało od razu, bez wzorów. Znacznie mniej przypadków skłoniło Heinricha Schlemanna do rozpoczęcia prac wykopaliskowych na wzgórzu Hisarlik. Czego nie ma w Hawin de Huantar. Dla porządku wymienię również te dane z księgi Ezechiela, które nie pokrywają się ze stanem Hawin de Huantar. Tak na przykład u Ezechiela zespół świątynny stoi na planie kwadratu. Być może Hawin de Huantar miało niegdyś również formę kwadratu? Trzeba by się tylko... Dowiedzieć, gdzie znajdowała się wschodnia granica kompleksu, dziś nierozpoznawalna świątynia opisana przez Ezechiela była kwadratem, obok długości 50 m. Wymiary te nie zgadzają się z wymiarami Cas tibelo, którego wymiar wynoszą 70 x 72,9 m, stanowią więc tylko prawie kwadrat. Sęk w tym, że nie wiadomo. Późniejsi redaktorzy korygowali wymiary podane w relacji Ezachiela, aby dopasować świątynię Salomona do wizji. Na taką możliwość zwraca również uwagę profesor Waldchery i Hrot o tym, że jednak i tu chodzi, oczywiście, o pomiary. Przypis: Eft nie obeszło się bez zmian dokonanych obcą dłonią. Mogą świadczyć niektóre cechy stylistyczne. Kropka. Oczywiście opisanych przez Ezechiela drewnianych płyt nie ma w Havin de Huantar po co najmniej 2500 latach. Nawet gdyby nie było pożaru, z drewna nic nie pozostaje nie udało mi się również odkryć ani śladu palmi rzeźb. Chyba że parastylizacji uzna się za obrazy roślin tropikalnych, moim zdaniem w tekście oryginalnym mogły być wymienione, poza herbami, również wizerunki istot ludzko-zwierzęcych, jakie są w Havindehuantar. de Huantar. padły one potem ofiarą autorów przeróbek i cenzorów. Ponieważ takie obrazy wydawało się nie na czasie, pominięto to, co niezrozumiałe, nic dziwnego. Że księga Ezechiela kończy się tak nagle, wokół Ezechiela nadal pełno zdumiewających niejasności. Przed kilku laty na moje biurko trafiła notatka prasowa w grotach Kumran. Nad Morzem Martwym odkryto uzupełnienia do tekstu Ezechiela. Pod wszelkie możliwe adresy wysłałem prośbę o możliwość dotarcia do znalezisk, bez efektu. Nawet osoba o najlepszych zamiarach musiała pomyśleć sobie, że no, odkryte teksty mogą zawierać informacje, których nie należy zawierać opinii publicznej kilka słynnych zwojów. Z nadmorza Martwego przechowuje się w specjalnej hali muzeum w Jerozolimie. Nie wiem tylko, dlaczego architekt zaprojektował ową świątynię księgi w formie UFO. Może myślał o tym samym co ja, o wspomnieniach z przyszłości, ze wschodu do Ameryki Południowej. Wiem, że mimo groteskowego nagromadzenia przypadków nie, przytoczyłem jeszcze żadnego dowodu na prawdziwość moich hipotez. Gdzieś na Ziemi istnieje być może inna świątynia. Pasująca znacznie, lepiej do opisu Ezechiela niż budowle Huantar. mam przynajmniej nadzieję, że spowoduje, iż wizję wozów i świątyń zacznie się analizować w bardziej realistyczny sposób niż dotąd. Mąż jakby za miał ważne powody aby przenieść Jezechiela drogą powietrzną do Ameryki Południowej gdzieś między rokiem 1500 a 500 PRZ. CHR. istoty pozaziemskie pojawiły się znowu zwabiły do Ameryki Południowej grupę Izraelitów byli to nefici z Księgi Mormona poinstruowali imigrantów dali im kompas Chronili w trakcie podróży. Grupa ta została skłoniona, aby w Ameryce Południowej zbudować świątynię podobną do świątyni Salomona, pod boskim kierunkiem. Nafici wraz z pomocnikami zabrali się do dzieła. Po zakończeniu budowy, jeden z bogów, mąż jakby ze spiżu, poleciał lądownikiem do Babilonii. Wylądował nad rzeką Hebar, gdzie Ezechiel żył wraz z innymi Izraelitami w niewoli, widząc zdumiewający latający pojazd. Wszyscy uciekli, z wyjątkiem proroka. Mąż, jakby ze Spiżu poznał po zachowaniu Ezechiela, że jest to duchowy przywódca grupy. Wziął go do de Huantar, gdzie pokazał mu świątynię ukończoną właśnie przez Nefitów. Ale po co to wszystko? Aby przetrzeć drogę do przeszłości, adresatami jesteśmy właśnie my. Istoty pozaziemskie wiedziały, że potomkowie Ezechiela kiedyś w dalekiej przyszłości. Odkryją i poznają te wszystkie zadziwiające związki, w zarniejszych przeszłości pozostawili bombę zegarową, przeznaczoną dla nas. Już słyszę narzekania, że jeśli istoty pozaziemskie przebywały na Ziemi w czasach babilońskich, to przecież w literaturze i sztuce tego rejonu musiały pozostać jakieś ślady mówiące o ich obecności, ależ pozostały. Popełniamy wielki błąd, nie biorąc tych wszystkich przekazów dosłownie. Nie interpretując tych obrazów z punktu widzenia nowoczesnej techniki, nigdy nie zapomnę długiej nocy, którą zaprzyjaźnieni archeolodzy spędzili u mnie w domu. Ponieważ często nie czuję się najlepiej na polu archeologii, zadawałem heretyckie pytania, co robi się na przykład ze znaleziskiem archeologicznym, nie pasującym w żaden sposób do schematu, na przykład z pozostałościami techniki. Które wwróciłyby do góry nogami wszystkie dotychczasowe ustalenia archeologii, znaleziska techniczne z historii, wzięto by je za głupi kawał kolegi archeologa i co dalej, gdyby znalezisko okazało się pozaziemskiego pochodzenia albo niepasowa, łoby do ustalonych już w danym regionie kultur zostałoby przemilczane. Śmiano się z point, ale mnie zaczęło świtać, jak bardzo nieodpowiedzialne jest, nawet w żartach. Nastawienie żenitykalnej doktryny nie wolno obalać, przeczuwał to już mąż jakby ze spiżu, mówiąc do Ezechiela, Synu Człowieczy, mieszkasz pośród domu przekory, który ma oczy, aby widzieć, a jednak nie widzi. Ma uszy, aby słyszeć, a jednak nie słyszy, gdyż to dom przekory S. 12 2. P.S. Na początku tego rozdziału Hans Seyle uwolnił mnie od ataku stresu. Na koniec chciałbym więc jeszcze raz przytoczyć słowa mądrego profesora. Tak więc teorie są potrzebne. Pobudzają one krytykę, ale wychodzi to tylko na dobre, ponieważ ta, wydobywając na światło dzienne słabe punkty, wskazuje, w jakim kierunku należy prowadzić dalsze badania. Wartościowa jest nawet ta teoria która nie ze wszystkimi znanymi faktami pozostaje w zgodzie, jeśli tylko pokrywa się ona z faktami lepiej niż jakakolwiek inna. 4. Patrząc z Kolumbii, strategia bogów: Bóg stworzył człowieka. Ponieważ rozczarował się małpą, z dalszych eksperymentów zrezygnował. Mark Twain, 1835-1910 Proszę przyjechać nadal z luzy pomoca stop. Dalsza korespondencja bez sensu pozdrowienia. Dr Miguel Forero Ten telegram zamknął długą serię listów, jakie wysyłałem przez kilka ostatnich miesięcy do stolicy Kolumbii. Bogoty. Powodem korespondencji była notatka prasowa, którą przeczytałem, 1 lutego 1981 roku. Kultura Indian w dżungli. Napisano w niej, że w kolumbijskiej dżungli odkryto ostatnio tajemnicze miasta, których budowniczowie wiedzieli więcej o związkach ziemi z kosmosem niż my dzisiaj. Co ważniejsze, nie twierdził tak dziennikarz, lecz kierownik prac wykopaliskowych. Profesor Soto Holguin. Archeolodzy są powściągliwi w wydawaniu wyroków i niezbyt chętnie stają na świeczniku. Właśnie dlatego zaintrygowało mnie pytanie, czy nosiciele wymarłej kultury indyjskiej mogli wiedzieć więcej o związkach Ziemi z kosmosem niż my. Jakże rozgarnięte dzieci chylącego się ku końcowi drugiego tysiąclecia nowej ery? Może w Kolumbu znajdę kolejny kamyk do mojej teorii? Co to za miasta w dżungli jak stare indiańskie plemiony je wzniosły? Przeczytałem, że obszar wykopalisk jest podobno zamknięty przez wojsko. Czy można się tarn w ogóle dostać? Pytania te stawiałem w korespondencji wysyłanej z niezwykłą wytrwałością do nieznanego mi profesora Soto Holguina z Universidad de Los Andes. Wszystkie listy były identycznej treści, i wszystkie pozostały bez odpowiedzi. Może profesor ma coś przeciwko mnie? W końcu zwróciłem się do adwokata, dr Miguela Forero, z którym prowadzę korespondencję od lat. Wkrótce przyszedł telegram. Jeżeli Forero telegrafował, że warto przyjechać do Kolumbii, to na pewno coś w tym jest. Prawnicy wiedzą, zwykle, co mówią. W niedługim czasie Bogota znalazła się w rozkładzie moich południowoamerykańskich wojarzy. Ustaliłem, że w podróży powrotnej z Peru zatrzymam się w stolicy Kolumbii. Forero czekał na mnie na lotnisku razem ze swoim niezwykle inteligentnym sześcioletnim synem Juanem Carlosem. Podczas półgodzinnej jazdy taksówką do Hintona przeszedłem do sprawy, czy istnieją miasta w dżungli. To... Czego pan szuka? Nazywa się Ciudad Perdida, zaginione miasto. Znajduje się w dziewiczej puszczy Sierra Nevada, 6 dni drogi od Santa Marta. Dlaczego nic więcej na ten temat nie wiadomo. Obszar wykopalisk jest odcięty przez wojsko od reszty świata. Archeolodzy chcą mieć spokój. Czy ma pan jakiś kontakt z profesorem Soto? Jeszcze nie, ale pewnie niedługo będę miał. Jak szybko? Trzeba jeszcze poczekać cierpliwie 4 albo 5 dni. Stwierdził doktor Forero. Poza profesorem, Soto musi jeszcze nawiązać kontakty z wojskiem, bo bez zezwolenia ze sztabu nie będę mógł pojechać do Ciudad. Perdida cztery albo pięć dni, było mi to zupełnie nie na rękę. Czas to jedyna rzecz, której nie można ani zatrzymać, ani pomnożyć. Na mojej twarzy musiał się odmalować zły humor, bo Forero od razu zaczął się zastanawiać, co ze mną począć. San Agustin. Czy był pan już w San Agustin? Byłem. Korciło mnie, żeby powiedzieć, oczywiście, bo Ameryka Południowa stała się już dla mnie quasi ojczyzną bogów. Ale w San Agustin byłem ledwie jeden dzień, a to zdecydowanie za krótko. Jak na miejscowość pełną nierozwiązanych zagadek przeszłości przyjąłem propozycję i tego samego wieczora zarezerwowałem bilet na lot do Pitalito, miasteczka oddalonego o 500 km od Bogoty. San Augustin, nie tylko strata czasu. Nazajutrz o drugiej po południu trzysilnikowy odrzutowiec Towarzystwa Stwa lotniczego aeroplastu wylądował na położonym 1730 MNT, M, nowiu lotnisku. Gdyby zapytano mnie o pierwsze wrażenia, a przede wszystkim o cechy szczególne taksówkarze spitali, to nie, musiałem zastanawiać się ani chwili. Wszyscy mieli sumiaste wąsy. Nie dałem się zaskoczyć słowotokiem wąsaczy. Lecz obejrzałem sobie uważnie ich pojazdy. Moim kierowcą został Hernandez, ze względu na swój landrower budzący szacunek. Do San Agustin z lotniska jest godzina jazdy wspaniałą drogą, biegnącą przez pełne zieleni i błękito górskie krajobrazy. Wieś, że tylko o kilka kilometrów od Magdaleny, największej rzeki Kolumbii, liczącej 1550 km długości, w czasie jazdy widać ją z prawej. Jak lśni w słońcu, w przerażającej odchłani, nędzna wioszczyna pozostałaby zupełnie nieznana, gdyby przy pomocy jej nazwy nie ukuto terminu dla słynnych megalitów, kul, która San Agustin. Hernandez był rozczarowany, kiedy pożegnałem się z nim przed oddalonym nieco od wsi hotelem Jalconia. Bo przecież niezwykle intensywnie zachwalał się w trakcie jazdy jako najlepszy z przewodników. Tureści mają zwyczaj wynajmować przewodników. Hernandez zupełnie nie potrafił zrozumieć, że chce być sam. WHO o hiszpańskim Juan de Santa napisał w 1758 roku księgę Maravillus delle Naturaleza cudu natury. Informował w niej obrazowo o tajemniczych kamiennych posągach przez Indian w dolinie San Agustin. 99 lat później włoski generał Codazzi, ówczesny szef Komisji Geograficznej Kolumbii, podróżował w rejonie San Agustin. Codazzi był niezłym rysownikiem, naszkicował więc 34 posągi i 4 ołtarze. Jako wojskowy z wykształcenia zrobił to dokładnie jak kartograf, narysował plan terenu i zaznaczył położenie posągów. W 1857 roku co stał tu, gdzie ja i tak samo jak ja łamał sobie głowę nad tym, co widział. Najpierw sądził, że posągi są wizerunkami reprezentantów transcendentnego świata, potem spróbował przyporządkować kamienne twarze współrzędnym systemu religijnego. Ostatecznie jednak nie zdołał wyjaśnić ani sensu, ani celu kompleksu. To żaden wstyd bo nie udało się to dotąd nikomu. Jest rok 1892. Słynny niemiecki archeolog, geolog i podróżnik badacz Alfons Stubel 1835-1904 do 1904, uwiecznił na rysunkach kolejne posągi. Rysunki opublikował w swojej książce Vulkan Berge von Columbien, wulkaniczne góry Kolumbii. W ten sposób zwrócił na San Agustin uwagę niemieckiego świata nauki. W 1911 roku przyjechał tu profesor Karl Theodor Stopel z Heidelbergu i jako pierwszy polecił sporządzić gipsowe odlewy posągów. Stopel ustalił, że większość rzeźb Wykonano w piaskowcu, granicie lub skałach wulkanicznych z niemiecką dokładnością odkrył, również jako pierwszy podziemny korytarze w San Agustin napisał o nich. Ta sama świątynia jest wyłożona po obu stronach potężnymi, kamiennymi płytami, i tak samo jak poprzednia, nakryta ogromną płytą z kamienia. Udało mi się przepełznąć między korzeniami i dotrzeć do środka. Byłem zaskoczony widokiem korytarza prowadzącego na południowy zachód. Prawdopodobnie do innych świątyń, których położenie jest nieznane po dziś dzień. Chciałem zbadać. Przejście dokładnie. Ale zabrakło mi czasu. Dotarłem na około 30 m, ale nie udało mi się skłonić moich towarzyszy. Aby szli dalej, można jednak przypuszczać na podstawie zagłębień w ziemi, mających nierzadko wiele metrów głębokości, a znajdujących się już w nieprzebytym lesie. Że świątynie te miały podziemne połącze dnia dziwne. Dziś, ponad 80 lat później, nikt nie interesuje się podziemnymi przejściami łączącymi świątynie i posągi. Czyżby uległy zapomnieniu? Czy kryły tajemnice, których nie można było przekazać opinii publicznej? Czy przejścia nie dawały się dopasować do schematu? Który sklecono w manufakturach archeologii dla wyjaśnienia cudu San Agustin, w każdym razie renomowana badaczka historii Indian, Felicitas Barreto, która spędziła pewien czas w San Agustin, powie: Działa mi że istnieją tam sztucznie stworzone podziemne przejścia wielokilometrowej długości. Dopiero w 1912 roku etnolog Konrad Theodor Preuss z 1869-1938, wówczas dyrektor muzeum für Volker Kunde w Berlinie, sporządził pierwszą naukową inwentaryzację San Agustin. Pomierzył wszystko, co wpadło mu w oczy, otworzył kilka grobów, Przeszukał ogromne, kamienne sarkofagi i zdumiał się, bo były puste. Strony świata, na które wskazywały sanktuaria otwartą stroną, są zbyt różne, żeby wyciągać stąd jakiekolwiek wnioski co do znaczenia postaci. Również groby nie mają jednolitego ukierunkowania. Nie można też ustalić położenia głowy zmarłego, gdyż po szkieletach nie pozostało ani śladu. Trzeba przyjąć, że nieliczne groby kamienne a mianowicie zawierające kamienne trumny były przeznaczone tylko dla znacznych osobistości. Należy sądzić, że zwłoki rozpadły się w proch, bo nie znalazłem w nich najmniejszego ich śladu. To też jest bardzo dziwne. Znów mamy dwie możliwości. Albo rabusie grobów pracowali tak doskonale, że nie pozostawili żadnych śladów, albo do sarkofagów nigdy nie złożono zmarłych. Puste groby z San Agustin przywiodły mi na pamięć słynne dolmeny z francuskiej Brytanii. Dolmeny są to sztuczne wzgórza, oznaczone potężnymi kamiennymi płotami bocznymi jedną, albo więcej, kamienną pokrywą. Często dolmeny obsypywano ziemią tak że wyglądały jak lekkie wzniesienia. Specjaliści w dziedzinie prehistorii są zdania, że w przypadku dolmenów chodzi o groby. Jest tylko jeden problem. Nie znaleziono w nich szkieletów. Czy znaleźliśmy się w ślepym załku, Czy to, co wygląda na groby, nigdy nimi nie było? Ani w Bretanii, ani w San Agustin? A może sarkofagi kryły coś, co współczesnym zdawało się niebezpieczne? Zostało więc zakopane, a może chodziło o prezenty dane od bogów, o pozostałości nieznanej techniki, a może późniejsze pokolenia oceniły, inaczej niebezpieczeństwo przedmiotów i wyciągnęło je z ukrycia, a może rabusie grobów dowiedzieli się o ich wielkiej wartości i ukradli, co było do ukradzenia, profesor Preuss mianował posągi z San Agustin królową księży, ca i bogiem słońca, był przekonany, że w wielu postaciach, Kamieniarze chcieli zawrzeć jakieś drugie ja. Myśl ta jest nader zwodnicza, bo niektóre posągi są dwupiętrowe. Postać zasadnicza ma drugą postać na plecach. Czyżby jedno ja w drugim ja? Nie bardzo wiem, o co chodzi. Czy woda jest kluczem do tajemnicy? Kamienne osobliwości San Agustin podzielono na cztery rejony. Park archeologiczny z lasem posągów, źródło obmycia nóg oraz wzgórze obmycia nóg, wzgórze boskich wizerunków. Sztuczny taras w kształcie podkowy, el tablon i lacha, kwira to dwa punkty wznoszące się nad Magdaleną, gdzie znajdują się posągi i obrazy wykute w skalę, wieczorem, w hotelu. Przyszła mi do głowy dziwna myśl, którą od razu sprawdziłem, wyciągnąwszy mapę, potwierdziło się, co myślałem, w całej Ameryce Południowej San Agustin jest jedynym miejscem, z którego wody płyną w trzech kierunkach, do Morza Karaibskiego, do. Pacyfiku i do Amazonki. Magdalena, mająca swoje źródła nad San Agustin, uchodzi do Morza Karaibskiego, kilka kilometrów dalej, z leżącego na wysokości 4000 mnpm. Purace Wypływają strumieni uchodzące do RioPatia, która z kolei ma ujście w Oceanie Spokojnym, w Zatoce Tumaco. Poza tym są tu jeszcze dwie rzeczki: Rio Orteguaza i Cakweta mające źródła w okolicach San Agustin, rzeczki te wpadają do Rio Jaro. Na terenie Brazylii rzeka ta nazywa się już Rio Japura i uchodzi do Amazonki. Sieć tych rzek to doprawdy zadziwiająca hydrografia. Czy to niepołożenie geograficzne uczyniło z San Agustin miejsce pielgrzymek? Wystarczy sobie tylko wyobrazić, że Indianie z najróżniejszych regionów szli ku źródłom rzek, aby ujrzeć, skąd płynie woda, daw czy nie życia? Indianie z rejonu Pacyfiku, z nad Amazonki i z kolumbijskiego obszaru przedandyjskiego spotkali się oczywiście w San Agustin. Czy to spotkanie narodów wyjaśnia różnorodność postaci w lesie posągów w San Agustin? Czy każda indiańska społeczność w dorzeczu swojej rzeki na swój sposób składała kiedyś ofiary swoim bogom, aby zawrzeć z nimi przymierze zapewniające stały dopływ wody? A może Indianie z nad Amazonki złożyli do jakiegoś sarkofagu kosztowny prezent, który następnie ich koledzy z nad Pacyfiku ukradli, zakopali w innym miejscu albo zniszczyli? Był to taki spontaniczny pomysł przy wieczornej uiski. Kolejne dni jednak wykazały że nie był wcale głupi. Las pełen znaków zapytania. Szedłem sobie przez las posągów. Jakaż różnorodność postaci. Mniej więcej 200 robotopodobnych, patrzących tempo przed siebie rzeźb. Z wyspy wielkanocnej na oceanie spokojnym jest nudnym panoptykum w porównaniu z bogactwem pomysłów San Agustin. Do dziś odkryto tu 328 monumentów. Mijam osobę, która, mając tylko 1,15 m wzrostu, Siedzi przed pniem drzewa, postać ta ma szeroki, prawie zupełnie rozpłaszczony nos, usta przerażające jak drakula, ręce wzniesione jak w błogosławieństwie nad reliefem jakby piramidy schodkowej, na porosłym mchem ułożonym z kamieni wzgórzu króluje. Czy to reszta korpusu? Monolito księżycowej twarzy z ogromnymi brwiami i paszczą, z której znów wystają zęby jak u Drakuli. Dzieło całkiem współczesne, pasowałoby nawet do ogrodu przed urzędem z Kim Bonn. Postacią migdałowych oczach wkłada do ust coś przypominającego embrion. Wydaje się że szerokie nosy i usta jak u wampire są naśladownictwem charakterystycznego pierwowzoru. Pierwowzoru, który był tu bardzo rozpowszechniony. W parnej dżungli pod daszkiem z falistej brachy przesadzista postać. Liże lody, przepraszam, między przerażające kły wsuwa sobie przesmak a pada na nią podejrzliwy wzrok innej, wściekłej twarzy. Parada demonicznych bożków. Kolejny kamienny wizerunek zmusza mnie jednak do wycofania się z głupiej uwagi o paradzie bożków. Ponieważ na tę postać jest oficjalne określenie, biskup posąg ma ponad 4 metry wysokości, ludzka twarz o smutnych, wielkich oczach wzbudza wprawdzie respekt, lecz po dłuższym zastanowieniu jest dla mnie niezrozumiałe, cóż biskup jego jest. W tej kamiennej postaci, także biskup dusi w rękach maleńkie dziecko ze zwisającą głową i rączkami, ta zdumiewająca istota sprawia wrażenie że czerpie radość z bliskiej rozkoszy rozgniatania maleństwa w zębach to biskupowi nie przystoi 10 metrów za tym dostojnikiem kościelnym wygląda strawy trójkątna czaszka ogromne oczy ogromny nos ogromna paszcza i ogromne kły są dowodem że należy do obcej rasy również ta głowa ma swojego strażnika ptaka wyglądającego jak orzeł Dumny drapieżnik żre węża, wijącego się na pełnym brzucha ptaka. Symbol, że latające istoty dawały sobie radę nawet z wijącym się po ziemi. Najjadowitszym ze wszystkich stworzeń, a może wraz z wężem może przekazał najserdeczniejsze życzenia. Z Meksyku, wedle informacji uzyskanych przez niemieckiego etnologa, Chorsta Nachtigalla, odkryto tam podobny wizerunek. Orzeł z wężem w dziobie z San Agustin ma zadziwiający odpowiednik w meksykańskiej rzeźbie kamiennej. Dupa X, badacz z zeszłego stulecia, przypis EFT, w trakcie swojej drugiej wyprawy do Meksyku odkrył w ermitażu w lasolada w dolinie Oaxaca kamień o powierzchni mniej więcej 1 metra kwadratowego, na którym wyobrażono taką samą scenę z orłem trzymającym w szponach i dziobie węża, taką samą scenę przedstawia dziś godło Meksyku, połączenia bezpośrednie, to wspaniałe i nader interesujące, lecz między Aksaca w Meksyku, gdzie stoi kamienny orzeł z wężem w dziobie, a San Agusks in jest przecież, około 3000 km w linii prostej, możliwe? że jedna kultura wywierała wpływ na inną, że Indianie wędrowali stąd tam, stamtąd tu, ale możliwe jest również to, że powstały pewnego rodzaju pendants, odpowiedniki, ponieważ ten sam wizerunek Orła zabijającego węża widziano kiedyś w Meksyku. I tu, w Kolumbii. W pobliżu posągu oroła okazałe wzgórze grobowe jest otoczone ponad 30 monolitami. Dolmen stojący w ich środku jest dokładnie taki sam, jak we Francji. Dwie postacie i dwa menchi dźwigają kamienną płytę dachu. Obie istoty strzegące grobu trzymają w rękach maczugi. A może to pory są w hełm? Ach. A nad ich głowami unoszą się twarze, sprawiające wrażenie, jakby płetę kryjącą dolmen trzymały w locie. Między strażnikarni a ustawionymi za nirni menhirami stoi niezgradna postać trzymająca w rękach naszyjnik, z którego zwisa czaszka. W San Agustin jest wiele takich masywnych dolmenów, potężnych, monolitycznych, granitowych dzieł. Na przykład kamienna płyta o długości 4,38 m, szerokości 3,6 m i grubości 30 cm spoczywa, jakby była nieważka na dwóch menhirach wznoszących się na 2,5 m takich ciężarów nie podnosi się bez dźwigu, bez rusztowań, a może twórcami lasu posągów byli Indianie, ale nie tak prymitywni. Za jakich ich uważamy zabrali się do dzieła dysponując, tak jak budowniczowie, angielskiego Stony czy francuskiego carnac, doskonałą techniką. Bo inaczej nie dałoby się poruszyć tak wielkich mas kamienia w górzystym terenie. Aha, jeszcze pointa na marginesie, w okolicach San Agustin prawie nie ma granitu. Czy więc rzeźby zrobiono z materiału importowanego? Jak? Często pod dolmenem znajdują się sarkofagi wykute z jednego bloku granitła przypominające wielkie wanny. W jednej z takich wanien spoczywa jeszcze kamienna postać. Pytania, czy sarkofagi były pierwotnie pojemnikami na boskie postacie, nie zaś na ciała zmarłych władców czy ludzie zamykali w sarkofagach kamienne reprodukcje z nadzieją na pozyskanie łaski bogów? Czy tak bardzo obawiano się? Ich gniewu, że wizerunki te ukrywano pod ziemią, kult skultu. Także kelnerzy z San Agustin wspaniale reklamują miejscowe osobliwości. Jednego popołudnia z ciężkich chmur lunął tropikalny deszcz. Nie, były to krople, lało jak z cebra, woda pluskała od dachy dolmenów, wytryskując w górę fontannami, jak od tysiącleci myła posągi i biła. W skóropodobne liście drzew tropikalnych, ziemia parowała, rozmiękłymi żwirowymi ścieżkami dotarłem do hotelu przymokły do suchej nitki i usiadłem przy kominku, trzaskający ogień suszył mnie od zewnątrz. Whisky rozgrzewała od środka. W notesie miałem to zaznaczone już dawno, ale teraz kelner zachęcił mnie jeszcze gwałtownymi gestami opisującymi wielkość tego miejsca. Do tego mówił z ogromną swadą, że w żadnym razie nie powinienem rezygnować ze zwiedzenia źródła obmycia nóg, że jest to cud sam, w sobie, labirynt kanałów i zbiorników na wodę, zdobiony reliefami, przedstawiającymi zwierzęta i ludzkie twarze. Że jest to prawdziwa zagadka, on zaś jest bardzo ciekaw, co ja na to wszystko powiem. Z początku nie powiedziałem nic, zanim mówiłem, skierowawszy zdumione oczy z pomostu składającego się desek i schodków na rozciągający się w dole kamienny cud. Mniej więcej na powierzchni 300 metrów kwadratowych w spłaszczonej, brązowej skale. Wykuto ręcznie skomplikowaną sieć kanałów różnej szerokości, wąskich rynien, zagłębień. Wijących się w kamieniu jak węże, i regularny układ mniejszych i większych zbiorników prostokątnych i okrągłych. Na skale i na brzegach zbiorników wiją się reliefy przedstawiające jaszczurki. Salamandry i małpopodobne zwierzęta. Ogarnąłem wzrokiem trzy prostokątne zbiorniki główne oraz ponad trzydzieści zupełnie niepodobnych do siebie niezależnych płaskorzeźb. Przypominające labirynt kanały na wodę są niezliczone, ale jej przepływ można zaobserwować. Płynie ona spadając z jednego kanału do drugiego, kontynuując swój bieg gdy tylko osiągnie pewien poziom. Największy zbiornik ma 3,2 m długości, 1,4 m szerokości i 81 cm głębokości. W przewodniku, wydanym przez Narodowy Instytut Antropologiczny Kolumbii, napisano wszystko wskazuje na to, że chodzi o miejsce uświęcone i przeznaczone prawdopodobnie do obrzędów religijnych i kąpieli rytualnych. Widać trzy zbiorniki na wodę na różnych poziomach i różnie wykonane, odpowiednio do hierarchii społecznej. Zbiornik ozdobiony najwspanialej był zapewne przeznaczony dla wodzów i kapłanów, drugi skromniej zdobiony dla pozostałych osobistości. Trzeci, najprostszy dla ludu. Niemiecki archeolog H. D. Disselhoff stwierdza dość odważnie: nie trzeba mieć zbyt wiele fantazji, aby przypuszczać, że chodziło tu o kult wody i płodności. Ostrożniej klasyfikuje labirynt jego kolega Horst Nacht i de Barradas, kalumbiński archeolog. Przypis: Eft myśli. O kulcie wody i płodności, sądząc, że zbiorniki i rynienki musiały służyć do zbierania krwi ofiar z ludzi, ale tego nie można ani dowieść. Ani odrzucić. Istota tego kompleksu pozostaje więc nadal nieznana. Słowo prawdy, jak szybko archeolodzy załatwiają dany problem pierwszym, lepszym kultem, kiedy nic rozsądnego nie można wymyślić. Jak szybko prowadzi na manowce ukute kół pojęcie katalogowe, jak na przykład źródło obmycia nóg kombinat metalurgiczny w dżungli. W tym konkretnym przypadku konieczna jest współpraca interdyscyplinarna. Być może metalurg dawno już by się zorientował, że układ kanałów, renianek i zbiorników wybornie nadawał się do oddzielania od siebie i oczyszczania płynnych metali różnego rodzaju. Jeżeli uda się to ustalić, a czemu nie, wówczas okaże się, że w San Agustin nie chodziło wcale o obmywanie nóg, lecz o metalurgię stosowaną. Płynny metal spływał ze zbiornika do zbiornika, część cięższa opadała na dno, lżejsza przemieszczała się dalej, zanieczyszczenia i szlaka zatrzymywało się w filtrach okrągłych zbiorników i wężykowatych rnienek. Jednym słowem, była to rafinaria wykuta w skale. Źródło obmycia nóg nie jest unikatem, czymś jednostkowym. Widziałem już coś podobnego. 2800 km w linii prostej stąd, w Boliwii, na El Fuerte. Goły szczyt El Fuerte znajduje się około Samaipata. Niewielkiej indiańskiej wioski w boliwijskiej dżungli 5 godzin jazdy samo Chodem od Santa Cruz Szczyt wygląda jak piramida wzniesiona ludzką ręką Z dołu do góry biegną dwie równoległe linie Jeżeli puścimy wodze fantazji, to można Będzie sobie wyobrazić, że są to wyrzutnie startowe skierowane w niebo Na górnym końcu rampy, na szczycie, LWRT się wypłaszcza Właśnie tu znajduje się dublet źródła obmycia nóg, labirynt zbiorników, rnienek, kanałów, wijących się wężów i postaci w nieco większej skali niż w San Agustin. Najistotniejsza różnica polega na tym, że na LWRT, w najwyższym miejscu wzniesienia, nie było źródła a więc i wodotrysków. Tymczasem w San Agustin kwitł kult wody i płodności. Dlaczego Indianie stworzyli tak wielkim nakładem pracy to dzieło na szczycie, na pomysł, pozwalający rozwikłać ten problem, nie wpadłem ja, lecz inżynier Josef Blumrich, który przez wiele lat kierował wydziałem konstrukcyjno-projektowym NASA w Huntsville, razem z nim odwiedziłem przed paru laty El Fuerte. stojąc przed kanwennym labiryntem, Blumrich wysunął przypuszczenie. Iż służył on być może do przetapiania metalu, zdjęcia z San Agustin i z El mówią same za siebie. Nie jest już istotne, czy archeolodzy zaakceptują hipotezę metalurgiczną, czy nadal kurczowo będą się trzymać jakiegoś wątpliwego kultu. Rzecz w tym, że fotografie dowodzą, iż kultury LWRT i San Agustin mają wiele wspólnego, mimo odległości, braku dróg. Mimo dzielących je góry tropikalnych lasów, jeszcze coś możliwe było połączenie San Agustin i El Fuerte drogą wodną. Indianie z El Fuerte mogli płynąć z prądem Rio wpadającej do Rio Madeira, której ujście do Amazonki znajduje się poniżej portowego miasta Manaus. Płynąc tym szlakiem zwinne łodzie, mogłyby dopłynąć na wiosłach aż do Rio, Japura, której źródła znajdują się w rejonie San Agustin. Mimo teoretycznie możliwego połączenia drogą wodną, nie starcza mi fantazji, aby wyobrazić sobie, że wykorzystywano je w praktyce. Amazonka bowiem ma tyle odnóg. Że można się w nich doszczętnie zagubić Żeby dotrzeć do celu, indiańscy wioślarze musieliby mieć ze sobą niezwykle dokładne mapy A kto zajmował się wówczas kartografią, dopiero dziś zdjęcia satelitarne z wysokości 300 km pozwoliły Na stworzenie dokładnej mapy do rzeczy Amazonki Przed sobą mamy jeszcze interesujące i ważne zadanie, zbadać jak doszło do powstania dubletów w San Agustin i na El Fuerte, ja wiele godzin spędziłem przed i nad źródłem obmycia nóg, obserwując turystów, dziwiących się kamiennym labiryntom i odchodzących z przekonaniem, że widzieli miejsce, gdzie Indianie myli nogi. Potok Quebrada de la Vapatas jak przed wiekami będzie po wieczne czasy chichotać i szumieć. Przepływając obok tego zadziwiają, co działa. Po niekończących się niemal schodach wspinam się na wzgórze. Obmycia nóg tu, na sztucznym plateau archeologia odkryła najstarsze ślady, sięgający 650 rok. PRZ CHR Datowanie to uzyskano dzięki metodzie C-14 przeprowadzonej na kościach i reliktach drewnianych. Znalezionych w pobliżu poprzewracanych posągów, za pomocą tej metody, pozwalającej datować jedynie znaleziska organiczne, nie można niestety ustalić, czy kamienne rzeźby pochodzą z tego samego okresu, czy są, może starsze. Na górze, na sztucznie spłaszczonym wierzchołku, stoi drugie. Ja, L. Przedstawione w ludzkiej postaci z szerokimi, prostokątnymi ramionami i rękoma skrzyżowanymi na piersi. Z okrutnej twarzy szczerzą się pod szerokim nosem cztery złekły, z głębokich oczodołów surowe spojrzenie leci gdzieś w dolinę. Głowę obejmuje ciasny hełm, jakby za przykładem torbaczy, tak licznych na ziemi w okresie kredy. Kamienna postać ma na plecach zwierzę, drugie ja. Archeolodzy mówią, że jest to jaguar, ale ja niestety. Podobnie jak inni, których o to pytałem, nie potrafię w tej postaci rozpoznać jaguara, prostokątną, czaszkę uciska niezgrabny grzebień, prawie tak duży jak głowa. Czy tak? Choćby z daleka, wygląda jaguar. Nawet w stylizacjach starożytni, rzeźbiarze byli bliżsi oryginału. Słyszałem, jak jeden z turystów pozwolił sobie na niesmaczny żart. Ojciec odto ze swoim dzieckiem. Tuż obok stoi kolejny odto, jeszcze bardziej niesamowity i zagadkowy od prominentnego sąsiada. Twarz jest abstrakcyjna. Skośne oczy. Nad szerokimi ustami. Z których wystają obowiązkowe zęby jak u wampira Nawet dysponując najbójniejszą fantazją nie można wyjaśnić, co za przedmiot trzymał Wodto w lewej ręce Nad tą okrutną twarzą znajduje się druga czaszka Kształt ten jednak może przedstawiać również coś zupełnie innego Fascynujące jest to co znajduje się między obiema postaciami? Jest to monstrum wykute z jednego bloku kamienia, określane przez stosowną literaturę mianem krokodyla. Pierwszy raz widzę rozdeptanego krokodyla ze skrzydłami. Nawet jeśli jest to stylizacja, znamy przecież subtelne stylizacje stosowane przez starożytnych rzeźbiarzy. To krokodyl miałby paszczę wydłużoną, nie zaś piesk na całą szerokość ciała, co okazałoby się jednak. Gdybyśmy zechcieli na próbę zinterpretować to coś z punktu widzenia naszej współczesnej wiedzy technicznej, wówczas rozpoznalibyśmy opływowe urządzenie do zasysania powietrza, nos, dwa otwory obserwacyjne dla pilotów, a z lewej i z prawej pozostałości po skrzydłach, bezczelność. Jeżeli bogowie zainspirowali Indian swoim szybkim jak strzała lądownikiem, mógłbym zrozumieć zastraszonych rzeźbiarzy którzy przedstawili ów niebiański wehikuł jako zdeformowanego krokodyla, papłasi z Nowej Gwinei jeszcze dziś uwiecznialiby samolot Concorde jako istotę z zakrzywionym dziobem i rozkraczonymi nogami, spadającą lotem nurkowym na swoją ofiarę, jaki to ma związek z drugim ja, bez teorów Reuda i jego epigonów. Nie wolno badać psychologicznych głębi i mamić schizofrenią. Dawni artyści stworzyli stylizowane wizerunki tego, co widzieli i przeżyli. Znak szczególny. Zęby jak u Drakuli. Po drugiej stronie alto z zachodzące słońce przeświecało przez biało szare chmury, złocąc swoim blaskiem trawę i drzewa. Na horyzoncie góry lśniły nierzeczywistym błękitem nadchodzącej nocy. Jak gdyby chcąc zwrócić uwagę na czas pracy ustalony przez związki zawodowe. Na drodze stanął mi znienacka kolega literat. Oczywiście wykuty w kamieniu. Inspiracją była dla niej muzyka stereo, płynąca ze słuchawek, które miał na głowie. Czy jego niegdysiejszy model istotnie otrzymywał impulsy do pisania od tajemniczego wielkiego brata? Bajeczne. Mój samotny kolega trzyma w lewym ręku gęsie pióro albo nóż. Skierowane ostrzem do góry. Bo co to może być? Skalpel, fled, dmuchawka, a w drugiej ręce gumkę do wycierania. Z racji wykonywanego zawodu uznałbym to za słuszne. Czy słuszne jednak jest moje przypuszczenie, drogi panie? Że odbiera pan wskazówki od istot niebiańskich? Model tej figury musiał spędzać większość czasu po pozycji siedzącej, jego krótkie nogi wydają się krzywe, i znowu groźne kły się z obrzydliwych ust. Te kły, prawie typowe tu dla jakiejś dziwnej rasy, świadczą o istnieniu wzorów nie z tego świata. Bo o ile znam ewolucję rodzaju ludzkiego, to nasi przodkowie nie mieli takich ząbków, jakie przynoszą honor Wim, pyskom, na oczach. Świadczących o chorobie basydowa. Mój nieznany kolega ma okulary. Razem ze słuchawkami i kapelusikiem na wielkiej głowie wygląda jak jakiś osobliwy karzeł. Artyści. Którzy tworzyli tu swoje dzieła, znali się na sztuce przedstawiającej, rzemiosło opanowali do perfekcji. Jest to widoczne. Wszędzie w San Agustin zaznaczali subtelne różnice między ludźmi a ludzko podobnymi istotami, które w większości mają zęby jak u wampira. Ludzie zapewne się ich bali, istoty te bowiem pozostawiły po sobie niezatarte wspomnienia. Dlatego więc stale tu wracają. Nie, wątpliwie mój niewysoki kolega z wielkimi kłami również pochodził. Nie z tej ziemi. Słuchawki i przybory piśmienne są dziwnymi atrybutami tego liliputa. Literaci jednak są zawsze skromni, nawet jeżeli twierdzą, że informacje otrzymują z góry. Co wieczorny deszcz przerwał moją wymianę myśli z kolegą po piórze. Zbiegłem po nieskończonych, a do tego śliskich schodach. Wpadłem do bambusowego lasku, minąłem posągi bogów i bożków, patrzących na mnie zazdrośnie, wilgotnirni oczami oni zostaną w ulewie, ja siądę, sobie zaraz przed kominkiem w Jalconii. Zostali na dworze grupa niezrozumianych świadków mrocznej przeszłości. Idol, Fantom, Bożek, Pedro, miejscowy przewodnik przekonał mnie, żebym tygodniowy pobyt w San Agustin zakończył zwiedzenie Maltos Delos Idolos. Czyli wzgórz bożków. Właściwie chciałem już wracać, ale entuzjazm Pedra mnie skusił. Wczesnym rankiem Pedro zawiózł mnie landrowerem do Magdaleny, a stąd w górę na wzgórza bożków. Wchodzi się tam na stworzone, ludzkimi rękami płasko wzgórze w kształcie podkowy. Pozostałości po dawnym szczycie leżą na zboczu. Najprawdopodobniej było to miejsce pochówku. Świadczą o tym tak. Poziome groby skrzynkowe, wyłożone masywnymi płytami, jak piono w. Cylindryczne groby szybowe i potężne granitowe dolmeny? Pedro nie przesadzał. To trzeba było zobaczyć. Nie wiem, czy mam nadzwyczaj wyczulone zmysły. W każdym razie podniecają mnie takie zagadki. Wypełniają mnie na bożnym zdumie. wiem, Od razu czuję, że muszę dorzucić swoje trzy grosze do rozwiązania. Widząc na tym płaskowzgórzu dolmeny i Menhiry widzę od razu dolmeny i menchiry we francuskiej Brytanii. Czy to nie denerwujące? Że nadal nie wiemy, dlaczego i po co wznoszono w zamierzchłej przeszłości tak monstrualne budowle, wszyscy, którzy zajmują się badaniami, uważają, chyba niesłusznie, że dopiero człowiek współczesny dysponuje wysokimi możliwościami techniki, z tego punktu widzenia, kamienne dzieła naszych przodków są uważane za prymitywne formy wyrazu. Kto wie, co nasi potomkowie będą myśleć o rzeźbach Henry'ego Mura. Być może, stwierdzą, że są one wyrazem prymitywizmu dzisiejszej sztuki, która kiedyś odejdzie w mroki przeszłości. Dla ochrony życia ludzkiego buduje się z funduszy państwowych i prywatnych podziemne schrony przeciwatmowe. Po pierwsze, z troski o przeżycie, po drugie, z nadzieją. Że świadectwa naszych czasów dostarczą późniejszym pokoleniom informacji o naszym życiu Czy plemiona indiańskie z San Agustin również obawiały się unii, cestwienia Czy strach dodał im sił do wykucia potężnych bunkrów, pokrycia ich warstwą ziemi Żeby były niewidoczne z góry, czy chcieli ratować tylko siebie Czy także wizerunki bogów oraz ich wiedzę Nie, jestem na tyle bezczelny żeby wszystko wiedzieć, kiedy nie mogę wytrzymać za duchu naukowych tabu, zadaję pytania na nieba, chyba wolno zadawać takie pytania, dlaczego w Europie i Ameryce Południowej są identyczne budowle, co skłoniło naszych przodków do działania z elitarną arogancją? że nasza niejednokrotnie zblakła nowoczesna sztuka jest jakoby wyrazem czasów zakreśla się granice poznania przed mającymi wysoką wartość artystyczną pracami Prehis, torycznych rzeźbiarzy mimo to jednak nie jesteśmy najwięksi na pewno nie jesteśmy również koroną wspaniałej ewolucji ducha ludzkiego trzymam strony chińskiego mędrca Lao Tse żyjącego około 300 rok prz chr Dwukropek świadomość własnej niewiedzy jest najważniejszym składnikiem wiedzy. Jest to zarazem stała inspiracja do dążenia do wiedzy. Kilka kilometrów od wzgórza Bożków, za wioską Isnos, od na wzgórzach Kamieni, Altos de las Piedras, kolejną wersję drugiego ja, interpretację rzeźby poddał pod dyskusję w 1913 roku. Profesor reus została ona przyjęta przez jego kolegów za fakt, Choć sam Reus sformułował swoje stwierdzenia nadorostrożnie, ostrożnie. W meksykańskim kręgu kulturowym znamy wiele głów bożkaw, wystających ze zwierzęcych pysków. Na przykład azteckiego boga, ujdzilo wyglądającego z dzioba kolibra. Zwierzę to określono później jako okrycie boga, a rozumie się przez to szczególną postać. W jakiej może się pojawiać. Uważa się go poza tym za tożsamego z nim samym albo za jego drugą naturę. Bez wątpienia. Należy uznać także w naszym przypadku. Chodzi o San Agustin. Przypis. EFT. Drugie głowy nad korpusem. Nieważne czy są to głowy ludzkie czy zwierzęce. Za istotne uzupełnienie głównego wizerunku. Za jego drugie ja. Można zarazem mówić o niebiańskiej naturze. Boga ponieważ ta druga twarz jest w górze, stroje rytualne, wiadomo, że ludzie pierwotni ubierali się do tańców rytualnych, w skórę zwierząt, których siłę i cechy chcieli posiąść, czy dotyczy to również postaci z San Agustin, nie widziałem boszków ani w oryginale, ani ich wizerunków, owiniętych w skórę zwierząt, nie mają one również zwierzęcych masek, lecz co najwyżej hełmy, zagmatwane ornamentyka drugiego, ja. W konkretnym przypadku figury ze wzgórz kamieni, przedstawia, jeżeli się jej dokładnie przyjrzeć, co najmniej trzy twarze, trzecia znajduje się pod plecakiem z drugą twarzą, a wszystkie trzy stanowią jedność, czy wolno już, kiedy odrzuci się bałamutną interpretację psychologiczną, przestać zadawać pytania, czy hipoteza profesora Preussa musi nadal pozostawać bez kontrargumentów, pozwolę sobie przytoczyć parę myśli, które jako program przeciwstawny mogłyby stanowić tylko alternatywę dla obowiązującego poglądu. Postać zasadnicza wyobraża kapłana, nad nim i za nim siedzi boska istota, która go opanowała i nie odstępuje ani na krok. Postać ludzka z homunculusem symbolizuje fakt, że człowiek stale musi nieść na swoich barkach ciężar innych. Dopiero z jedności dwóch postaci powstaje trzecia, przestroga. Człowieku bądź czujny. Uważaj również na to, co dzieje się za Twoimi plecami, wyobrażenie przekazanych mitów które opisywały bogów jako istoty w hełmach, występujące zawsze w towarzystwie drugiego boga. W mitach zawarto informacje, że bogowie mogą patrzeć na wszystkie strony jednocześnie. W lesie bogów w San Agustin można doszukiwać się dalszych sensów, lub bez sensów, byle tylko nie przestać myśleć nad nierozwiązaną zagadką. Prawdopodobieństwo, że przedstawiono tu coś boskiego, jest bardzo duże. Postacie w hełmach z ogromnymi zębami nie przedstawiają na pewno ludzi. W bardzo wielu wypadkach postacie te trzymają w rękach ludzika bez wampirzych zębów. Sądzę, że w ten sposób zamanifestowano istnienie przedstawicieli dwóch światów. Pedro umówił przyjaciela z dwoma koniami, na nich wspięliśmy się stromą ścieżką dla zwierząt na Lahakvira. Punkt wznoszący się nad Magdaleną. Wykuta w rdza w obrązowej skale ludzka postać wydaje się udzielać wzniesionymi ramionami błogosławieństwa płynącej dołem. Rzece. z wielkich ust o grubych wargach nie wystają straszne zęby. Elegancka linia brwi, podobnie jak oczy, pasuje do kształtu twarzy. Usunięto ostatnią wątpliwość. Artyści z San Agustinu mieli odróżnić twarze ludzkie od demonicznych pysków bogów i bożków. Kalejdoskop możliwości. Do bogoty wróciłem odrzutowcem towarzystwa lotniczego Aeropesca, nadszedł czas wszystko przemyśleć. Od ponad 15 lat jestem dla panów naukowców chłopcem do bicia, lecz mimo to nadal mam się dobrze. Cóż takiego robię poza odwieraniem granic fantazji, fantazji, którą w naszych czasach zamyka się najczęściej w ciemnym lochu. Lękliwe umysły boją się wyrazić. O czym potajemnie śnią. Żyjemy w ponurych czasach, które wrzucają wszystkich do jednego worka. Rajskie ptaki przerabia się na szare wróbłe, bo te są w większości. I to, co obowiązuje na dworze króla Nobla, co obowiązuje na uniwersytetach, stało się ujednoliconą walutą ducha, stosowaną na całym świecie. Dławi się wszelkie próby spekulacji na temat tego, co prawdopodobne i możliwe. Światli panowie zarozumialcy postępują tak, jakby byli obecni przy wszystkich zdarzeniach w owych zamierzchłych czasach. Tak poważnie brzmią ich interpretacje, choć nie są one ani o grosz więcej warte od wypowiedzi subiektywnych. Na temu gorze brakuje mi interdyscyplinarnej współpracy archeologów, Entografów i specjalistów w najróżniejszych dziedzinach techniki, między dokładnie odgraniczonymi gałęziami nauki poruszam się niczym traperspo, granicza, wkładam palce między drzwi, otwieram okna, żeby wpuścić nieco świeżego powietrza. Wiem, że jestem gościem niepożądanym. Ale moi krytycy powinni mi być wdzięczni za to, że swoje elaboraty mogą porównać z efektami mojej pracy. Bezustannie trzeba przypominać o tym, że nowatorskie odkrycia, zmieniające obraz cywilizacji, były dokonywane przez znających się na rzeczy lajków. Nieokiełznany rozum wymyśla coś niemożliwego, co jednak fachowiec jest potem w stanie zrealizować. Kogo nie stać na fantazję? Jest skazany wyłącznie na posuwanie się przez całe życie szarą, monotonną drogą. Moja fantazja porusza się w ramach jeszcze wyobrażalnych. Zawsze jestem otwarty na wszelkie nowości. Cieszą mnie ożywcze kombinacje myślowe. Poza tym jestem wdzięczny za korekty moich błędów. Jestem też przeciwny wszelkiemu zacieraniu różnic szczególnie w myśl leniu. Za przejaw dyktatury uważam, gdy jakaś telewizyjna eminencja doprowadza do tego, że twarze niepożądane z jej punktu widzenia znikają z ekranu. Do naszych zagwarantowanych wolności powinna należeć również wolność puszczania wodzy fantazji. Poza naukami ścisłymi nie istnieją żadne, dosłownie żadne poglądy naukowe które należałoby uznawać za fakty. Z mojego bagażu wybieram cieszącą się międzynarodowym uznaniem pracę Martina Knappa w mrokach XX wieku i czytam, z całą pewnością można przyjąć rzecz następującą, wiele z niemal bezspornych prawd dzisiejszej nauki okaże się prędzej czy później pustymi twierdzeniami, półprawdziwymi teoriami, partackimi opiniami albo ograniczonymi dogmatami. Nie do pojęcia jest, Dlaczego właśnie dziś po raz pierwszy współczesna nauka miałaby być doskonała czy nawet doskonalsza niż kiedyś, jak zawsze ludzie starają się, aby zarówno ich samych, jak i ich osiągnięcia uważano za ważne i słuszne. A przy tym każde nowe pokolenie dostrzega więcej błędów przeszłości niż pokolenie minione. Pokolenie ostatnie powinno no, tym samym dużo łatwiej wyciągnąć wniosek, że teraźniejszość może kryć wiele błędów. Autor jednego podręcznika z całym przekonaniem odpisuje od drugiego. Eksperci cytują się nawzajem, opierając swoje odkrycia na cudzych błędach. Nie zawsze sprawdzają wyniki swoich badań najnowszymi metodarni albo nie widzą sprzeczności z osiągnięciami innych dziedzin nauki. Co gorsza, studenci przejmują z egzaminacyjnego oportunizmu tezy swoich nauczycieli, często na całe życie, przesada, z jaką większość badaczy, techników i naukowców przedstawia i rozpowszechnia tezy i twierdzenia jako prawdę ostateczne, zakrawa na śmieszność i nieostrożności zarazem, maniana, w porcie lotniczym dr Forero czekał na mnie z tak bezradnym wy, razem twarzy, iż mogło to oznaczać tylko złe wiadomości, przygotowa, Łem się na najgorsze, Forero powiedział, że wieczorem przyjedzie do Hintona spółkownikiem kolumbijskiego lotnictwa, który zna moje książki i chciałby ze mną porozmawiać. To konieczne? Spytałem. Chce pan zobaczyć Ciudat Perdida, Prawda? Zamierza pan trząść się przez pięć dni na oślim grzbiecie i szukać przewodników. Po nieznanym terenie lotnictwo załatwi to prościej. Da helikopter, cel wabił. Zgodziłem się więc na rozmowę. Doktor Forero miał rację, telegrafując, że moja obecność jest konieczna. Listownie nie można by nawiązać takich kontaktów. A co z profesorem Soto? Nie udało się do niego dotrzeć, powiedział Forero, bo jest. Właśnie tam, gdzie pan chciałby się znaleźć. W jego uniwersyteckim biurze nie wiedzą. Kiedy będzie w Bogocie, wieczorem spotkałem się z pułkownikiem Baruisem. Pułkownik był człowiekiem o ujmującym sposobie bycia. Jego przodkowie pochodzili z Niemiec. Przy Whisky rozmawialiśmy parę godzin o moich teoriach, a przede wszystkim o moim pragnieniu dotarcia do zaginionego miasta w dżungli. Przyznałem nawet, że mam nadzieję na pomoc ze strony lotnictwa wojskowego. Ostrożnie rzuciłem słowo helikopter. Pułkownik słyszał o odkryciu, ale nie wiedział, gdzie prowadzi się prace wykopaliskowe. Poprosił o kilka dni cierpliwości, potem się odezwie. Kilka dni cierpliwości. W Ameryce Południowej wszystko robi się znacznie wolniej niż u nas. Tutejsze hasło to Mariana, jutro. Pozostawało mi czekać, czekać na wiadomość od pułkownika B.R. Ruiza i na znak życia od profesora Soto. Dzień chylił się ku końcowi. Wieczorem zgodziłem się na zaproszenie miejscowych Rotarian na kolację, szczęśliwym trafem poznałem lam doktor Jairo Gallego, specjalistę w dziedzinie rolnictwa. Doktor Gallego był niewysoki, żywy i ruchliwy jak ja nie podejrzewałem nawet. Na jakie? Nowe tropy skieruje mnie ta znajomość, Gdy opowiedziałem mu o moim czekaniu, zapytał: Czy zna pan z zdolejwa, ani o nich nie słyszałem. Ani nie czytałem, ale opis prehistorycznych, budowli i fakt. Że archeologia nie wie, co z tym fantem począć. Obudziły we mnie żywe zainteresowanie, zwłaszcza, że nie wiedziałem, co robić przez następne dni. Lepiej przecież poznawać świat i jego zagadki. Goethe pisał przecież, kropka, jak to czyniło zawsze wielu, i przez rozdroże bałamutnie do obranego dążyć celu wyjazd do Villa Deleyva. Można się kłócić. Czy godzina piąta to jeszcze późna noc? Czy już wczesny ranek? Na pewno jest to godzina niepoczciwa jak zawsze kiedy wyjazdy zmuszają mnie do wstania z łóżka o takiej porze. Dziwiłem się też i owego 19 maja 1981 roku. Widząc w 3 milionowej bogocie tak wielu zapóźnionych przechodniów i rannych ptaszków śpieszących do domu albo do pracy wstrząsnął mną dreszcz. Gdy niosąc metalowe walizki wypchane sprzętem fotograficznym i taśmami mierniczymi wypadłem przez wahadłowe drzwi z hotelowego fłaje na świe, Że powietrze. Stolica Kolumbii leży 2645 mn. Dlatego noce są tu chłodne o każdej porze roku. Koło małego czarnego fiata stało czterech mężczyzn. doktor Forero jego sen Carlos, doktor Gallego i student archeologii, Carlos Esqualanta. Tłok, jakiego obawiałem się w naszym pojeździe, miał swoje zalety. Rozgrzałem się, ożywiłem i zapytałem: Jak długo będziemy jechać do Villa de Leyva? Doktor Gallego, siedzący za kierownicą swojego samochodu zawołał do mnie wesoło przez ramię. Z siedem godzin. Ciasnota okazała się nagle dokuczliwa. Od razu poczułem, że za dwie godziny zdrętwieją mi nogi. Potem rozboli mnie kręgosłup. Doktor Gallego musiał dostrzec w lusterku przerażenie malujące się na mojej twarzy, bo wyłowił z torby dwie pomarańcze i powiedział: Najpierw proszę zjeść śniadanie. Ja minie panu jak zbicza. Trzasu, często tędy jeżdżę służbowo. Fiat ruszył z hałasem. Z radia popłynęły melancholijne melodie chór, gitara, trąbka i zawodzący saksofon tenorowy, zapewne wszystkim tu znane, bo do obu akademików którzy zaczęli nucić do wtóru. Dołączyli po chwili obaj młodzieńcy. Choralne śpiewy rozbrzmiewały przez całą podróż. Kiedy zaczął się komentarz polityczny, doktor Gallego wyłączył odbiornik. Wytarłem fragment zaparowanego okna. Na skraju drogi stali chłopcy i dziewczęta w jaskrawo swetrach, oferując miejsc. Cową ceramikę, malowaną, wypalaną, kubki, puchary. Miseczki. Na widok kamiennych kopczyków w wysokości mniej więcej pół metra. Zapytałem, czy są to prymitywne znaki drogowe. Doktor Gallego wyjaśnił, że w domach oznaczonych takimi kopczykami sprzedaje się chiche. Chiche to musujący napój zbliżony do piwa, porównywalny z bardzo młodym winem, pędzony przez indian połu. Dniowo amerykańskich pod różnymi nazwami i z różnych surowców. Indianie andyjscy pędzą go z trzciny cukrowej albo z kukurydzy. Indianie mieszkający w dżungli, z zawierającego białko manioku, rosnącego w lasach tropikalnych a należącego do rodziny wilczo-mleczowatych. Swoją chichę nazywają oni kashiri. Chałupnicza produkcja tego napoju jest bardzo prosta. Łodegi trzci i ny cukrowej rozgniata się kamiennymi albo drewnianymi walcami. miazgę umieszcza się w dzbanach i podgrzewa na otwartym ogniu lub rozżarzonych kamieniach. Potem wlewa się ją do kadzi. W której znajdują się resztki chichy z poprzedniego procesu produkcyjnego. Resztki te zapoczątkowują szybką fermentację. Indianki mieszają masę, dodają niewielką ilość wody i nakrywają kać liśćmi bananowymi. Po 24 godzinach chichu nadaje się do picia. Zamiana cukru w alkohol dokonuje się tak szybko, że zacier już po dwóch dniach można. Poddać destylacji i uzyskać zaniwódkę. Tak. Z chichą jest tak samo jak z młodym winem. Trzeba ją pić, gdy tylko napój dojrzeje dzień za późno i zemsta Montezumy, czyli biegunka pewna jak Amen w pacierzu od stolicy prowincji Tumi 2820M. Droga biegła pośród gór. W pierwotnym krajobrazie pełnym czerwono-brązowych i czerwonych szczytów, za którymi można było przeczuć prześwitujące przez mgiełkę błękitem i foletem dalsze wzniesienia Andów. Widoki przywiodły mi na myśl dolinę Kaszmiru. W dolinach rozciągało się ciemnozielone plantacje kartofli. Doktor Gallego powiedział mi, że w La Paz w Boliwii, najwyżej położonej stolicy świata, 4000 p.m. Kobiety plamienia Aymara oferują na targu 200 odmian kartofli uprawianych w Andach. Archeologia udowodniła, że już w czasach przedchrześcijańskich, w tak zwanej epoce nasca około 200 rok, PRZ CHR, Indianie uprawiali, to udowodniony, 625 odmian kartofli Pizarro. Hiszpański konkwistador Około 1550 roku Sprowadził kartofle do Europy Pomyślałem, że bez Indiańskich osiągnięć w dziedzinie Rolnictwa dawno zginęlibyśmy Z głodu słońce oślepiało Stojąc prawie w zenicie Na jednym z zakrętów wyprzedził Nas o centymetr wóz wyścigowy Za którym zwyciem silnika pędziło Ośmiu dalszych zawodników tego Najwidoczniej spontanicznie Zorganizowanego prywatnego rajdu Gal Lego Zara. Reagował tak, jak ja bym to zrobił. Stanął i zaczekał, aż... Wspaniali mężczyźni wyszaleją się w liście południowoamerykańskim przypływie temperamentu. Od razu przypomniały mi się sceny ryzykownych pościgów ze wspaniałego filmu z Wesem Montandem i Catherine Deneuve. Nikt nie powiedział ani słowa. Doktor Gallego wrzucił pierwszy bieg i zaproponował zjedzenie obiadu w Hospedaria Duruelo. Na pierwszym piętrze wielkiej, śnieżnobiałej klasztornej budowli z kolumnowymi galeriami siostry karymelitanki urządziły w refektarzach restauracje dla podróżnych. Jest to nobliwe pomieszczenie z obitymi skórą krzesłami. chybanu przy stołach nakrytych oślepiającą bielą, na których orchidee jaśniały w wazonach wszystkimi kolorami tęczy. Orchidee nie są tu niczym egzotycznym ani bardzo drogim, są równie popularne jak u nas. Stokrotki po krótkiej modlitwie siostry, w czarnych habitach i białych czepeczkach, podały nam bezszelestnie kolumbijską potrawę narodową a i a co bezszelestnie bo w aksamitnych pantoflach miłosierne anioły pożywienia a jar to zagęszczona zupa jarzynowa w której pływają kartofle w kostkę groszek kukurydza owoce awokado ryż i posiekany kurczak jako napoje pobożne anioły zaoferowały nam mleko i sok z guajawy guajawa to jasnobrązowy owoc wielkości mandarynki Bagaty w witaminy. Kolumbijczycy twierdzą, że szklanka cierpko słodkiego soku z głaja wyrówna się wartością odżywczą dziesięciu bananom. Po obiedzie podano kawę o czerni bez księżycowej nocy. Kawa jest tutaj wszędzie. Kolumbijczycy mają chyba serca jak konie. Kawa smakuje im nie tylko o każdej porze dnia i przy każdej okazji. Są z niej również dumni, bo jest to podobno jedyna kawa na świecie. Produkowana i eksportowana bez jakichkolwiek sztucznych dodatków. Piedra z Dolejwa, jak daleko jeszcze do tej waszej kupy gruzu? Zapytał Juan Carlos, kiedy znów wcisnęliśmy się do wiata Parę kilometrów, pocieszył go Forero ojciec. I rzeczywiście, wyboista gruntowa droga doprowadziła nas wkrótce do ruin. Ich fragmenty leżą bądź stoją w prostokątnym wykopie. Nie ma ani cegieł, ani resztek murów mogących świadczyć o tym, że kiedyś był to budynek, Chociaż liczba i kamiennych kloców świadczą o tym, że mogłyby to być resztki jakiejś gigantycznej budowli. Zmierzyłem prostokąt, przed którym staliśmy, miał 34,4 x 11,6 m. Przy wschodnim, dłuższym boku przetrwały 24 kolumny, z których największa wznosi się na 3,4 m. Odstępy między zachowanymi kolumnami pozwalają przypuszczać... Że kiedyś po dłuższej stronie było ich 42. W centrum układu butwieje kilka okrągłych, częściowo połamanych słupów, które przy wysokości 6,8 m i obwodzie 2,75 były zapewne niegdyś znacznie większe od pozostałych. Co to było? zapytał Juan Carlos, dźwigający ze mną torbę ze sprzętem fotograficznym. Daj mi, proszę, kompas. Moje szare komórki zrozumiały nagle. Wyrazisty obraz. Którą ujrzałem Igła kompasu potwierdziła moje przeczucia Prostokąt był Towany według stron świata Dłuższa oś przebiegała w kierunku Wschód-zachód Krótsza Północ-południe Myślami do Francji Menhir, Nieociosane kamienie kromlechu z we francuskiej Bretanii są dla archeologu sensacją. Cudem, zagadką, bo rozmieszczono je na planie prostokąta. Aż do chwili tego odkrycia uważano, że megalityczne układy kamienne powinny być okrągłe. Jak w Stonehenge. A wybór czy rollerich na wyspach brytyjskich okrągłe można było łatwiej zinterpretować jako kalendarze. Potem doszło do irytującego odkrycia kromlechu. Crucuno które od niepamiętnych czasów nazywa się tak samo, jak pobliska wioska na Półwyspie bretońskim. Dawniejsze interpretacje zaczęły się chwiać w posadach. Nie dada da się jednak ukryć, że na długości 34,2 m i szerokości 25,7 m w Cerucuno wznoszą się 22 menhiry, inne. Przewrócone i uszkodzone leżą na ziemi, kilka być może zebrano, Fernand Nil wykazał nie zbić się, że także prostokąt z Cirucuno jest kalendarzem, dzięki przekątnym można ustalić dzień przesilenia letniego i zimowego, dzięki osi dłuższej, zrówania dnia z nocą. Kromlech z Leiva jest węższy od kromlechu Crucuno. Inne więc są przekątne i tworzone przez nie kąty, ale wydaje się, że w Kolumbii liczba kolumn menhirów była większa niż w Brytanii. W lejwa na dłuższym boku prostokąta stały 24 menhiry. W Brytanii jest ich 22 dobrze zachowanych. Tu, w tym miejscu opuszczonym od Boga, musiało więc kiedyś stać wzdłuż wszystkich czterech boków. 76 menhirów. Po 24 wzdłuż boków dłuższych i po 14 wzdłuż krótszych. Nie można sobie nawet wyobrazić, ile kolumno oznaczało środek układu. Mój spekulatywny umysł zaczął działać. Im więcej menhirów zasadzono, tym więcej było możliwych obli. Czeń kątowych i tym bardziej skomplikowany był układ służący do rozwiązywania zadań matematycznych. Obfitość menhirów pozwalała. Na przyjęcie większej liczby linii namiarowych i ich kombinacji można było uwzględniać więcej kamieni. Można przypuszczać, że układ kamieni z lejwa, podobnie jak w Crucuno, wiązał się z obserwą. Astronomicznymi, bo z jakiego innego powodu cztery rzędy kamieni zorientowano według stron świata, nie mam za złe Kolumbijczykom, że nie próbowali rozwiązać zagadki kamieni z Lejwa Nie wiedzą nic o bretońskim pendant, informacje obiegają całą kulę ziemską. Dla badań archeologicznych jednak odległość 10 tysięcy kilometrów jest nadal nie do pokonania, a właściwie to archeolodzy powinni mi być wdzięczni. Powinni dołożyć się do wcale niemałych kosztów moich podróży, bo jak dotąd zwracam ich uwagę na takie powiązania gratisowo. Nie są jednak ani wdzięczni, ani ja nie słyszę o dotacjach. No dobrze, może moje wnuki dowiedzą się, że ich dziadzio Anno któregoś tam dawał naukowcom bardzo mądre rady. Erik, co to było naprawdę? zapytał mój młody przyjaciel Juan Carlos, a Forero ojciec oraz doktor Gallego spojrzeli na mnie. Jakbym był jasnowidzem, który z miejsca udzieli im choćby ogólnego wyjaśnienia, odparłem, że widzę tu niejakie podobieństwo do pewnego słynnego kromlechu we Francji, i zaproponowałem, żeby zbadać krąg dokładniej, może znajdą się jeszcze jakieś informacje na kamieniach, ledwie kilometr dalej na ziemi leżał penis w erekcji, miał długość 5,8 m. A rosło na nim drzewo. Obok spoczywał kolejne rozkosznia, czek długości 8,12 m. Człowiek niepozbawiony humoru, a do tego nieco bezczelny może twierdzić, że wyemancypowane kobiety wyjęły kiedyś rzeźbiarzą z ręki narzędzia, żeby atrybut pełcy męskiej, otaczany czcią od czasów Adama, wychanobilitowany przez Freuda i panią szerechite do rangi symbolu. Snów, Uwiecznić w jego najbardziej imponującej postaci jako ostrzeżenie symbole rozkoszy nie wyjaśniają w każdym razie prostokątów. Czy są przypomnieniem kultu płodności, penisy tego formatu pozwalałyby na wyciągnięcie takich wniosków? Czy w bezpośredniej blikości kalendarza można było ustalać dni płodne i bezpłodne? Czy prekursorzy metody ogino Knausa przybywali tu? Aby potem ogłosić radosną nowinę o ograniczonej czasowo płodności kobiety, a może przechadzało się tu olbrzymy, które posługiwały się i bawiły tymi zadziwiającymi przedmiotami. Wszystko możliwe, nie miałem nawet najmniejszego prawdopodobnego wyjaśnienia. Mogłem co najwyżej zwrócić uwagę na fakt, że w wielu krajach penis jest ulubionym motywem rzeźbiarskim. Może ludzie epoki kamiennej upodobali sobie tylko jeden rodzaj spędzania wolnego czasu, a może wszędzie ci sami psycholodzy, nawet bez kozetki, inspirowali ich do tworzenia takich samych wizerunków. Jeśli archeolodzy odwrócą, niewinne oczęte od takich znalezisk, to może zajmą się nimi sekunda. Suolodzy. Ktoś powinien napisać bestseller Życie seksualne ludzi epoki kamiennej. Pani Szerechite, do dzieła. Będzie pani zachwycona. Oba zorientowane według stron świata kromlechy są przykładem wielu podobnych struktur na wszystkich kontynentach. Ich interpreta. Cia jako kalendarze jest prawdopodobna. Ale niezadowalająca Istniały prostsze metody określania początku wiosny i przepowiadania jesieni Wszystkim nam coś umknęło Czy przeoczyliśmy coś, co pozwoliłoby Nam przejrzeć knowania ludzi epoki kamiennej Zapowiedzi nadejścia Pół roku nigdy nie były potrzebne rolnictwu, bo Pomijając niewielkie zmiany Pory roku pojawiają się cyklicznie Precyzyjny kalendarz byłby użyteczny przy tworzeniu horoskopów opartych na gwiazdach ale mówmy poważnie, czy daty odczytywane z Kromlechów Deter minowały święcenia kapłańskie, święta rytualne, kulty gwiazd? Czy takie dni były określane przez procesy zachodzące na niebie? Czy były to pomniki istot, przybywających z kosmosu a następnie tam znikających? Czy Fallus był symbolem życia, które przybyło z kosmosu? Interpretację kalendarzową można zaliczyć do arsenału rozwiązań kamiennej. Zagadki ale nie będzie to moim zdaniem szczyt logicznego myślenia. Wizyty robocze? Wizyty robocze? Głupie określenie, używane od pewnego czasu przez polityków. Jeżeli ci panowie spożywają posiłek, to jest to oczywiście posiłek roboczy. Jeżeli zabierają się do pracy ze samego rana, to gada ją bez końca przy roboczym śniadaniu. Ostatnio jeden z radiowych komentatorów politycznych powiedział nawet, że spotkano się na drinku roboczym. Jeżeli tak się to nazywa, to ja w trakcie moich podróży stale biorę udział w śniadaniach roboczych, posiłkach roboczych i roboczych drinkach, wieczorem po powrocie z wycieczki. Byłem umówiony ze szwajcarami mieszkającymi w bogocie na spotkanie robocze. W jego trakcie poznałem mojego rodaka. Pochodzącego ze Szwajcarii romańskiej Fego Lattiona Lattion jest profesorem muzyki w Kolegium Szwajcarskim w stolicy Kolumbii Zna moje książki Dlatego też zaraz Po przedstawieniu się zadał mi pytanie Czy widziałem płytkę genetyczną Gdy usłyszałem słowo genetyczna Pomyślałem od razu o fal Lusach lejwa. Nie, a co to jest? Zacząłem się dopytywać Profesor Lattion wyjaśnił że chodzi tu o znalezisko pokryte po obu stronach zdumiewającymi reliefami, jest to cykl obrazów przedstawiający powstawanie życia od plemnika do płodu druga strona wyobędrza zapłodnienie komórki i jej rozwój do żaby, jaki jest wiek płytki profesor Lottion odetchnął i odparł po dłuższym na myśle, pewnie parę tysięcy lat w moich oczach zabłysły chyba wątpliwości bo przecież prehistoryczni mieszkańcy dzisiejszej Kolumbii nie dysponujący mikroskopami, nie mogli wiedzieć o istnieniu plemników. Mój siwy rodak dorzucił: więc prędko może pan ją przecież zobaczyć. Jest w posiadaniu ojca jednego, z moich byłych uczniów to profesor Jaime Gutierrez. Chce go pan poznać? Proszę mnie z nim umówić. Płytka genetyczna sam punktualny co do minuty ucieszyłem się, że profesor Gutierrez. Czeka na mnie przed swoim bungalowem przy Carrera 9B nr 126. Bardziej niż luźne sportowe ubranie rzucało się czy jego silne, nerwowe, spracowane ręce. Powiedziałem mu o tym w ciemnych oczach tego wysokiego, szczupłego człowieka o twarzy okolonej brodą. Pojawił się dobroduszny uśmiech. Tak. Powiedział dużo rysuje. Jest projektantem form przemysłowych, ten przedmiot wykłada również na trzech uniwersytetach w Bogocie. Techniczno-artystyczną działalnością jest resztą zarażona cała rodzina. Na wielkim pokoju rękodzielnictwem była zajęta jego żona, czterej Synowie, córka oraz ich przyjaciele i przyjaciółki wszyscy mieli już ukończone 18 lat. Synowie wyglądali jak sobowtórych w Egływary. Zarośnięci jak ten lekarz i przywódca guerilli, na głowach czapki bez daszka. Byli oni jednak zwolennikami wyłącznie zewnętrznych atry. butów tego rewolucjonisty. Wszyscy, chłopcy i dziewczyny, a częściowo również matka, uprawiali swoje hobby, formowali coś lub malowali tworzyli delikatne mobile najstarszy robił w ciemni powiększenia swoich zdjęć pani Gutierrez malowała delikatnym pędzelkiem szklane płytki w stylu starego malarstwa na szkle południowoamerykańskie życie rodzinne o jakim nawet nie myśleliśmy Słysząc codzienne komunikaty o niepokojach w tej części Nowego Świata, media prawie nic nie mówią o tej milczącej większości. Takie było moje pierwsze wrażenie po wejściu do tego domu. Później ujrzałem regały stojące wzdłuż wszystkich ścian, obładowane z kami archeologicznymi, zarówno w pierwszym pomieszczeniu, jak i w pozostałych. Gutierrez wyłuskał mnie i profesora Latyona z rodzinnego grona i zaprowadził do swojego spartańsko wyposażonego gabinetu, w którym znajdowało się biurko, krzesło, deska kreślarska i regały pełne ceramiki i dziwnych kamieni. Sięgnął po rzecz pierwszą, z brzegu, rodzaj amuletu wielkości dłoni. Przedmiot był pokryty wygrawerowanymi znakami pisma. Nagle mi zaświtało. Glozel, afer w Glozel, między Leonem a słynnym kąpieliskiem Wichy we Francji, w departamencie Allier. Jest mała miejscowość Glozel, wioska jak wiele innych. Glozel jednak stało się sławne dzięki znaleziskom. Które ujrzały tu światło dzienne, i dzięki intrygom, jakie one wywołały, bił się z tego prawie kryminał. 1 marca 1924 roku młody wieśniak Emile Fradinorał swoje pole. Irytowały go kamienie wybijające szczerby w lemieszu Zaczął je zbierać i składać na miedzy. W trakcie tej pracy poczuł, że jeden jest lżejszy od innych. Ręką starł ziemię i zobaczył znaki pisma układające się w niezrozumiałe słowo te H.O.X. Fradin wsunął znalezisko do kieszeni kurtki i po powrocie do domu umył. Wówczas okazało się, że tak naprawdę kamień jest glinianą skorupą. Wieśniak nie potrafił wprawdzie odczytać rytów. Za to zaczął oddzielać skorupę od kamieni, bo uznał że znalezisko może stanowić zabytek. Taki mądry był ten prosty francuski chłop trud się opłacił. Fradin odkrył tysiące tabli czeki kamieni pokrytych rytami. Wieść o znaleziskach z Glozel dotarła wkrótce do wichy. Tam usłyszał ją uzdrowiskowy lekarz. doktor Antonio Morlet Razem z Fradinem znalazł dalsze kamienie i tabliczki pokryte niezwykłymi rytarni, kilka z nich wysłał do paryskiego Museu des beaux Arts. Muzeum Sztuk Pięknych. Tam nikomu się nie śpieszyło. Dopiero po paru latach dyrektor muzeum, dr Capitan, zdecydował się na wizytę w Glozel, gdzie, przypojony do szpiku kości akademickim majestatem, obszedł dostojnie amatorskie stanowiska archeologiczne. Dumny, że jako pierwszy może podać informacje o kamieniach i tabliczkach z dziwnymi napisami. Stworzył relację, której nigdy nie opublikowano, a poszło oczywiście o błahostkę, bo tymczasem dr Med Morlet napisał rozprawę, przecież to oburzające, że ktoś, kto skończył ledwie medycynę, może pchać się z brudnymi butami w archeologię, a do tego partycypować w odkryciu, szalał dyrektor muzeum, próbując wskurać coś u autora. Dr Moret wymienił w swojej pracy nazwisko Emila Fradina, do tego odrzucił żądanie paryskiego naukowca, aby nazwisko wieśniaka przeprawić na nazwisko uświęcone akademizmem, Doktor Capitan. Pewne jest, i trzeba o tym napisać, że ów dr Capitan od samego. Początku robił wszystko, byle tylko zdyskredytować odkrycia z Glozel, gdy zaś Fradin zrobił się na tyle bezczelny, że skarby wyrwane w swojej ziemi wystawił w stodole zagrody rodziców i pokazywał za niewielką opłatą. Wtedy dobrani paryscy archeolodzy, mianowani, z urzędu, w zwyczajowo zgodny i nieprzyjemny sposób zwymyślali dzielnego wieśniaka od fałszerzy, ale dowodom nie dało się zaprzeczyć. W 1928 roku komisja złożona ze szwedzkich i francuskich kryminologów przetrząsnęła dziewiczą ziemię w Glozel, ziemię, której mile Fradin frad im już nie uprawiał. Komisja znalazła resztki kości. Które datowano. Później na 12 tysięcy r, PRZ chr. kolekcja z Glozel powiększyła się o wiele, tysięcy interesujących kamieni. Kilka glinianych tabliczek oraz onaczy. Nie a do urn. można by sądzić, że teraz archeolodzy zaakceptują znalezisko, o którego prawdziwości zaświadczono. Przywracając cześć Milowi. fradin, paryska Kamaryla jednak trzymała się mocno. Doktor Capitan zdyskwalifikował przecież kamienie z glozel jako falsyfikaty. Jego pogląd stał się książkowym dogmatem obowiązującym akademickie katedry, jak w tym powiedzonku. 130 profesorów już cały. Kraj jest chory. Niestety tak jest. Ale prawda zawsze wyjdzie na jaw. Ostatnio pewien Szwajcar, dr Hans Rudolf Hitz, podjął próbę odczytania znaków pisma z Glozel. Rezultat okazał się równie zdumiewający co zachęcający. Znaki dają się odczytać nie tylko jako symbole pisma, lecz również jako matematyczne szeregi liczb. Zapytałem profesora Gutierreza. Czy słyszał o Glozel? Oczywiście, że nie słyszał. Powiedziałem mu więc, co przyszło mi właśnie do głowy. I zadałem pytanie, skąd pochodzą kamienie znajdujące się w jego kolekcji. Kamienie z Sutatausa. Było to dobre 17 lat temu, opowiadał profesor Gutierrez. Kiedy rozmawiał z Bernardo Orinsonem, kowalem ze zawodu, który posiadał gospodarstwo koło Sutatausa, 40 mil na północny zachód od Bogoty. Jego znajomek pokazał mu wówczas kilka kamieni z wyrytymi postaciami i znakami pisma i zapytał o ich wiek. Gutierrez, który nie potrafił tego ocenić, poprosił zaprzyjaźnionego geologa o szacunkową ocenę znalezisk, a przynajmniej o stwierdzenie, czy są to rzeczy współczesne, czy zabytkowe. Geolog zapewnił, że kamienie oraz znajdujące się na nich ryty liczą sobie kilka tysięcy lat. Bo pod mikroskopem stwierdził wyraźne ślady erozji wodnej. Gdybym miał na to czas i ochotę, zachęcał mnie Gutierrez, mógłbym sam na tamtejszych polach znaleźć takie kamienie. Glozali Kolumbia. Czy mamy uwierzyć, że na całym świecie działała mafia fałszerzy, która przy pomocy lawiny kamieni zamierzała wodzić za nas archeologów? A może, zamiast zachowywać się tak prostacko, należałoby najpierw sprawdzić. Czy kiedyś nie było mistrza, który nauczył żeś biarze jednego schematu, należałoby też zapytać, czy wizerunki nie pochodzą przypadkiem z tego samego podręcznika znaków graficznych i znaków pisma nikt nie może być przecież na tyle głupi, żeby przypuszczać, iż kiedyś, może i nie tak dawno, wędrowali po naszej planecie wariaci, którzy najpierw z wielkim trudem zbierali kamienie, różnej wielkości i o rozmaitym stopniu twardości, aby je później wycy, zelować rylcami i dłutami i powsadzać głęboko w ziemię. Ktoś, kto ma ochotę płatać figle, robi to znacznie prościej, czy archeolodzy nie. Przeceniają swojej ważności, kiedy insynuują, że cały ten trud miał na celu jedynie fałszerstwo. Mające wprowadzić ich w błąd, jeśli ktoś nie chce być uznany za fałszerza faktów, staje przed bardzo skomplikowanymi pytaniami, czy istniało centrum, z którego kierowano pracami w kamieniu, czy wielką liczbę kamieni nakazano naszpikować posłaniami informacjami. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że znajdzie się je po tysiącleciach, kamienie z glozel datowano na 12 tysięcy r. PRZ CHR, ruiny żadnej świątyni, ani z czasów Majów, ani Inków, ani starożytnego Egiptu czy Babilonu, nie pochodzą z tak wczesnej epoki. Kamienie obrobiono w zagadkowych czasach znacznie wcześniejszych od czasów będących polem działania archeologii. A może archeologia boi się badać białe plamy w historii ludzkości? Dotychczasowe znaleziska to bogate zbiory kamieni w określonych punktach Ziemi. Fenomenem tym nie zajęto się jeszcze w systematyczny sposób. Przypadkowe odkrycia należy więc potraktować co najwyżej, jako początek badań, nie zaś jako ich koniec. Dopiero po zbadaniu wszystkich odkryć tego rodzaju dowiemy się, czy miejsca kamiennych znalezisk nie były miejscami świętymi, w których wierni składali kosztowne kamienie, podobnie jak dziś składa się wota w miejscach pielgrzymek, być może kamienie, w zależności od bogactwa i zawartości rytów, przedstawiają sobą określoną wartość handlową i wymienną. Czy kupcy mieli je w swoim bagażu? Albo uwiarygodniać nimi zlecenia dla dostawców, czy były to emulety, pisemne informacje przeznaczone dla członków rodu, prawdopodobna będzie każda interpretacja, z wyjątkiem mówiącej, że jest to fałszerstwo. Przyznajmy więc, że jeszcze nigdy nie wiedzieliśmy tak mało o tak wielu przedmiotach jak dziś. Płytka genetyczna jeszcze raz. Profesor Gutierrez wręczył mi czarną jak węgiel płytkę, która ważyła około dwóch kilo. Miała średnic 22 cm a w środku otwór jak płyta gramofonowa. Skąd pan ją ma szczęśliwy traf? Wszyscy wiedzą, że zbieram zabytkowe znaleziska parę lat temu pojawił się u mnie głaguo, poszukiwacz skarbów. Gutierrez uśmiechnął się gdzie indziej uznano, by go za rabusia grobów. Zaoferował mi płytkę za niewielką sumę. Wie pan. Gdzie ją znalazł? Gwakweros mają swoje sekrety. Ten przysiągł, że nie wykradł jej z grobu. Powiedział, że znalazł ją w ziemi podczas zakładania Ciągu. Ten człowiek mieszka na przedmieściach Bogoty. Jest to rzecz zabytkowa i prawdziwa. Gutierrez wypuścił nosem wonny dym czarnego cygara i rzekł, ślepy to czuje, widzący widzi, a geolodzy zapewniają, że ten przedmiot. Pokryte precyzyjnymi rytarniami ma tysiące lat. Proszę spojrzeć. Płytka jest ściśnięta. Została z biegiem czasu sprasowana ciężarem ziemi. Postacie są nieco zdeformowane. Na brzegach wygięte odkształciła się symetria wizerunku węża. W paru miejscach reliefy odpadły, zniszczyła je erozja wywołana płynącą wodą. Dwaj zaprzyjaźnieni geolodzy z Uniwersytetu Technicznego potwierdzili to, co podejrzewałem. O czym instynktownie wiedziałem. Płytka ma tysiące lat. A ile jest tych tysięcy? Nie wiem. W każdym razie gratulowano mi wspaniałego eksponatu. Na wersie, na zewnętrznym kręgu, znajduje się dwanaście ornamentów. Rozgraniczonych promienistymi liniami. Od środka płytki rozchodzi się sześć sektorów, rozdzielonych strzałką na dwie części. Bezpośrednio po, de strzałką przedstawiono półtora z dwie postacie: mężczyznę i kobietę. Wyraźnie widać waginko oraz penis. A pańska interpretacja. Panie profesorze, na początku myślałem, że to kalendarz ze względu na 12 sektorów, które, jak się zdawało, zawierają wyobrażenia znaków zodiaku. Tylko co wspólnego miałyby z tym obie postacie z tak charakterystycznie przedstawionymi cechami płciowymi? O ile co do reszty można mieć wątpliwości, to vagina i penis są oczywiste. Rozmawiałem z biologami z uniwersytetu i co powiedzieli. To oni określili płytkę mianem genetycznej. Zawarte na niej wizerunki zinterpretowali z własnego punktu widzenia. Proszę spojrzeć. Biolodzy powiedzieli, że bezpośrednio pod strzałką siedzą dwie żaby. Na prawo od samczyka zaczyna się linia, która obiega otwór w płytce i kończy się strzałką. Linia ze strzałką może wskazywać na znaczenie wizerunków z obrzeża płytki. Stanowi ona również połączenie penisa z waginą czyli jak zapłodnienia. A teraz niech pan po kolei popatrzy na 6 sektorów na lewo od strzałki. Pole 1: dwukropek plemnik. Pole 2: dwukropek męska i żeńska komórka rozrodcza. Pole 3: dwukropek zapłodniona komórka jajowa. Pole 4: dwukropek embrion. Pole 5: dwukropek rozwijający się embrion. Pole 6: Dwukropek płód, sektorów. Na prawo od strzałki nie rozumiem jednoznacznie. Bio-lodzy sądzą, że może oznaczają one rozwój ewolucyjny. Na przykład: taki pole 1, dwukropek podział komórki, pole 2, dwukropek istota wodna, pole 3, dwukropek płaz, gad, salamandra, pole 4, dwukropek może ptak, pole 5, dwukropek faza przejściowa rozwoju człowieka, pole 6. Dwukropek raczej jednoznacznie. Człowiek. Tak, a te sześć sektorów dachadzących do środka płatki? Biolodzy stwierdzili, że trzy po lewej stronie strzałki mogą przedstawiać rozmnażanie się komórek, z prawej zaś samca i samice. Wagina i penis znów są widoczne, a obok ciężarna kobieta wyraźnie widać piersi głośne myślenie straszne powiedziałem patrząc na twarze obserwujących mnie Gutierrez i Latiana wszyscy tak mówią po obejrzeniu płytki potwierdził Gutierrez, a Latian zapytał co pan o tym sądzi oględziny do przez lupę potwierdziły to co mówili geolodzy pomyślałem głośno o wyjaśnieniu najgorszym czyli że jest to fałszerstwo możemy spokojnie zapomnieć Przyznaję, że zirytowało mnie graficzne, quasi-nowoczesne przedstawienie strzałki. Strzałki jednak należą przecież do stałego repertuaru sztuki naskalnej. Widziałem je w Sete Cidades w Brazylii, w dolinach na terenach Indian Hopi w USA, w Grociela Pilata w Hiszpanii i w Walca Monica we Włoszech. Trudno zaprzeczyć, że strzałki są stylizacją oszczepów. Znanych od niepamiętnych czasów, co oznaczają reliefy, obrazy są zbyt niezwykłe, aby umiejscowić je w dostępnej nam epoce. Absolutnie nowoczesna zdolność pojmowania pozwala na wysunięcie przypuszczenia, że płytka pochodzi od cywilizacji, która w ówczesnej epoce dysponowała obecnym stanem naszej wiedzy. Autorzy tych wizerunków mieli informacje, wykraczające o tysiąc lecia w przyszłość, pa i ich epokę. Dysponowali Knofchow, o jakim mnie śniło się prehistorycznym ludom, które ani nie dysponowały mikro, skopami, dzięki którym można zobaczyć plemniki, czy zaobserwować podział komórki, ani nie miały zielanego pojęcia o przedstawionej tu ewolucji. Czy byli więc nauczyciele, którzy przekazali im tę wiedzę? Co pan o tym sądzi? Gutierrez skubał brodę w zamyśleniu. Mogę sobie wyobrazić, że płytka była czymś w rodzaju pomocy. Naukowej. Bardzo praktyczny jest nawet otwór w środku, bo wedle potrzeby można płytkę obracać i przedstawiać kolejne wizerunki, tylko awers jest na tyle zrozumiały, aby można było uznać go za pomoc naukową. Rewers jest raczej niejasny, przerwałem. Profesor Gutierrez, który zajmuje się płytką od lat, stwierdził, że i z rewersu można coś odczytać. Jeżeli tylko będzie się płytkę obracać niezgodnie z ruchem wskazówek zegara, Wskazówka znajduje się na godzinie ósmej. Para z symbolem pochwy, znajdującym się na lewo od głowy samca. Godzina siódma. Plemniki wnikają do pochwy. Godzina szósta. Klęcząca kobieta z nie zapłodnioną komórką jajową przed dłonem. Nad nią plemnik. Godzina piąta. Plemniki, chromosomy z kropkami, dążące do dwóch komórek jajowych, z których jedna jest pusta. Niezapłodniona. Druga natomiast zapłodniona. Godzina czwarta. Niezrozumiałe znaki, ale pozycja wskazówki jest jasna. Bliźnięta w łonie matki. Docenci też muszą mieć coś do roboty muszą sobie czasem coś pointerpretować. Zaśmiał się profesor Lattion. Wszechobecna papalogia. Przedmiot tego rodzaju powinien się właściwie znajdować w muzealnej gablocie. Pomyślałem, na głos zaś zapytałem. Co o tym mówią archeolodzy? W sprawie ukochanego dziecka profesor Gutierrez zasięgał rady u wielu fachowców, nawet u czołowego archeologa Kolumbu, Soto, Holguina. Ten długo oglądał płytkę, w końcu jednak przyznał, że nie wie, co z tym fantem pacząć. Widzi pan, Gutierrez okazał zrozumienie. To nie pasuje do żadnego schematu, do żadnej z poznanych dotąd kultur gdzie położyć taką płytkę w muzeum jaką tabliczką opatrzyć w jakie znaki wymagają nowego spojrzenia na prehistorię ludzkości. Po waniu znalezisk tego rodzaju nie można już uważać naszych najdaw, mniejszych przodków za prymitywnych dzikusów, trzeba czasu. Aż ta idea dotrze do istniejącej budowli myślowej, trzeba nam wiele cierpliwości, pewnie tak będzie. Kiedy to piszę, przychodzą mi do głowy słowa: Profesor Hermanna Obertha, niekwestionowanego ojca podróży kosmicznych są naukowcy, zachowujący się jak głupie gęsi, odrzucają nowe idee i myśli, uznając je za bezsens. Tak, to też prawda, tak czy siak. Stwierdzenie profesora Hermanna Obertha należało tu zacytować: Potrząsanie zastannymi dogmatami nauki nie jest lubiane. Kiedyś uważano kościoły za dogmatyczne, a naukę za dynamiczną. Tymczasem bieguny mądrości zamieniało się miejscami. Dziś Kościół mówi, że życie pozaziemskie, a nawet pozaziemsko-ludzkie, jest możliwe i nie szokuje to wiernych. Kościół już dawno stał się dynamiczny, nie jest dogmatyczny, nauka natomiast stała się dogmatyczna i nietolerancyjna, nie znosi poglądów odbiegających od obowiązującego schematu, dopuszcza je w ostatecznej potrzebie. Poglądy osób stojących z boku można omawiać wyłącznie poza dworem króla Nobla, a przy tym jak grzyby po deszczu mnożą się najróżniejsze instytuty i katedry wszelkich możliwych. Logi. mieszkający w Bazylei profesor chemii Max Tchurkow, drwi sobie całkiem słusznie z wszechobecnej Logi. Odważny Fred Hoyle cieszą mnie ludzie odważni. Profesor Fred Hoyle, któremu za osiągnięcia naukowe królowa nadała tytuł sir, uważany jest za czołowego astrofizyka Wielkiej Brytanii. W Manchesterze ma profesurę, gościnnie wykłada na Uniwersytecie Technicznym Saltech w Kalifornii. Pracuje poza tym w obserwatoriach Mount Palomar i Mount Wilson. Dzięki metodzie modyfikacji równań ogólnej teorii względności, Fred Hoyle rozwinął teorię homogenicznego izotropicznego modelu wszechświata z ciągłością głością powstawania materii. Tyle o kwalifikacjach naukowych Sir Freda. Od dawna Hoyle reprezentuje pogląd iż życie przybyło na Ziemię z kosmosu w materii pochodzącej z komet. W styczniu 1982 roku Fred Hoyle zrobił kolejny, decydujący krok. Zakwestionował Darwinowską teorię ewolucji i teorię, że życie powstało za sprawą przypadku. A ja się tylko uśmiecham i rozpiera mnie radość, kiedy w 1977 roku w książce Dowody, B.W.I.S.E., Trafiłem dokładnie w tę pięta Achillesową obowiązującej doktryny. Musiałem stać sam, na deszczu. Właśnie dlatego muszę tu zacytować i zaanektować. Za informacją agencji DDPS 12 i 1982 rok, myśli sir Freda, wypowie, dziane na jego londyńskim wykładzie, człowiek, powiedział profesor Hoyle, jest ponownym pojawieniem się dawniejszej inteligencji. Która stanęła w obliczu zagrożenia katastrofą środowiska, katastrofą o kosmicznych wymiarach. Inteligencja ta rozłożyła się na jakby klocki, których egzystencjalne składniki rozproszyły się po wszechświecie. W klockach tych zawarto, jak twierdzi Hoyle, wszystkie składniki biologiczne, z których powstaje życie, jakie znamy. Kiedy klocki dotarły do Ziemi, gdzie trafiły na odpowiednie środowisko, zaczęły się rozwijać. Stymulowane takim samym materiałem genetycznym, jaki wciąż można spotkać w kosmosie. Hipoteza ta, powiada Hoyle, pozwoli ominąć problemy Darwinowskiej teorii ewolucji. Wyjaśnia ona również, Dlaczego za strukturami życia musiał stać inteligentny plan? Struktury te są mianowicie na tyle skomplikowane, że nie mogły, choć ortodoksyjni naukowcy twierdzą, że było inaczej, powstać za sprawą przypadku. Tym odważnym stwierdzeniem Sir Fred Hoyle odrzuca też teorię, wedle której życie powstało z prabulionu w którym na skutek przypadkowych procesów stworzyły się dokładnie uszeregowane łańcuchy aminokwasów. Hoyle odrzuca również darwinowską teorię o doborze naturalnym, opierającą się na zjawisku przypadkowych mutacji genowych, a będącą podstawą dla powstania wyżej rozwiniętych roślin i zwierząt. Hoyle reprezentuje pogląd. Że mutacje nie pożąda, ne są znacznie częstsze niż pożądane i że, o ile Darwin miał rację, cały ten proces musiałby przebiegać wstecz, choć wyjaśnia, że mikroorganizmy występują w całym kosmosie, w gazach międzygwiezdnych. Skąd mogą dotrzeć na Ziemię? W zamrożonej materii odłamków komet, zdaniem Hoylea, układ substancji biologicznych powstał nie za sprawą przypadku, lecz na skutek rozumnego planu. Dzięki wysoko rozwiniętej technologii, inteligencja ta potrafiła znaleźć nową strukturę materialną której można było powierzyć ten ogromny zasób informacji, inteligencję. Tyle streszczenie tak ważnego wykładu profesora Hoylea. Ja pozwolę sobie jeszcze na parę uwag z mojego punktu widzenia. Moi krytycy trąbią, że istoty pozaziemskie nigdy nie były podobne do ludzi, że na odległych planetach cząsteczki były uszeregowane w zupełnie inny sposób niż na Ziemi. Ich ostateczne rezultaty musiały być, więc zupełnie inne. To nie musi być prawda. Gdzieś we wszechświecie stworzyła się pierwsza inteligentna forma życia. Nie wiemy i nieistotne jest gdzie i kiedy to się stało. Owa inteligentna forma życia wysyłała zarodki życia, łańcuchy cząsteczek albo biologiczny materiał podstawowy we wszystkich kierunkach swojej galaktyki. Pojęcie bomb życia klocków. Sformułowałem już w podróży do Kiribati, re i Kiribati. Kilka takich przesyłek przemierzało kosmos, nie dotarło się do właściwego celu. Spadły na nieznane słońca, inne dostały się w obszar grawitacji dziewiczej planety. Co dalej? Jeśli warunki na powierzchni planety będą niesprzyjające dla podstawowego materiału genetycznego, to życie obumrze? Nie, rozkwitnie. Jeśli jednak będą korzystne, to zaś wzejdzie według zakodowanego programu. To trochę tak, jakby nasiona drzewa Europejskiego zasiać w Australii, jeżeli ziemia nie będzie odpowiednia, nasiono nie wzejdzie, jeżeli będzie. Wyrośnie drzewo takie, jakiego europejscy przodkowie, a wynika to z informacji genetycznej zawartej w komór. Kach, podobnie rzecz się ma z klockami choilea. W ten sposób możemy odfajkować problem identyczności, podobieństwa. Tam, gdzie wzejdzie kosmiczne nasienie, będzie się rozwijać tak samo, a co najmniej bardzo. Podobnie jak w miejscu, skąd pochodzi. Ten punkt widzenia nie wyklucza możliwości, że we wszechświecie istnieje życie którego formy i wyglądu nie możemy sobie wyobrazić, nawet w najśmielszej fantazji, ale żadna z takich form życia nie udała, by się na naszej planecie krytycy. Którzy okazują się być gotowi do rozważenia tej teorii, zaznaczają zarazem, że absurdem byłoby twierdzenie, iż ludzko podobne istoty we wszechświecie myślałyby i postępowały tak samo jak my. Ponieważ niezwykle aktualne jest to, co powtarzam od ponad piętnaście lat, przypomnę w wielkim skrócie, Nieznane, inteligentne formy życia przy były przed tysiącami lat na naszą planetę. Od żyjących tu hominidów pobrały jedną komórkę i przeobraziły ją przy pomocy manipulacji genetycznej. Metoda ta jest dziś stosowana. Technicy genetyczni potrafią celowo zmienić zespół dziedziczenia GEO. Luty 1982 przed dwoma laty twierdzono jeszcze, że celowe manipulacje genetyczne będą możliwe, jeśli w ogóle. Dopiero za 100 lat istoty pozaziemskie umieściły przeobrażoną genetycznie komórkę na pożywce, gdzie komórka ta rozwinęła się w jajo, jajo to wszczepiono, następnie samicy tego samego gatunku. Metoda sztucznego zapłodnienia jest powszechnie stosowana tak u ludzi, jak u zwierząt. Dziecko, które przyszło na świat, miało wszystkie cechy rodziców. Lecz dzięki zmianom materiału genetycznego dysponowało właściwościami i możliwościami nieznanymi rodzicom, na przykład umiejętnością przechowywania w pamięci i przywoływania w każdej chwili tego, co przeżyło. Powiedziałem, że temat jest nadal aktualny. Dlatego Sąd Najwyższy USA rozstrzygnął właśnie kilka procesów, w których stronami byli ewolucjoniści i fundamentaliści. Ewolucjoniści. Przeważnie naukowcy chcieli uznania faktu, że życie na Ziemi powstało za sprawą przypadku i rozwijało się później zgodnie z zasadami ewolucji. Darwin, fundamentaliści, przeważnie ortodoksyjni wierni, chcieli uznania biblijnego aktu stworzenia. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, pomijając fakt, że wyjaśnienie procesowe tego problemu przerasta możliwości sądownictwa. Trzeba powiedzieć, że obie strony reprezentowały wyłącznie połowę prawdy. Gdyby uznano pozaziemski aspekt sprawy, to spór byłby zakończony albo by się w ogóle nie zaczął. Ewolucjoniści mają o tyle rację, o ile twierdzą, że istnieje ewolucja, mutacja i dobór naturalny. Nie wyjaśnia to jednak najważniejszych problemów. Jak powstało życie, jak doszło do powstania inteligencji? Fundamentaliści mają rację o tyle, o ile twierdzą, że życie przybyło na Ziemię z zewnątrz i że Bóg albo bogowie ukształtowali hominidę na obraz i podobieństwo swojej obdarzyli je inteligencją. Jeśli antropolodzy wezmą pod uwagę istoty pozaziemskie, nie będą musieli dalej szukać brakującego ogniwa. Miss Inkling. Była to po prostu sztuczna mutacja dokonana przez istoty spoza Ziemi. Może leżąca przede mną płytka genetyczna zawiera informacje, których szukamy. W każdym razie życzę archeologii na następne dziesięć Bożych Narodzeń choć jednego Freda Hoilea z Joanem Carlosem do Tunii. Gutierrez rozłożył na biurku jakieś rysunki. Co to jest? Pańskim zdaniem, w stronę z podręcznika chemii, pańskiego syna to rysunki na z Tunii. Piedra z de Tunia, Gdzie to jest? 40 km na północny zachód od Bogoty. Tak blisko? O Tunii myślałem już jako o celu podróży. A przecież musiałem jakoś wypełnić jeszcze kilka dni bezczynności, kiedy studiowałem wzory chemiczne, cząsteczki. Takie wrażenie robiły rysunki. Gutierrez podsunął mi książkę. Proszę spojrzeć. Tu je wydrukowano archeolog Miguel Priana. Pisał o tym już w 1926 roku. Wysunął przypuszczenie, że chodzi o rysunki Indian chipcha. Ale ja w to nie wierzę. Znam wiele przykładów sztuki chipchów. To nie ich styl. Przypuszczam, że rysunki pochodzą z czasów jakiejś wysokiej kultury, leżącej w odleglejszej przeszłości. Być może to my jesteśmy adresatami tajemniczych posłań, o ile zdołamy je odczytać. Doktor Forero nadal nie mógł dotrzeć do profesora Soto, nie odezwał się. Również pułkownik Baruis, mój przyjaciel, szukał więc innych możliwości dotarcia do celu. Trzeba mieć cierpliwość, powiedział. Wczoraj profesor Gutierrez postanowiłem pojechać do Tunii. Forero przysłał Juana Carlosa który miał nie pilotować przez intensen ruch uliczny, a o tym towarzyszyć aż do tuneli, dzięki przejrzystemu planowi ulic sporządzonemu przez ojca wszystkie miejsca skrętu były zaznaczone na czerwono. Wynajętym Chevroletem wyrwaliśmy się z miasta i pojechaliśmy bardzo dobrą drogą na północny zachód. Mijaliśmy domy o intensywnych kolorach i wielkich metalowych piłkach futbolowych na dachach. Kibice piłki nożnej objawiali w ten sposób swoją radość z powodu Mistrzostw Świata, które miały się odbyć w Kolumbii w 1986 roku. Jechaliśmy przez okolice Przywodzący mi na myśl kantona Penzel, czysty i luźniący krajobraz rejonów przedalpejskich, wszędzie ludzie, przy pracy, grodzący pastwiska, uprawiający pola, sprzedający owoce i ceramikę, ani śladu bezczynności, z jaką często stykałem się na wyżynie Meksykańskiej i w Boliwii, w Facetativa. Osadzie składającej się z kilku jednopiętrowych domów, Juan Carlos zaczął się dopytywać o piedra z detunia. Skierowano nas na skraj miejscowości. Kiedy zaparkowałem obok szkoły wojskowej, licznik wskazywał, że przejechaliśmy 405 km Gutierrez. Niezwykle dokładnie wyliczył długość trasy. O tym, że piedra z detunia znajdują się na terenie chronionym przez państwo. Informuje niemożliwa do przeoczenia ogromna tablica, Park Arqueologico de Facetativa, na tablicy napisano także, czego nie wolno tu robić, palić ognia, jeździć pojazdami, pisać, okropny zwyczaj, turystów, na drzewach i kamieniach, błogosławiony niech będzie rząd, w Bogocie, dziwny kompleks, wypielęgnowanymi, bezludnymi dróżkami człowiek, na którego ze zdumieniem patrzą tylko czarno-białe krowy. Przechodzi obok kolosów, czworokątnych i prostokątnych bloków skalnych. Trudno sobie wyobrazić, że w tak ekscentryczny sposób igrała tu sama natura. Przy całym bogactwie pomysłów przyroda nie ma, jednak w zwyczaju pozostawiania po sobie zupełnie prostych linii wokół całych bloków skalnych. Widok ten skłania raczej ku twierdzeniu, że jest to fres świątynny, sufit który, nim runął, opierał się w zamierzchłej przeszłości na mocnych kolumnach. Czy są to relikty legendarnej kultury masma, owej hipotetycznej kultury? Istnieją e, e. jakoby przed tysiącami lat, której ślady przeczuwa się na wszystkich kontynentach. Zagadka naszego świata, kultura masma. Pojęcie kultury masma wprowadził do literatury peruwiański geolog Daniel Ruzo. Stworzył je na określenie domniemanej legendarnej kultury, która pozostawiła po sobie ślady nie dające się wyjaśnić po dziś dzień. Widziałem je w Andach peruwiańskich na wysokości 3800 m, niecałe 50 km od Limy. Znajdują się na mającym zaledwie 3 km 2 plateau Marcach Huasi. Właśnie tam Daniel Ruzos fotografował zniszczone przez erozję posągi zwierząt z mezozoiku. Na przykład z tego zaura, należącego do grupy dinozaurfa występującego od okresu dolnej Jury do dolnej kredy. w trakcie swoich wypraw Ruzona trafił też na reliefy przedstawiające lwy i wielbłądy których jakoby nie było w Ameryce Południowej. O różnych porach dnia i roku geolog kierował obiektyw aparatu fotograficznego na zdumiewające formacje skalne marcachłasi, aż doszedł do zaskakującego odkrycia. Utrwalił masyw skalny oza rysach głowy starca, który jednak po wywołaniu zdjęcia okazał się wizerunkiem twarzy młodzieńca. Zafascynowany fenomenem marcachłasi, Ruzo objechał cały świat, zbierając fotograficzne dowody zjawiska które z braku innych określeń. Nazwał Kulturą Masma. Jego pasjonująca książka była jest ignorowana, ale ukazała się przecież dopiero w 1974 roku. Zdjęcia róza przypomniały mi się w trakcie wędrówki przez park archeologiczny. Nasunęła mi się również myśl, która zawsze mnie irtuje. Właściwie dlaczego tak zawzięcie wzbraniamy się przed Uzna, niem w rzadkich i nie dających się wyjaśnić w formacjach skalnych po, zostałości prastarych kultur, ponieważ uparcie trzymamy się jednej, błędnej myśli, że ludzie żadnej opoki nie przeistaczali masywów skalnych w działa sztuki, monumentalne kamienne rzeźby z Mount Rushmore znane są nawet ludziom, którzy nigdy tam nie byli, z fotografii, w stanie Dakota, na południowy zachód od Rapid City, z nagich skał patrzą na nas pełne należnej im godności ogromne twarze prezydentów. Jerzego Waszyngtona, Tomasza Jeffersona, Teodora Roosevelta i Abrahama Lincolna. Właśnie teraz. Tuż obok powstaje dzieło ekscentrycznego artysty. Przy pomocy młotów pneumatycznych i ton dynamitu przeobraża on masy w góry w gigantyczny posąg jadącego konnowoza Indian Shitting Bula, głowy prezydentów są pod stałą opieką, bo inaczej porosłyby, muhammi, zwietrzały i skruszały. Wystawione na działanie deszczu i wiatru. Cóż ujrzą za tysiące lat mądrzy ludzie, jeśli ustaną konieczne? Rce renowacyjne w zniszczonych erozją kamiennych rzeźbach? Czy cztery głowy i posąg jeźdźca będą interpretowane jako geologiczne? Wybryk natury? Prawdopodobnie, bo przecież żaden rozsądny człowiek nie przyrabiałby gór na pomniki. Nasze czasy nie zadają sobie nawet tyle trudu, aby spróbować wyjaśnić pochodzenie i powstanie monolitów, które wyglądają, jakby po kamiennym parku facetat i wapor zrzucała ręka olbrzyma. To, co zagadkowe, to, co wskazuje na odległą przeszłość, to, co w szaroczerwonych wonnych wzorach, jakby plastra miodu leży pod moimi nogami, dałoby się wyjaśnić dzięki archeologii porównawczej, po takich samych wzorach wyglądających jak schemat plastra miodu. Ukroczyłem już w Brazylu w i dades w siedmiu miastach, między miasteczkiem Pirpiri Zarówno tam, jak i tu skała musiała znajdować się w stanie płynnym, jak lawa przy wybuchu wulkanu. Zarówno tam, jak i tu nic się nie poruszyło. Żar musiał nadejść z prędkością eksplozji. A potem temperatura natychmiast opadła tak, że w trakcie szybkiego stygnięcia od razu powstały wzory przypominające plaster miodu, żelazo roz. Stopiło się, utleniło i pozostawiło czerwonawe, zabarwienie we wzorze, facetat iwa i seteci dades stały się dla Indian świętymi miejscami, w obu występują niedające się wyjaśnić ryty i malowidła na skalne, oba wizerunki przedstawiają obraz wyniszczającego kataklizmu, w, zwalającego strumienie ognia których ogromne skały wylatują, w powietrze, przestrogi w odłamach kamieni leżących pod wiszącymi u góry skałami India, nie ryli i wykuwali owe rysunki, które pokazał mi profesor Gutierrez, w parku archeologicznym szczególne miejsce zajmują Piedras de Tunia, o czym mówią, o czym informują te ryty, wyglądające jak wzory, chemiczne, czy są loznaki ostrzegawcze, czy opowiadają o katastrofie, która tu kiedyś nastąpiła? Czy są to znaki określające granice, strefy? Dokąd wchodzenie może być niebezpieczne? Żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba przywołać na pomoc wyniki najnowszych badań. Amerykańska Agencja Energii Atomowej zleciła grupie badawczej zaprojektowanie ostrzeżenia. Które tysiące lat po naszej jeszcze będzie ostrzegać przyszłe pokolenia, że wchodzenie w rejony składowania odpadów promieniotwórczych jest niebezpieczne, Tomas Sebek, szef zespołu, polecił oznaczyć te miejsca wielkimi tablicami ostrzegawczymi, na których wyryje się ludzie przyszłych tysiącleci nie będą znali naszego języka, informacje składającą się z symboli. Obrazów i słów. Oprócz tego eksperci zaproponowali uwzględnienie ludzkiej skłonności do przesądów. Na tablicach należy wyryć w formie rysunków zakodowane groźby, aby przyszli ludzie uważali, że wchodzenie w dany rejon będzie karane nad naturalną zemstą. W związku z tym Der Spiegel napisał, ponieważ wiemy z doświadczenia, że ostrzeżenia tego rodzaju są dla osób ciekawych raczej intrygujące niż odstraszające. Sebeuk zaleca dodatkowe czadzenie takich cmentarzy z nieprzyjemną wonią bomb zapachu. Wychodł go w trwałym działaniu. Nie wiem, czy możliwe jest wyprodukowanie bomb, które w tak odległej przyszłości będą katowały ludzkie nosy swoją zawartością. W każdym razie plan z tablicami ostrzegawczymi wydaje mi się problematyczny. Z czego należałoby je zrobić, żeby przetrwały tysiąc tysiąclecia? Jeżeli użyje się do tego złota albo platyny? To na pewno znajdą się zaraz amatorzy tych metali. A może się założymy, że takie tablice niedługo będą stały na swoim miejscu czy w facetat iwie roztrząsano w zamierzchłej przeszłości problem powierzenia skałom takiej przestrogi, a zrobiono by to najprawdopodobniej na masywach skalnych. Podobnie jak Indianie przekazywali swoje informacje, wydawało mi się, że to najlepsza ze wszystkich możliwości dowiodła tego historia. Pod groźbą globalnego unicestwienia wiele pieniędzy trwoni się na propagowanie pokoju i na tworzenie złudnych modeli ratowania ludzkości. Na badania prehistorii przeznacza się mniej więcej tyle samo. Państwowych pieniędzy nie uwzględnia się. Że niebezpieczne sytuacje, jakie najprawdopodobniej nas czekają, być może udało się już raz a może wiele razy, przetrwać i przeżyć, obawiam się, że nadal aktualne jest stwierdzenie Montesquiusza 1689 1755 Człowiek prawie nigdy nie dochodzi do rozumu przez rozum. Śladami bogów, kiedy hiszpańscy konkwistadorzy w kwietniu 1538 roku opanowali wyżynę rozciągającą się wokół dzisiejszej bogoty. Piedra z Detunia były, już czczone jako świętość. Hiszpanie trafili do indiańskich plemian, zwanych z powodu wspólnoty językowej czipczami. Plemiona te miały swoje siedliska między dzisiejszą Nikaragą a Ekwadorem. Do grupy czipczów należeli też Indianie Muiska. Nie wznosili oni wprawdzie monumentalnych budowli, opanowali jednak umiejętność wytwarzania ceramiki wysokiej jakości oraz sztukę obróbki złota. Potrafili również tkać wyszukane materie. Dlaczego już wtedy piedra z detunia były czczone jako świętość? Tu, gdzie spacerowałem, Indianie muiska fetowali swoje święta kuczca, bogów. Tu dla przebłagania boskiego gniewu składali ofiary z chłopców. Dlaczego właśnie tu? Czy nie było to takie samo miejsce jak inne? Z przekazów Indian Muiska można wysnuć wniosek, że Piedras de Tunia były od bardzo, bardzo dawna uważane za święte. Z mroków mitologii wyłania się Bóg Słońca słońcach im. Gagua. Gagua znaczy słońce. Hiszpański kronikarz Simon Pedro tak przedstawił. Według opowieści Indian przybycie tego Boga, była noc. Jeszcze nie było ani kawałka świata. Światło było zamknięte w wielkim niby domu i wyszło z niego. Ten niby dom jest. Chimini Gaguła i on krył w sobie światło, aby mogło wyjść w blasku. Światła rzeczy zaczęły się stawać. Chimini Gagua, Bóg Słońca albo Światła, był dla Indian muiska wszechmocnym władcą uniwersum, był przez nich uważany za Boga Dobrego. Ale nie zbudowali świątyni, w której Bóg ten miałby mieszkać. On przecież prowadził swój niby dom ze sobą, między Bogiem. i Minigagua a Indianami młyska kursowali posłańcy, którzy przekazywali Indianom korzystne umiejętności, uczyli ich moralności i religii, w końcu zniknęli, nie zapowiedziawszy jednak że wrócą. W micie Indian Karibii przekaz ten ma swój odpowiednik. plamie to zamieszkiwało tereny niziny kalumbijskiej przy północnych krańcach Sahandów. Jego mity opowiadają o, o tym, że ludzkość pochodzi od niejakiego loupwo, który, podobnie jak jego kolega u Indian Muiska, zstąpił z nieba. Najpierw stworzył inteligentnych ludzi. Następnie nauczył ich połowu ryb, budowy domów i uprawę manioku. Aż wyniesiony do godności boskiej, Powrócił do nieba. k Gagua i Loukwo, Bukinków i i Bukmajów, Ukulcan znajdują się w centrum przekazów, które mówią to samo. Bogowie zstąpili z nieba, stworzyli ludzi, byli ich nauczycielami i w końcu gdzieś zniknęli. Pozostały istoty ludzkie, które nie potrafiły pojąć cudu, jaki przeżyły. Dopiero po wstąpieniach te zadziwiające postacie uczyniono gwiazdami, a gwiazdy stały się symbolami bogów. Którzy zniknęli, ponieważ uchwytne objawienia uciekły z ziemi bez śladu, to muszą mieszkać tam w górze. Skąd przybyły? Jasne, że miejsca, w których istoty te przebywały w postaci widzialnej i żywej, awansowały na miejsca święte, jak Piedra z Detunia w parku archeologicznym Facetatiwa, Eldorado, Złota Krajna. Podczas podróży powrotnej Juan Carlos zapytał: Zna pan historię Eldorado? Niezbyt dobrze. Wiem, że Eldorado znaczy pozłacany człowiek. Wiek. wiem, że pojęcie to oznacza legendarny złoty kraj. Nie zna pan mitu Indian Muiska, a ty znasz? Si, si, senior. Uczymy się tego w szkole. W końcu zdarzyło się to w naszej ojczyźnie. Opowiedz mi o tym, proszę. Juan Carlos usadowił się wygodniej na siedzeniu obok. Swoją żywą relację podkreślał obrazowymi gestami. Jakie są w stanie opanować tylko laty latynosi? Było tak, w XVI wieku Hiszpanie przybyli na wyżynę i pokazali Indianom złoto i kamienie szlachetne pojmanych tor. Turowali? Żeby się dowiedzieć, gdzie można znaleźć taki metal i takie kamienie, w strachu o własne życie, Indianie, którzy nic nie wiedzieli o miejscu przechowywania skarbu, opowiedzieli zdobywcom legendę, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, i, między nami mówiąc, narobili w ten sposób wiele niedobrego. Oto historia, jaką Indianie opowiedzieli Hiszpanom. Nim kolejny władca Indian muiska zasiadł na tronie, musiał spędzić pewien czas samotnie w jaskini, w dzień wiosennego przesilenia dnia. Z nocą udawał się potem nad jezioro Guatavita, znajdujące się w górach, na wysokości 2600 m. Tam oczekiwali go wszyscy członkowie plemię. dnia. Na brzegu budowali tratwę z trzciny i drewna, zdobiąc ją girlandami kwiatów. W ciemnościach nocy stawiali na tratwie cztery. Miski rozżarzonego węgla drzewnego z wielką ilością mokwe, kadzidła. Dzień ten był świętem. Mężczyźni zatem stroili się w pióra, kobiety miały na sobie najpiękniejsze ozdoby ze złota koralu i kamieni szlachetnych. W mrokach nocy przyszłego władcę rozbierano do naga, naciera nożywiczną ziemią i posypywano warstwą złotego proszku. Złotem pokrywano całe ciało władcy, nawet włosy. Po tym zabiegu wybrańca wprowadzano na środek tratwy, gdzie miał stać bez ruchu. Na rogach tratwy stawali wodzowie. Nie wiem, czy był to obraz równie wspaniały jak w podręcznikach. Musiał być jednak piękny. Wystarczy sobie tylko wyobrazić, Mroki nocy, tratwa, na niej czterech wodzów przyozdobionych złotymi łańcuchami i kolczykami, u ich stół góry, prawdziwe góry złota i kamieni szlachetnych. A potem, kiedy słońce wzniosło się nad grzbiety gór, kiedy jego pierwsze promienie dosięgły tratwy, brzegi jeziora ożywały, potężne, dźwięki fletów, bębnów. Śpiew rozbrzmiewały w dolinie. Poruszona wiosłami, tratwa z pięcioma mężczyznami wysuwała się powoli na środek jeziora. Pokryty złotem, młody władca składał ofarę Bogu Słońca. Wrzucał wszystkie skarby do jeziora. Za jego przykładem zaśli pozostali, czterej wodzowie. Następnie tratwa zbliżała się z powrotem do brzegu. Pozłocony, mężczyzna wchodził do jeziora i przy akompaniamencie rytualnych śpiewów następowało obmycie pomazańca. Był teraz nowym władcą, Indian Muiska. Piękna legenda, znałem ją. Nie chciałem jednak psuć chłopcu przyjemności opowiedzenia jej do końca. To wcale nie legenda. Senior. Tak było. Przy osuszaniu jeziora Głatavita znaleziono bardzo wiele złota. Słowo honoru. Prawdą było to, o czym także żarliwie zapewniał mnie Juan Carlos. Już w 1545 roku Hernán Pérez de Quesada próbował obniżyć poziom wód. Tysiące Indiantykwami i drewnianymi czerpakami wybierało wodę z jeziora, ponieważ panowała pora sucha, a poziom wody był niższy niż zazwyczaj. Dekwesada zdołał, jak powiadają, obniżyć lustro wody o 3 m, dość, aby wydobyć 4000 zł Pesos. W 1580 roku podjęto kolejną próbę. Bogaty kupiec Antonio de Sepulveda zwerbował 8000 indan których szaleńcza praca przeo przeobraziła okolice. Jest to widoczne po dziś dzień jako symbol jeziora Guatavita. Od strony doliny Sepnulveda kazał wykopać kanał przy kroju litery V, przez który woda wypływała powoli z jeziora. Nim sztuczny odpływ się zapadł, poziom wody obniżył się o 20 m swojemu chrześcijańskiemu królowi Filipowi II. Sepulveda wysłał do Madrytu złote napierśniki, węże, orły, sztabki oraz szmaragd wielkości kurzego, jaja. Sobie zostawił 12 tysięcy złotych pesas. Ale mimo to zmarł w nędzy, sepni Weda, którego złotą rzekło i doprowadziło do rozpaczy. Ma grób w kościele w Guatavita, niedaleko jeziora. Złoto Indian muiska nęciło ludzi przez tysiąclecia. Awanturnicy próbowali opróżnić jezioro z wody i zagarnąć skarb tworzono spółki akcyjne, które zlecały kapanie podziemnych kanałów. Wciąż wydobywano złote przedmioty, lecz z ich lwia część nadal spoczywa w toni jeziora. Raz, jak się zdawało, dotarto do dna, stanowiło ono jednak. Muł pulpę głębokości 20 m, w której utonęli najodważniejsi nurkowie. Pornpę z bogoto sprowadzono za późno, w słonecznym żarze. Powierzchnia muł zamieniała się w skorupę tak twardą, że można było po niej chodzić, ale pora sucha szybko dobiegła końca. Mas wody na powrót pochłonęły skarby muisków. Znawcy oceniali jego wartość na 100 milionów dolarów. Mit którego ślady można uchwycić? Kto kazał mu przekazywać kosztowności w ofierze Bogu? Słońca? Kto skłonił ich do odprawiania zagadkowego rytuału po złacania przywódcy plemienia? Człowieka w ich przekonaniu najbliższego bogom, czy ich odlegli przodkowie ujrzeli jakąś postać, która wyglądała, jakby była pozłacana, czy istoty pozaziemskie nosiły skafandry ochronne lśniące niczym złoto, czy prostoduszni Indianie wierzyli, że tajemnaczy bogowie, którzy przybyli tu ze słońca, żądali ofiar ze złota i kamieni szlachetnych? Zna pan museo Delora? Zapytał Juan Carlos. Żegnając się ze mną przed Hitonem po przedarciu się przez ów kocioł czarownicy, jakim jest 3 milionowa Bogota. Tak, przed dziesięciu laty byłem w Muzeum Złota. Na jeden raz jest ono w stanie eksponować tylko część z 28 tysięcy znalezisk archeologicznych. Kolejna wizyta może się więc opłacić. Umówiliśmy się na następny dzień, kolejny dzień oczekiwania o ile jakieś nowe wieści nie zawiodą mnie w dżungle skarby indian przeraźliwy dzwonek telefonu wyrwał mnie ze snu o nieprzyzwoicie wczesnej porze dzwonił doktor forero od razu więc się obudziłem złapał pan profesora soto nie to nie uda się nam tak szybko czy zechciałby pan jednak przedstawić swoją teorię paru oficerom lotnictwa wojskowego jasne Zrobię wszystko, żeby tylko dotrzeć do Ciudad Perdida. Wykład może mi posłużyć. Jeśli tylko któryś z tych panów będzie miał pod ręką jakiś helikopter, co pan dziś robi? Umówiłem się z Joanem Carlosem w Muzeum Złota. Muzeum Złota. Przechowujące najbardziej zdumiewające znaleziska archeologiczne Kolumbii zostało założone w 1939 roku przez Banco de la Republica. Urządzono je na drugim piętrze budynku banku przy 16 ulicy. Pomieszczenia muzeum są chronione potężnymi, stalowymi drzwiami, strzeżone przez uzbrojonych strażników. Z ulgą stwierdziłem, że dziś nadal, podobnie jak przed 10 laty, wolno tu fotografować. W większości muzeów Europy. Ale nie tylko tam strażnicy muzealni dostają histerii na widok aparatu fotograficznego, który trzeba natychmiast oddać do depozytu. Twierdzi się, że eksponaty niszczą się od fotografowania. To prawda, gdy chodzi o stare dokumenty, wystawione na działanie lamp błyskowych. Ale przecież od dawna stosuje się wysokoczyłe filmy do 1600 asa, umożliwiające fotografowanie nawet w półmroku. Twierdzę, że archeolodzy, bo to w ich muzeach znajdują się najbardziej istotne eksponaty, zabraniają fotografowania z dwóch. Powodów. Po pierwsze, żeby sprzedać własne albumy z fotografiami, kolekcji. Jako autor znający się na prawach rynku uważam takie postępowanie za skandaliczne. Skąd archeolodzy biorą pieniądze na swoje badania? Skąd muzea otrzymują subwencje? Z kieszeni podatni, k. Dlatego za szalbierstwo uważam traktowanie zabytkowych przedmiotów jak własność prywatną. Po drugie, zawodowcy chcą zapewne uniknąć tego, a barcheologzy hobbyści, opierając się na fotografiach. Interpretowali znaleziska w sposób niepasujący do bezbłędnych interpretacji naukowych. Wszystkie interpretacje są subiektywne. Kiedy nieakredytowanych gości z zewnątrz trzyma się na dostance od dworu króla Nobla Uthiderowi, naprawdę trudno przeciwstawić własne, nowe punkty widzenia za stanym zapatrywaniom. Uważa, nym za nietykalny dogmat, Louis U.S. i Jacques Berger napisali: W książce Wymarsz w trzecie tysiąclecie. Dodatkowo do owych wolności, jakie gwarantuje nam konstytucja, trzeba zażądać jeszcze jednej wolności wątpienia w naukę. W przyciemnionych pomieszczeniach Museo dell'Oro panuje cisza. Grube wykładziny dywanowe tłumią każdy krok. Rozmowy prowadzi się szeptem, widok obcej twarzy odbijającej się w szkle gabloty przeraża. Człowiek staje z szacunkiem przed górami prehistorycznych skarbów spiętrzonych. Powiązanych w girlandy. Wartownice prowadzą nas do zupełnie ciemnego pomieszczenia. Z niewidocznych głośników płynie cicha muzyka. Za nami zamykają się automatycznie przeciwwłamaniowe stalowe drzwi. Próbujemy się zorientować, gdzie jesteśmy, ale zaraz zapala się jaskrawe światło. Porażeni wspaniałością widoku, odnajdujemy się w skarbcu. Za pancernym szkłem wznoszą się wzdłuż ścian, tylko ręką sięgnąć. Działa sztuki Indian Kolumbii. Z sufitu zwisają kosztowności pozłacane, posrebrzane i uszlachetniane platyną. Mój wzrok, sfrustrowany bogactwem oferty, kierował się na po szczególne przedmioty, których sens jest nader zagadkowy. Wtedy, tak jak i dziś. Do wyrobu przedmiotów codziennego użytku nie stosowano metali szlachetnych. Gdy artyści wykuwali niegdyś z drogo cennego metalu postaci, twarze i hełmy, to chodziło, nie ulega to wątpliwości o przedmioty kultowe, o stylizowane wyobrażenia ważnych bóstw. Prawdziwe osobliwości znaleziono na terytorium Indian Quimbaya. W muzealnym przewodniku czytamy. Stylizacja antropomorficzna. Ludzkie rysy twarzy u nieludzkiej istoty. Dziecku naszych czasów. Mógłbym wytłumaczyć, że chodzi tu o robota. Rozkraczone nogi, coś jakby głowa, a nad nią dwie skorupy niczym obudowy budzików. Te stylizacje antropomorficzne istnieją w wielu wersjach. Raz są... Ozdobione skrzydłami, inny rn razem prętami, ale zawsze widać części budzika, które przydają im atmosferę techniczności. Sztuka Indian Kalima jest reprezentowana przez wizerunki potężnych głów o nosach szerokich i kościstych. Kształt głów jest całkowicie obcy temu plemieniu. W uszach kolczyki, prawie wielkości głowy. Z nosów natomiast skapują szerokie, złote maski twarzowe, tak. A do tego głowy te są w hełmach zakończonych skrzydłami, które z kolei są udekorowane kulami, płytkami, kropkami i prętami. Zawsze widać tam również budziki. Należy się zastanowić, kto albo co jest symbolizowany w ten sposób. Przywodnik po muzeum nie patyczkuje się, uznając pracę Kalimów za diademy. W sprawie diademów kompetentna jest Lisa Taylor, Może ją należałoby zapytać? Czy miałaby ochotę stroić się w stylu tych kwadratowych głów? Jest tu też elegancki, okrągły amulet z postacią, o której nie można powiedzieć, czy to mężczyzna, czy kobieta. Po dokładniejszym przyjrzeniu się typuje raczej osobnika mojej płci. Artysta przedstawił przypuszczalnie symbol dragarza na trójkątnej głowie, na ramionach i na nogach spoczywają ciężary, pniedrze falbo kamienne kolumny, wspomnienia praprzodków? Którzy w facatat i wajęczeli pod kamiennym brzemieniem, interesujący wydał mi się również amulet z wizerunkiem postaci, z której czaszki wystrzelają promienie, powyżej szerokiego pasa wiśina, jej piersi tarcza, baśniowa istota siedzi w kucki w lektyce, przypominają, zajtro naniesionej przez dwa embrionalne monstra, zwierzęta, kropka, jeśli tylko artysta miał dość miejsca, od razu pojawiało się też wyobrażenia, Kul? Wydaje się, że w świecie dawnej sztuki kule odgrywały nader istotną rolę. Inna, wyobrażona na napierśniku, władcza istota pozwala się nieść w lektyce podobnej do tronu. Tragarzami są tu oryginalnie stylizowa Na W rękach istota trzyma dwa przedmioty, z których jeden lewy. Może być uznany za puchar, drugi natomiast wygląda na jakieś urządzenie techniczne. I ta postać jest otoczona kulami, albo tarczami. Ulubiona staroindiańska gra w kule nie pozwalała nawet stosować innych dodatkowych elementów graficznych poza kulami, różna mogła być tylko ich wielkość. Podobno kule czy tarcze były po prostu symbolami słońca i księżyca, nie mogę w to uwierzyć. Nawet prekolumbijscy Indianie wiedzieli, że na niebie jest tylko jedno słońce i jeden księżyc, dlaczego zatem takie elementy występują wciąż w liczbie mnogiej, wydają się zbyt wyraziste jak na czystą ornamentykę, zajmują też za wiele miejsca, czy należy je uznać za wyobrażeni Indian o świecie mającym kształt. Kuli, czy kule, albo tarcze, były uważane przez nich za symbol wieczności. O czym myślał indyjski artysta wycinający na amulecie ludzką istotę? Z ogromnymi, żabimi oczami. Z rozkraczonymi cienkimi nogami wyciągniętymi cienkimi rękoma, dwa ptaki po bokach. istotę są nadnaturalnej wielkości w stosunku do postaci. Trójca stoi na się pod pieranem przez skrzyżowane, długie nogi. 11 kul stylizowanych na bławatki otacza pod fryzem dwie belki. Na niższym poziomie tej czteropiętrowej kompozycji umieszczono skrzyneczkę. Na której wieku znów leżą dwie kule. Ten amulet jest podobno kolczykiem do nosa, bo część okrągłą można w jej górnej części otwierać, pozwalając zaczepić przedmiotu nosa. Może to i prawda, lecz wówczas wyobrażenia znajdowałyby się po bokach. W Muzeum Złota jest też kilka modeli samolotów przepraszam, wizerunków owadów, wszystkie modele to dolnopłaty, skrzydła, znajdują się pod kadłubem, wszystkie też mają zarys pionowej płetwy, ogonowej, z archeologicznego punktu widzenia te złote klejnoty zostały, skatalogowane czy zaszufladkowane, jak to się obrazowo mówi, jako, ozdoby religijne, atrybuty kultury albo owadów, cudownie, tyle że, u Indian Kolumbijskich nie znaleziono ani śladu kultury czy owadów, Modele samolotów nie mają poza tym ani głów Redbich, ani owadzich. Muzeum złota było warte powtórnej wizyty. Tysiące wystawionych tu eksponatów ożywia fantazję i budzi podziw dla pradawnych in, artystów, prowadząc zarazem w świat zagadek i tajemnic ów świat. Który został zlukwidowany w tak bezwzględny sposób przez hiszpańskich zdobywców Adieu, Bogoto Wieczorem wyczerpała się moja cierpliwość Doktor Forero to człowiek miły, usłużny i godny zaufania I ani przez chwilę nie wątpiłem w jego próby załatwienia no jego problemu Przy kolacji oświadczył jednak, że Wielu spośród oficerów lotnictwa wojskowego, których chciał zaprosić Pułkownik Baeruis, był akurat zajętych Brało udział w kursach i dowodziło. Pułkownik nie mógł więc ode mnie żądać, abym mówił dla pozostałej garstki kudzi. Zawisł nad nami upiór maniany. Doktor Forero zaproponował całkiem serio, abym został w Boliwii jeszcze trzy miesiące. W sierpniu odbędzie się w Bogocie wielki kongres ufologiczny, a organizatorzy zamierzają mi zaproponować abym w jego trakcie wygłosił wykład. Wtedy udałoby się też spełnić moje pragnienie dotarcia do zaginionego miasta w dżungli. Maniana. Przeznaczyłem na ten wyjazd tydzień. Później miałem w programie wyznaczone umowami wykłady w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Polecę do Santa Marta i spróbuję dotrzeć do dżungli na własną odpowiedzialność. Zreasumowałem szybko moje możliwości. Doktor Forero ostrzegał, kiedy wojsko zamyka obszar wykopalisk, nie dotrze. Tam nawet Kolumbijczyk? Nie mówiąc już o obcokrajowcu, podziękowałem mu serdecznie za pomoc i zaproponowałem przejście na Ty. Wiem, że jeszcze się zobaczymy. Następnego dnia odleciałem z powrotem do Szwajcarii. V-8 Cud Świata. Problemem jest dziś jak przekonać ludzkość aby zechciała przeżyć. Bertrand Russell 1872-1970. Przed odjazdem zamówiłem w Hintonie pokój na 14 sierpnia. Pod koniec lipca potwierdziłem listownie doktor Forero, że będę na kongresie, ale że przyjeżdżam przede wszystkim po to, aby spotkać się wreszcie z profesorem Soto i zobaczyć zaginione miasto. Samolot Lufthansa wylądował punktualnie o 21:40 na mokry mod. Deszcz u pasie startowym w bogocie. Czyżbym śnił? Czy to prawie trzy miesiące temu odlatywałem stąd zły? Pewność, że teraz ujrzę zaginię na miasto, napełniała mnie nieopisaną radością. W hitonie potwierdzono, wprawdzie, moje zamówienie, ale wolnego pokoju nie było. O czym powiedział mi młody kierownik recepcji, jako że nastała już noc. A ja byłem zmęczony i nie miałem jakiejkolwiek nadziei na znalezienie innego schronienia. Spróbowałem starego żartu. Czy znalazłby pan? zapytałem z najpoważniejszą miną. Na jaką było mnie stać? Pokój dla królowej Elżbiety. Gdyby nieoczekiwanie, przybyła do pańskiego hotelu, pod czaszką młodzieńca rozszalały się myśli. Tak. Odparł z udręką. Wtedy pewnie zrobilibyśmy wyjątek. To niech mi pan da ten pokój. Przyrzekam panu, że królowa nie przyjedzie dzisiejszej nocy. Pana w czarnym ubraniu opuściły resztki humoru. Nie wykorzystał też swojej ostatniej szansy. Aby skorzystać z żelaznej rezerwy, jaką ma każdy hotel tej kategorii. Po ostatnim pytaniu, a więc nie ma pan dla mnie wolnego pokoju, zacząłem otwierać walizkę, albo umościć się na kanapce w hotelowym halelu. Dlaczego mam cierpieć za błędy personelu? Byłem śmiertelnie zmęczony lotem i zmianą czasu. Marzyłem o łóżku. Z moim desperackim strip izem młodzieniec zawołał dyrektora. Ten oczywiście znalazł dla mnie wolny pokój. Czemu nie zrobiono tego od razu? O dziewiątej rano telefon obudził mnie z długiego i zdrowego snu. Dzwonił doktor Forero. Jesteś jednak nie do wiary. Umawialiśmy się przecież na dziś. Jak się okazało, przybyłem wcześniej niż mój list. Wysłane z końcem lipca spotkaliśmy się godzinę później. Poza trzema wykładami w teatr, roli Bertador miałem przemawiać w dwa wieczory do członków klubu Rotary oraz wygłosić wykład dla oficerów, zaplanowany przez pułkownika Baeruiza jeszcze podczas mojego poprzedniego pobytu. A co z profesorem Soto? Forero był przygotowany na moje pytanie wyciągnął z aktówki prace Buritaca 200 Ciudad Perdida a autor profesor Soto Holguin zacząłem kartkować schody wśród lian mury porośnięte mchami tarasy w samym środku bujnej tropikalnej dżungli fantastyczne zdumiałem się a co z profesorem możesz się z nim spotkać jutro o 11 na uniwersytecie rozmowa z szefem wykopalisk w zaginionym mieście w tej metropolii łatwo się połapać bogota ma układ ulic przecinających się pod kątem prostym, biegnące z północy na południe, nazywają się carreras, a czasem, nieco na wyrost. Avenidas. Ulice poprzeczne, przecinające z pod kątem prostym, nazywają się Cale Les, a te są opatrzone numerami zwiększającymi się na południe. Bez trudu trafiłem do Instytutu Profesora Soto przy Carrera 1. Wysoki, szczupły archeolog wyszedł mi naprzeciw z uśmiechem, a więc to pan pisze te książki. Ma pan coś przeciwko temu? Skontrowałem. Nie, właściwie to nie, nauka jest otwarta na wszelkie opinie. Dość młody, bo dopiero 38-letni profesor uznaje więc także punkt widzenia niezgodne z obowiązującą teorią, zacząłem go podziwiać. To naprawdę rzadki okaz w tym zawodzie zajęliśmy w audytorium miejsca w fotelach. Które przy prawym podłokietniku miały o wiele za mały pulpit. Profesor usiadł swobodnie na poręcze i z wyraźnym zadowoleniem zaciągał się papierosem. Zapytałem: Nazywa pan zaginione miasto Buritaca 200? Co to znaczy? Sierra Nevada de Santa Marta rozciąga się między długością geograficzną 72 RZ50' a 74 RZ15' na zachód od Greenwich, jeśli wziąć pod uwagę szerokość geograficzną. To obszar ten zawiera się na północ od równika między 10 rz. 5 apostrofa i 11 rz. 20 Na tym terenie są źródła wielu rzeczy, łek, z których kilka płynie na północny zachód, uchodząc do Morza Karaibskiego. Jedną z nich jest Oburitaca, nad której brzegami leży zaginione miasto. Dlatego Buritaca 200, a co oznacza liczba 200? Dwusetne siedlisko, że tak powiem, dwusetne miasto. Które zlokalizowaliśmy, strasznie tego słuchać. Czy to znaczy, że w dżungli było niegdyś? Pełno ludzkich siedlisk i kultur miejskich? Tak. To ogromny obszar. Wyobrazi pan to sobie z grubsza, jeśli powiem, że dotąd odkryliśmy ponad 2000 km dróg ulic wyłożonych kamieniami. Prace wykopaliskowe prowadzimy od 1976 roku, a końca nie widać. Buritaca 200 jest dziesięciokrotnie większe od znanej twierdzy inków Machu Picchu w Peru. Jakaś studentka podała nam kawę, kolumbijska kawa na całym świecie smakuje wspaniale lecz nigdzie nie parzy się jej tak mocnej jak w kraju, w którym się ją uprawia. Interesujące byłoby się dowiedzieć, czy wszyscy kolumbijczycy są chorzy na serce, czy z powodu kawy. W ogóle nie wiedzą, gdzie jest serce. Zapytałem, kto i kiedy wzniósł to miasto. Na podstawie dotychczasowych datowań przy pomocy radioaktywnego izotopu węgla C14 sądzimy, że Buritaca 200 zostało zbudowa na około 800 roku po Chrystusie. Budowniczymi byli Indianie Taironowie z grupy, czy ipczów Istnieje również pojęcie kultura Taironów, ale w istocie jest to określenie groteskowe, bo Taironowie wcale siebie tak nie nazywają. To Hiszpanie nadali to imię Indianom żyjącym w Sierra Nevada. Nazwa nie może dziwić bo wiadomo, że słowo ta iro znaczy tyle co odlewać, metal, a ni złota Hiszpanie poszukiwali właśnie tego szlachetnego, metalu, złota, znalazł pan ceramikę albo groby i mumie, znaleźliśmy ceramikę, a nawet kilka przedmiotów z metalu, odkryliśmy parę skał, na których były ryty, a w końcu i groby, ale bez, mumii, w dżungli jest zbyt wilgotno, aby mumifikować zwłoki. To prawda, że obszar wykopalisk jest zamknięty przez wojsko zamknięty, niewłaściwe słowo. Na górze jest paru żołnierzy, którzy mają chronić naszych ludzi i odstraszać rebuśów grobów, mogących wyrządzić znaczne szkody. Nie ma pan więc nic do ukrycia, a poza tym, czy jest możliwe, żeby teoretycznie kompleks ten zwiedzały zorganizowane grupy turystów nie mamy nic do ukrycia. Mimo wszystko jednak na miejscu. Wykopalisk nie chcielibyśmy mieć turystów. Chętnie dopuszczamy fachowców, którzy mogą się tam wiele nauczyć. Socjalny i ekologiczny system tego kompleksu jest wspaniały. Mimo że indiańscy budowniczowie uprawiali rolę. Prowadzili handel z miastami portowymi i budowali miasta w dżungli, nie zniszczyli środowiska. Miałby pan coś przeciwko temu, żebym tam pojechał? Nic. Jak tam dotrzeć? Śmigłowcem lot z Bogoty i z powrotem kosztuje około 8 tysięcy dolarów. Jeżeli jednak zechce pan poczekać dwa miesiące, bo teraz mam cykl wykładów. Może pan polecieć ze mną. Historia zaginionego miasta. Miła propozycja. Tylko co zrobić z dwoma miesiącami czekania? To jedna szósta roku. Tylko nie rezygnować. Powiedziałem sobie. Pierwsza rozmowa z Soto Holguinem była krótka, lecz potem spotkaliśmy się jeszcze dwa razy w jego mieszkaniu w wieżowcu przy salle 7. Na dłuższe rozmowy obraz z zaginionego miasta dopełniał się powoli. Niczym puzzle. Oto jego historia. Kiedy Hiszpanie Rodrigo de Bastidas i Juan de la Cosa badali w 1501 roku wybrzeża dzisiejszej Wenezueli, wyruszali również w kierunku dzisiejszej Panamy. Prowadzili handel z Indianami z wybrzeża, gdzie zresztą zostawili członka ekspedycji Juana de Bonaventure. Aby nauczył się języka, kupcy muszą opanować język partnerów w interesach, żeby móc ich potem oszukiwać. Zdobywcy byli wyczuleni na złoto, zrozumieli więc, że Indianie oferują im na handel wymienne również przedmioty z tego metalu. Najwybitniejszy dziś znawca kultury Taironów, profesor Henning Bischoff, pisze o gęstym osadnictwie w rejonie dzisiejszego miasta portowego Santa Marta. W wieku XVI i w początkach 17 się Ranewada przedstawiała zupełnie inny obraz. Ten sam wniosek dopuszczają relacje z ekspedycji i walk, z których wynika, iż Hiszpanie dysponowali lepszymi możliwościami obserwacyjnymi, niż gdyby znajdowali się w zalesionym rejonie górzystym. Za podstawę dowodu, że obraz tych okolic musiał się znacznie zmienić, mogą już służyć dane dotyczące gęstości zamieszkania tych regionów przez ludność indiańską. Rodrigo de Bastida w Santo Domingo, dziś w stolicy Re. Republiki Dominikańskiej na wybrzeżach Haiti w 1524 został przez króla hiszpańskiego Karola i wyniesiony do godności gubernatora nowej prowincji Santa Marta z oddziałem 200-300 ludzi. Gubernator dotarł w czerwcu 1526 roku do Santa Marta, zapadłej dziury. Na wybrzeżu, w trakcie kolejnych dziesięcioleci Hiszpanie prawie bez przerwy, walczyli z tajronami, którzy rozpaczliwie bronili się przed paleniem i plądrowaniem ich wsi przez białych oraz więzieniem i mordowaniem. Mężczyzn, konkwistadorzy, zdobywcy byli pewni, że ich barbarzyńskie metody są uprawnione przez koronę w Madrycie, która dekretem Uczyniła Indian niewolnikami i wyjęła spod prawa. Można ich było zabijać albo zmuszać do najniższych posług. Przeciw nowoczesnej broni Hiszpanów Indianie mieli kamienie, drewniane pałki, dzidy oraz łuki i strzały. Strzały były zatrute. trucizne. uzyskiwano z naturalnych źródeł z soku drzewa manzanilla rośliny niezwykle trującej, podobnej do gruszy, a pochodzącej z rodziny wilczą mleczowatych. Rodzącej owoce podobne do jabłek, które do starczały trującego soku. Strzały były w nim moczone, suszone na powietrzu, a następnie zawijane w liście palmowe, żeby sami strzelcy się nimi przypadkiem nie zadrasnęli. Jan kulczyby pozyskiwali truciznę znaną medycynie pod nazwą kurara. Kurara powoduje porażę niezakończeń nerwów ruchowych, prowadzące do porażenia mięśni, kończyn. Potem tułowia, a w końcu mięśni oddechowych. Trucizna ta była chętnie stosowana przez Indian do polowania, bo porażona nią. Zwierzyna była jadalna, jeżeli tylko wycięto mięso wokół rany. Podczas około stuletniej wojny z tajronami tysiąca Hiszpanów zginęło w męczarniach spowodowanych zatrutymi strzałami, ale da. Nina krwi indiańskiej była wielokrotnie większa, zginęły jej dziesiątki tysięcy, pełen obrzydzenia wobec brutalności. Mimo, że przyzwyczajony do okrucieństw, naoczny świadek Juan de Castellanos napisał, że kapitan Miguel Piniol wydał rozkaz, aby odciąć nosy, uszy i wargi schwytanym Indianom. Wyrżnięto w pień ponad 70 indiańskich wodzów, zabijano kobiety i dzieci. Ścięto również ciężko rannego syna wodza, nie zapomniawszy jednak o jego uprzednim ochrzczeniu. W końcu Hiszpanie zdobyli kilkaset tysięcy złotych pesos, poza tym kamienie szlachetne i perły. Zniszczono indiańskie osady w Sierra Nevada, nieliczni tajronowie którzy przeżyli, ukryli się w niedostępnych zatokach na wybrzeżu Morza Karaibskiego. Kultura tajronów upadła. Została zapomniana. Minęły stulecia. Dżungla pochłonęła żyzne niegdyś pola oraz kwitnące osady i miasta. Tylko z plotek można się było dowiedzieć, że w okolicach Santa Marta, w dżungli, gdzieś w górach, żył lud indiański, który uratował przed Hiszpanami złoto, wiele złota. Imperium Tajronów, którym zawładnęła teraz wilgotna tropikalna roślinność, stało się siedliskiem jaguarów, wyjców, orów, sępów i ja. Węży. Złoto jest jednak nieodpartą fascynacją, ludzie opętani gorączką złota nie boją się żadnych niebezpieczeństw. Skok do współczesności Jesienią 1940 roku poszukiwacz skarbów i archeolog hobbysta Florentino Sepulveda trafł w cichej zatoce Morza Karaibskiego, tylko o 20 km od Santa Marta, na starca z plemienia Kogi. W rozmowie starzeców Żyjący pod urokiem legend swoich przodków, zwierzył mu się, że w bezpośrednim sąsiedztwie są wielkie miasta i niekończące się drogi, zbudowane niegdyś przez Tajronów. 60-letni weda nie wziął bajani wiekowego Indianina za dobrą monetę, ale uznał je za na tyle interesujące aby opowiedzieć o nich swojemu dziewiętnastoletniemu synowi Julio Cesarowi. Ale Julio Cesar, który o hiszpańskich zdobywcach wiedział, że byli, napaleni na złoto, potraktował historię poważnie. Był przekonany, o istnieniu Eldorado i czuł w tym wielką szansę, miał nadzieję na szóstkę w totolotku poszukiwaczy złota. Od wybrzeży Julio Cesar szedł wzdłuż rzeczki Buritaca. Wiosną 1975 roku dosłownie potknął się o taras z zaginionego miasta. Przekonany, że znalazł, czego szukał, zrobił łopatą otwór w murze, przed którym stał. Po mozolnej, wielogodzinnej charówce stwierdził jednak, że mur jest częścią wielkich schodów. Otrzeźwiło to rozgorączkowanego poszuki. Wacza złota, który wsiadł na konia i po mozolnej siedmiodniowej jeździe, powrócił do Santa Marta. W jednym z hotelowych barów Julio Cesar zrobił to, czego nie powinien robić nigdy rabuś grobów. Zaczął mówić chciwy wielkiego złotego skarbu, nie będąc jednak w stanie zrealizować samemu tego pomysłu. Zdradził swoim kompanom parające się tym samym ciemnym procederem miejsce, które odkrył w dżungli. Czy sprawiła to zazdrość czy gorączka złota? W każdym razie Julio Cesar został zastrzelony później w zaginionym mieście. Koledzy wykopali mu grób w pobliżu schodów, na które kiedyś natrafił. Teraz wielkie szaleństwo ogarnęło u grobów, guagueros. Wdzierali się w kamienne ruiny. Wkrótce na czarnym rynku antyków coraz częściej zaczęły pojawiać się kultowe przedmioty tajronów. Kolumbijski Instytut Antropologu i Archeologii zwietrzył trop, gdy jeden z rabusiów wygadał, gdzie jest miejsce wydobywania skarbów. Do zaginionego miasta skierowano wojsko. Archeolodzy prowadzą wykopaliska w dżungli Sierra Nevada od 1976 roku, a końca prac nie widać, jak powiedział mi profesor Soto. Oceniając miasto według wielkości odkrytych dotąd budowli, musiało w nim kiedyś mieszkać 300 tysięcy Indian. Tyle mieszkańców mają Genewa i Berno razem wzięte. O dzisiejszych Indianach Kogi i wczorajszych Taironach, Kim byli ci wspaniali Tajronowie? którzy budowali tak gigantyczne struktury urbanistycznie, a jednak nie potrafili się obronić przed garstką hiszpańskich konkwistadorów, co to powiedział mi, że dzisiejsi Indianie Kogi, mieszkający na wybrzeżach i w dolinach Sierra Nevada, są najprawdopodobniej bezpośrednimi potomkami Tayronów. Jego nauczyciel, profesor Rardora i Herdolmatov. Poświęcił całe lata na studiowanie historii i życia Indian Kogi, odkrył przy tym tak wiele zdumiewających zbieżności między nimi a Tajronami, iż można przyjąć, że Indianie Kogi pochodzą od Tajronów, a zatem grupki Tajronów przeżyły chyba masakrę dokonaną przez Hiszpanów, zachowały stare tradycje i zwyczaje religijne i przekazały je kolejnym pokoleniom, żeby się dowiedzieć, kim byli Tajronowie. Muszę się zatrzymać przy żyjących współcześnie Indianach kogi. Pierwszym, który zajmował się nimi w sposób naukowy i wyczerpująco, ich opisał był profesor Preuss potem po tym jak wydobył na światło dzienne relikty w San Agustin, zajął się legendami Indian Kagaba. Bo tak nazywali się dawniej Kogi. Preuss odkrył, że Kagaba kogi przypisują stworzenie świata prematce gautewan, która ze swojej miesięcznej krwi stworzyła słońce i wszystko. Co istnieje. Od Gauteuwan pochodzą, również cztery jarcy kapłani ojcowie dzisiejszego rodu kapłańskiego Kogi. Legenda mówi też o tym, że prakapłani przekazali Indianom kulturę. Dali im prawa i kształcili we wszystkich rzeczach. Prakapłani mieli swoją ojczyznę w kosmosie. Prawa dotarły do Indian Kagaba z zewnątrz. Powiada się, że gdy prakapłani przybyli, mieli na twarzach maski, a w końcu zdjęli swoje twarze. Można przypuszczać, że wylądowali po locie międzygwiezdnym, wtedy twarze mogłyby być filtrami tlenowymi. Synowie kapłanów dziedziczyli urząd ojców. Wychowywano ich w świątyniach w dziewięcioletnim nowicjacie, aby wiedza ojców przechodziła niesplamiona z jednego pokolenia na następne. Najwyżsi kapłani Kagabakogi nazywali się mama. Mama był czymś więcej niż kapłanem, mama była absolutnym władcą plemienia. Jego rozkazy należało ślepo wykonywać, bez żadnych ograniczeń. Mógł karać i nagradzać. Był bowiem bezpośrednim następcą kosmicznego prakapłana. Jeszcze dziś mama jest przekonany, że ma duchowy kontakt i może się komunikować z kosmosem. Aby osiągnąć godność najwyższego kapłana, odbywający nowicjat przez dziewięć lat musieli przebywać zamknięci w całkowitej ciemności, pod najsurowszą strażą aby pod tą klauzurą osiągnąć hiperczułą duchowość pozwalającą na kontakty kosmiczne. Biedni chłopcy nie mogli przez dziewięć lat dotknąć kobiety, wykonywać najmniejszej pracy, używać soli. Tylko o północy podawano samotnym białą fasolę, kartofle, ślimaki, nic, co zawierałoby krew. Nie tylko pramatka Gałte Uwani i czterej kapłani wyłonili się z kosmosu. Do takich postaci należał również wujni Walełe. Który zstąpił z nieba i stał się użyteczny dzięki rozpoczęciu uprawiania wielkich pól niebiań. Z postacią był też demon Namsał, i mity twierdzą, że zjawiał się w podwójnej wielkości człowieka i zabijał ludzi zimnem, które odeń płynęło, tak że zostawały z nich tylko kości. O Namsał mówi się, że. Jego maska była czerwona, ubranie błękitne. On sam zaśmiał nad bardzo, długim nosem wyłupiał stoczy. Namsaui był demonem błyskającym. Czynił grzmoty i spuszczał śnieg na ziemię. Bogowie Indianka Gaba zstąpili z kosmosu. Przed ponad pięćdziesiąt lat profesor Preuss zapisał mi to stworzeniu. Przekazany przez Indianka Gaba. Z trzydziestu stron wybrałem najważniejsze wersy świadczące o tym, że bogowie ci przybyli z kosmosu i obdarzyli człowieka inteligencją. wers 1: dwukropek Matka całego naszego plemienia zrodziła nas na początku. Jest ona matką wszystkich rodzajów ludzi i matką wszystkich plemion. wers 2: dwukropek Ona sama jest matką ognia, matką słońca i drogi mlecznej. nei. wers 12: Dwukropek tak więc matka pozostawiła znaki we wszystkich świątyniach, wespół ze swymi synami, Sintaną, Seńca Kuanem, Aluaniu i Koikult Sewita pozostawiła jako pamiątkę, pieśni i tańce. Wers 13. Dwukropek tak opowiadali o tym kapłani, ojcowie i starsi bracia. Potem jest mowa o walkach, które czterej prakapłani wiedli z demo, nami i zwierzętami. Ciskano błyskawicami, latano na wszystkie strony nieba. Powierzano ziemi nasiona różnych roślin. Noszono boskie maski. Jedna z nich została ukryta na pewnej górze. Wers 30. Dwukropek dziś zakłada się ją, aby wpływać na choroby i wszelkie zło. Żeby mówili z nią odbywający nowicjat, którzy uczyli się w świątyniach. Powiadali o tym ojcowie, kapłani oraz starsi bracia. Czy dobrze przeczytałem? W pradawnych czasach kaptani mawiali z maskami. Aby za ich pośrednictwem wpływać na choroby, opisy te stają się zrozumiałe dopiero z obecnego punktu widzenia. Maska była hełmem z zamontowanym w środku aparatem nadawczo-odbiorczym, przez który kapłani zasięgali rady ekspertów. W jak odległą przeszłość sięgają mity Indian Kagabakogi, świadczą informacje o potopie, wers 38. Dwukropek Tak przeszły stulecia, gdy ten świat wydał ludzi o skłonność Ciach przeciwnych naturze, takich, że parzyli się oni z wszelkimi rodzajami zwierząt Matka pożądała syna, ojciec córki, brat siostry z tej samej krwi Wers 39 2. Ujrzał to z zantana i otworzył wrota nieba, aby deszcz padał przez cztery lata Wers 40 2. Ponieważ kapłani ujrzeli, i on to uczynił Kapłan Saizan Kłas zbudował czarodziejski statek i wsadził nań wszystkie gatunki zwierząt: zwierzęta czworonożne, ptaki i wszystkie gatunki roślin. Potem starszy brat Mulkuejkaj wstąpił na statek i zamknął drzwi. Wers 41. Dwukropyka wówczas zaczął padać deszcz czerwony i niebieski i trwał przez lat cztery, a z deszczem powiększało się morza na całym świecie. Wers 42. Dwukropek starszy brat Mulku Ejka i leżał w czarodziejskim statku, który opuścił się na grzbiet sierranegra. Tam brat wyszedł w pobliże i pozostał na sierraneg przez dni dziewięć. Wers 43. Dwukropek po owych dniach dziewięciu przeszło dziewięć stuleci, aż wyschły wszystkie morza, jak powiadali kapłani. Wers 44. Dwukropek i tak wszyscy źli ludzie zginęli, a kapłani, starsi bracia, wszyscy zstąpili z nieba. Na co jejka i otworzył drzwi i wysadził na ziemię wszystkie ptaki i zwierzęta czworonożne. wszystkie drzewa i rośliny Uczyniły to osoby boskie, zwane ojciec Kalgusiza, wers 46. Dwukropek we wszystkich świątyniach pozostawili wspomnienia jako pomnik. Przekaz Indianka Gaba opowiada o Sodomii. Również Mojżesz w pierwszej księdze mówi o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Taki sam opis potopu znajduje się w sumerskim eposie o Gilgameszu. Wszyscy zstąpili z nieba. Mówi mit Indianka Gaba. Na sumerskiej liście królów zapisano: skoro potop odstąpił, królestwo znów zeszło z nieba. Brzmi to jak w eposie o Gilgameszu opowiadającym o tym, jak po wielkim potopie bogowie stąpili na ziemię, jakże bliskie są sobie te teksty. Któż jeszcze będzie na tyle głupi, żeby wobec tak jednoznacznych zbieżności bredzić o przypadku? Jako przykład podaję tylko dwa mity, identyczne z mitami Indianka Gaba, ale przykłady można znaleźć. W każdym zakątku świata, wszędzie realność przeżyta wchodzi do legend. W tej niekończącej się sztafecie kolejne pokolenia kapłanów przekazywały i chroniły dawną wiedzę otrzymaną od kosmicznych nauczycieli. Profesor Reichel Dolmatow udowodnił, że każda czynność Indian. Kogi jest nadal przesiąknięta kosmicznymi prawami ich przodków. Indian kagaba. Indianie Kogi są głęboko religijni. Ich pojmowanie wiary jest ściśle związane z pojmowaniem porządku i procesów zachodzących we wszechświecie. Większość wsi ma naczelnika ucieleśniającego auto. Rytet państwa, ale prawdziwa władza jest w rękach mama, miejscowego kapłana. Mężczyźni ci posiadają dokładną wiedzę o plemiennych zwyczajach. Są nie tylko szamanami czy znachorami, lecz jako kapłani przejmują również zadania. Które wypełniają po wieloletniej nauce w świątecznych rytuałach. Architektura Indiankogi niebo gwiaździste. W trakcie wieloletnich studiów profesor Reichel Dolmatov zorientował się, że wszystkie budowle Indiankogi można zrozumieć wyłącznie w kontekście procesów zachodzących w kosmosie. Jeżeli wznoszono taras, dom albo świątynie. To działo się to nie tylko wedle pradawnych założeń, gdzie jest woda do picia, gdzie jest światło, gdzie jest cień. Nie. W obiekt wbudowywano również kosmiczne związki Indian Kogi z gwiazdami i kalendarzem. Dla Indian Kogi kosmos był przestrzenią o kształcie jaja, określoną przez siedem punktów: półnoe, południe, zachód, wschód. Zanit, nadir, punkt po przeciwnej stronie zanitu na sklepieniu nieba oraz środek. Wewnątrz tak zdefiniowanej przestrzeni znajduje się dziewięć płaszczyzn, siedem światów, z których płaszczyzna środkowa, piąta, wyobraża nasz świat. Według tego wzoru wszystkie świątynie i domy, obrzędowe Indiankogi są modelami kosmosu. W środku budowli obrzędowych znajdują się cztery okrągłe półki, jedna nad drugą, na piątej, na Ziemi. Żyją Indiani Kogi, cztery pozostałe prowadzą symbolicznie do ziemi, jako wizerunek kosmosu, służąc jako pomieszczenia do zgromadzeń religijnych, świątynie. Indian Kogi są też obserwatoriami, są urządzone w ten sposób, że w każdej chwili możliwe jest dokładne określenie daty. Rej Echeldol Matow podaje następujący przykład. Mężczyźni i kobiety mieszkają osobno, w każdej wsi tego plemienia wznosi się wielki. Okrągły dom mężczyzn, z którego dachu wystrzela ku nie niczym drzewce chorągwi masywna strzała naprzeciwko po przekątnej stoi. Kobiety nie chcą być przecież za daleko od płci i brzydszej. Również okrągły dom kobiet. Ze szczytu dachu wystają dwie skrzyżowane belki. Między belkami a strzałą dochodzi do symbolicznego aktu. Dokładnie 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, strzała z domu. Mężczyzn rzuca długi cień na ziemię, cieniu wleży precyzyjnie za cieniami skrzyżowanych belek domu kobiet. Falus wchodzi do waginy, symbol wiosny nasiona trzeba oddać ziemi w środku świątyni zwisająca od strzały na dachu gruba lina opada przez cztery płaszczyzny docierając do piątej powierzchni ziemi. Arcykapłan mamu jest przekonany. Że dzięki tej linii ma bezpośredni kontakt z kosmicznymi nauczycielami. Cóż zatem wiemy, dziewięcioletnie trwanie w ciemnościach wyzwala być może w człowieku zdolności telepatyczne, pozwalające na nawiązanie kontaktów z istotami spoza Ziemi. Droga radiowa jest, jak wiadomo, zbyt wolna dla komunikacji międzygwiezdnej najbliższa ziemi gwiazda stała: Alfa Centauri jest oddalona od niej o cztery lata. Świetlne czyli o 4x9,46x1012 km. Odpowiedź na pytanie wysłane na Alfa Centauri otrzymalibyśmy dopiero po 8 latach. Telepatia, wszakże jest równie szybka jak myśl, tej zaś nie krępują prawa czasu i przestrzeni, czy wiedza, jaką dysponują Indiani Kogi? Sprawia, że zrozumiałe dla nich staje się to, co dla nas jest nie do pojęcia: obiad i szczęśliwy traf. Kiedy zakoniezyłem wykłady w teatro Libertador, wykorzystałem czas na rozmowy z profesorem Soto i na wizyty w bibliotekach. Pomyślałem sobie, że zobaczę jednak zaginione miasto, o którego budowniczych wiedziałem już tak wiele. Ratunek nadszedł ze strony. Do której przemierzaliśmy się od trzech miesięcy, a wszystko sprawił szczęśliwy przypadek. Zaproszono mnie do klubu oficerskiego FAC w centrum Bogoty. Fuerza Aérea Colombiana, Kolumbijskie Lotnictwo Wojskowe. Lotnictwo wojskowe ma wspaniałą metę. Jest to wydłużony budynek stojący w wypielęgnowanym ogrodzie pełnym tropikalnych roślin. Jest tu też basen pływacki. Zaproszenie mówiło o obiedzie. Od godziny trzynastej siedziałem, z doktor Forero u boku, rozwalony. Na sofie obitej granatowym pluszem. Wzrokiem obejmowałem szereg fotografii słynnych boliwijskich lotników. Lecz ani to, ani Wermut. Zimne jak lód nie potrafiły wpłynąć na mój żołądek który burczał gniewnie, domagając się pożywienia. Koło czternastej pojawił się pułkownik Baeruis w jasno-niebieskim, eleganckim mundurze. Pierwsze delikatne próby dowiedzenia się, jak mógłbym się dostać do dżungli. W okolicach Santa Marta utonęły w powitaniach innych lotników i emerytowanych wojskowych którzy przybywali tu jeden po drugim. Kiedy koło piętnastej kroczyliśmy ku świątecznie nakrytemu stołowi, mój żołądek wtrącał się, zachowywał się jak rozgniewany brzucho mówca, do każdej rozmowy, a gadaliśmy o Bogu, świecie i moich książkach. Jeszcze was dopadnę, przyrzekłem sobie w duchu i po kilku kieliszkach wytrawnego chińskiego białego wina zapytałem, głośno o niemiałych zebranych, Panowie, jak mógłbym dotrzeć do buritaca 200? Oficerowie spojrzeli na mnie bezradnie. Dokąd? Zapytał młody kapitan. Zrozumiałem bez trudu, że buritaca 200 jest dla lotników pojęciem, doskonale pustym. Słyszeli wprawdzie o zaginionym mieście, lecz gdzie ono się znajduje? Choćby w przybliżeniu. Nie wiedział literalnie nikt. Dzięki informacjom od profesora Soto, nieduży Szwajcar mógł więc teraz podać zdumionym Kolumbijczykom dokładne położenie geograficzne ich atrakcji narodowej. Czy jest szansa dostania się tam śmigłowcem? Dopytywałem się, chytrze. Każdy z oficerów dorzucił tylko po kilka wyrazów do kaskady hiszpańskich słów, które nie byłem w stanie ogarnąć, w końcu. Pułkownik Baerunis poinformował mnie, że moją prośbę może rozpatrzyć tylko dowódca lotnictwa wojskowego generał Paredes Diago, który niestety dopiero wczoraj wrócił z dziesięciodniowej. Podróży do łysa i jest tak zawalony terminami, że chyba nie byłby w stanie mnie obecnie przyjąć. Maniana, szkoda, powiedziałem, tracąc ostatnią nadzieję, jak dotrzeć do dżungli bez profesora Soto i dwóch miesięcy oczekiwania. Przy obowiązkowej kawie i brandy moje czujne uszy zarejestrowały fakt. Że generał Paredes Diago interesuje się moimi książkami i jest namiętnym kolekcjonerem fajek. Kolekcjonerem fajek. W głowie błysnęła mi pewna myśl, od kiedy trafiłem na patentowy model, który nie wymaga uciążliwego czyszczenia stale brudnymi palcami. ale przy pracy czy przy szachach fajkę przeznaczoną dla leniwych palaczy. Fajka ta nie ma zagiętej ku górze klasycznej główki. Tytoń mieści się w rozszerzonym przedłużeniu ustnika. W zamkniętym siateczką pojemniku, który z łatwością opróżnia się do popielniczki po lekkim naciśnięciu z kieszeni. Wyjąłem fabrycznie nowy egzemplarz. Czy generał Paredes Diago zna taki rodzaj fajki? Pułkownik Beyeruiz zainteresował się. Rozłożyłem fajkę na części. Złożyłem z powrotem i poprosiłem, aby zechciał przekazać ją panu generałowi z wyrazami szacunku ode mnie i powiedzieć, że jest jedynym człowiekiem w Kolumbii który może mi pomóc w rozwiązaniu drobnego problemu? Pułkownik Baruiz zadzwonił do mnie nazajutrz z rana. Generał z Diago oczekuje mnie o 16 w kwaterze głównej FAC. Doktor Forero towarzyszył mi także i w trakcie tej wizyty. Kwatera główna znajduje się na peryferiach Bogoty. Jest to nowo, czesny budynek ze szkła, betonu i stali. Nasze rzeczy zostały przeszukane. My sami obmacani, kiedy oddaliśmy dokumenty, kapral przymocował nam do piersi tabliczki z numerami, jedyne odznaczenie wojskowe, jakie kiedykolwiek nosiłem, w drodze do biura generała, obok gablot z modelami samolotów, wszystkich roczników, śledziły nas cywilów. Taksujące spojrzenia, oficerów czekających na wyznaczone spotkanie, tylko kwadrans. Siedzieliśmy w sekretariacie, a potem drzwi do pokoju najświętszego. Stanęły przed nami otworem. Generał Paredes Diago, który miał po pięć złotych gwiazdek na pagonach, wstał z za biurka, trzymając w ręku moją fajkę. Zaprosił nas zaraz do niszy, gdzie ordynas podał kawę Moje biedne serce. Mimochodem, dałem generałowi hiszpańskie wydanie mojej książki. Prorok przeszłości, profet Darwergangenheit. Opatrzony dedykacją, wiedząc o braku czasu generała, szybko wyłuszczyłem moją prośbę. Chodzi mi o przelot helikopterem do Buritaca 200. Generał patrzył na mnie przez chwilę z namysłem, potem nacisnął guzik wzywając adiutanta. Jaką jednostkę mamy w Santa Marta? 5. Batalion piechoty Cordowa, panie generale. Odpowiedział młody oficer tak szybko, jakby strzelał z pistoletu. Proszę się natychmiast dowiedzieć, czy batalion ma helikopter. I czy pojutrze maszyna mogłaby wykonać zadanie specjalne. Gdzieś z sufitu zachrypiał głośnik. Generał odpowiedział przez mikrofon. Nie rozumiałem ani słowa. Generał skinął mi głową i zniknął. Doktor Forero podniósł kciuk. Wygrałem. Po paru minutach generał wrócił i wręczył mi kopertę życząc szczęścia i sukcesów. W taksówce przeczytałem tekst podyktowany przez generała. Fuezaia Colombiana, senior Teniente Coronel Hector Lopez Ramirez, komandante Batallon de Infanteria No 5 Cordowa Santa Marta, El Señor Eric Hondain, que autorizado para este comando. Para efectuar vuelo en helicóptero Huckes encuentra NSA, en unidad. Dola Ciudad de Santa Marta a La Ciudad Perdida. Cerdial saluto. General Raul Alberto Paredes Diago, komandante Fuerzaera, Héctor Lopez Ramirez, dowódca 5 Batalionu Piechoty Cordowa Santa Marta. Pan Erik von Deniken jest upoważniony niniejszym rozkazem do odbyć lotu helikopterem Huckes będącym na wyposażeniu waszej jednostki z Santa Marta do zaginionego miasta. Prawie u celu. Gdzie leży zaginione miasto Południowym rejsem linii lotniczych Z Colombiana przyleciałem na Zajutrz do Santa Marta I zamieszkałem tuż nad morzem w hotelu I który dobre czasy miał już za sobą Próbowałem jakoś Rozruszać telefon Ale nie udało mi się dodzwonić pod numer Pułkow, Mireza, O piątej po południu człowiek nie ma czego szukać Tak jest w wojsku na całym świecie Manianu W piątek 21 sierpnia o 5.30 kazałem się zawioźć do 5 batalionu piechoty Zanim wyjawiłem swoją sprawę przy wejściu obszukało mnie jak trzeba dwóch żołnierzy z pistoletami maszynowymi na szczęście generalski rozkaz, którym zamachałem podziałał jak zaklęcie sezami otwórz się, ale do wiadomości przyjął go marszcząc czoło. Dopiero jakiś cywil w sekretariacie szefa. Niespodzianek nie lubiano tu. Także o poranku cywil zniknął bez słowa w biurze obok. Na skutek dużej wilgotności powietrza już rano wszystko co, miałem na sobie, było mokre, usiadłem na drewnianej ławce, z wil. gotniałą chustką do nosa otarłem pod i z czoła i czekałem, cywil wrócił, usiadł przy biurku, milczał, oczekiwanie zdawało się nie, mieć końca, czy tak blisko celu zdarzy się jeszcze jakaś przeszkoda, będę tu siedział, w milczeniu, ale uparcie nie ustąpię, zanim rozkaz generała nie stanie się rzeczywistością. Basta, basta. Powiedział również młody człowiek w zielonym mundurze, który pojawił się nagle i po niezobowiązującym skinieniu głową. Oparł ścianę skrzyżowawszy ręce na piersi. Na klapce prawej kieszonki ujrzałem wyhaftowany srebrem napis. Fuera Eracolom, Biana, lotnik w piechocie, to był na pewno pilot mojego helikoptera. Zagadnąłem go. Nazywa się Hernando, powiedział, i ma polecieć helikopterem do zaginionego miasta z niejakim panem Erichem von Danikenem. Tymczasem nie ma zielonego poikcia gdzie to w ogóle jest, a na dobitkę, pogoda jest niezbyt sprzyjająca dla tak małej maszyny. Poza tym, śmigłowiec zabiera paliwa tylko na 2,5 godziny lotu. Nie ma więc czasu na szukanie drogi. Trzeba zawracać, jeśli po godzinie kwa Dransie nie znajdzie się tego cholernego miasta. Hernando nie grzeszył optymizmem. Rzeczowo opowiedział. Jakie trudności mają piloci z właścicielami okolicznych plantacji marihuany, którzy całkiem słusznie obawiając się, że lotnicy wojskowi odkryją ich? Uprawy. Nie wahają się strzelać do samolotów. Nieraz zestrzelono. Samolot ogniem z dżungli. Nigdy nie słyszano potem o załodze. Santa Marta jest ośrodkiem handlu marihuaną. Miastem, w którym życie ludzkie przestawało mieć wartość, gdy tylko chodziło o narkotyk. W niezwykle krótkim czasie ludzie zarabiali tu fortuny, które napędzały inflację. Moralność zeszła na psy. Strzelaniny były na porządku dziennym. Złoto z Santa Marta osiągało najwyższe ceny na rynkach międzynarodowych jako marihuana o największej zawartości narkotyku. Ponieważ mężczyźni przybrali nagle służbową postawę, zorientowałem się że oficerem, który otworzył drzwi i zajrzał do środka, był pułkownik Ramirez, zerwałem się jak łasica, wymieniłem swoje nazwisko, przez chwilę znosiłem badawczy wzrok, a w końcu zostałem miło poproszony, abym usiadł, podano oczywiście kawę, był to jeden z tych gatunków tego napoju, który gdy się go zażyje rano, to człowiek dochodzi do siebie dopiero wieczorem, Hernando przedstawił swoje problemy, ale Ramirez zaraz mu przerwał, czy ktoś w batalionie wie, gdzie dokładnie leży zaginione miasto? Ramirez wydał przez interkom rozkaz, rozłożył na stole wojskowe mapy i wskazał na soczeście zielone kwadraty. To na pewno gdzieś tu, na moją uwagę, że miasto jest nad rzeczką Buritaca. Hernando chrząknął, że gdybym znał dżunglę, to bym wiedział, że nie da się tam wylądować. Mogę sobie co najwyżej wyskoczyć albo spuścić się na linię z helikoptera. Nie miałem na to wcale ochoty. Stwierdziłem więc chłodno i rzeczowo: Może pan lądować w sercu dżungli na tarasach zbudowanych przed ponad tysiącem lat. Od profesora Soto wiedziałem, że właśnie tą drogą dostaje się on na teren wykopalisk. Tak pan sądzi. Pułkownik spojrzał na mnie sceptycznie, wiem o tym, zameldował się kapral, niewątpliwie Indianin z pochodzenia, byliście w zaginionym mieście, zapytał Ramirez, si, serior komandante, rozpromienił się Indianin i uderzył, dumnie w pierś, to polecicie, aż do tej chwili nie wiedziałem, że czerwonoskórzy mogą robić się, bladzi, kapral przeżegnał się. Jego promieniejąca przed chwilą twarz zwiędła nagle i zszarzała na popiół. Lot do dżungli. Hernando, kapral indianin, inżynier pokładowy i ja, wszyscy. Wsiedliśmy do czteromiejscowego śmigłowca, który z ogłuszającym hałasem przeleciał nad Santa Marta i skierował się wzdłuż zalesionego wybrzeża do ujścia doliny Buritaca. Miejscowych ludzi nazywa się tu błędnie indianami. Pomyłka po. Chodzi jeszcze od Kolumba któremu do końca życia wydawało się, że odkrył Indię. Siedzący koło mnie Indianin wołał, ryczał coś do mnie. Ja nic nie rozumiałem, kiwnąłem mu więc głową. Dopiero potem zobaczyłem, że Hernando pokazuje coś przed nami. Niskie chmury przywarły do koron olbrzymich drzew. Gdzieś tam jest facet uprawiający marihuanę, ale gorsze od niebezpieczeństwa, że zacznie do nas strzelać. Była możliwość zabłądzenia, nie istniały żadne punkty orientacyjne. Z góry zielone piekło wyglądało jak gigantyczny czar. No zielony kalafior, gęsty, nie do przebycia. Helikopter wszedł w ostry zakręt i wtedy ujrzałem pierwszy taras, a potem drugi i trzeci. Dostrzegł je też Hernando i rzucił mi krótkie spojrzenie, pełne uznania. Zręcznie posadził huk Hesa na najwyższym tarasie. Nie wyłączył jednak silnika. Wirnik rozpętał huragan w stojącym powietrzu. Hernando chciało razu lecieć z powrotem. Nie, wierzę w pogodzie, a więc umawiamy się tu za pięć godzin krzyknąłem do niego. Wzniósł się rękę z rozsapieżonymi pięcioma palcami ok, za pięć godzin odwrzasnął, wskazując kciukiem na taras, na którym staliśmy helikopter wzniósł się pionowo hałas silnika zdawał się kleić do Drzefilian. Kiedy wszystko umilkło przez kilka sekund nad dżunglą, wisiała zupełna cisza. Dopiero po chwili zwierzęta otrząsnęły się z szoku. Po hałaśliwej wizycie małpy zaczęły się przekrzykiwać. Ptaki gaworzyć a niewidoczne zwierzęta wrzeszczeć i cały czas ciągnąłem za sobą brzęczenie moskitów, które okazało się do mnie bardzo przywiązane. Po saunie dżungli biegałbym najchętniej w stroju Adama. Tyle, że moskity przypomniały mi w najmniej przyjemny sposób o tym, że nie znajduje się w raju. Gdzieś przeczytałem, że istnieje około 1,5 miliona gatunków owadów. Większość przebywa zapewne w Buritaca. Miła niespodzianka. Zagubiony stałem w zaginionym mieście. Być może jako pierwszy Europejczyk. Na pewno jednak żaden Europejczyk nie robił tu jeszcze zdjęć i nie opisywał tego miejsca. Jestem człowiekiem przedsiębiorczym, ale nie bohaterem. Niechętnie, i z odrazą pakuję się w niejasne sytuacje. A teraz zadawałem sobie pytania: co będzie? Jeżeli za pięć godzin pogoda nie pozwoli na lądowanie helikoptera, co będzie? Jeżeli jedyny helikopter zepsuje się po drodze, co będzie? Jeśli Hernando otrzyma ważny rozkaz i nie przyleci, możliwość nocowania tutaj wcale nie stanowiła różowej perspektywy. Co robić? Zarzuciłem aparaty fotograficzne na ramię i zszedłem o taras. Niżej, naprzeciw. Na stromym zboczu. Między gęstwiną dżungli, cedrami, drzewami orzechowymi, eukaliptusami, drzewami awokado, drzewami kauczukowymi almami, paprociami, stał porośnięty lianami drew. niany barak to na pewno obozowisko archeologów, ale na moje wołania nie było odpowiedzi. Bóg jeden wie, gdzie harują dziś ludzie, żeby powstrzymać dżunglę przed powtórnym wtargnięciem w ruiny. Na pewno widzieli i słyszeli helikopter, jakby spod ziemi wyrośli przede mną nagle dwaj żołnierze w zielonych mudurach polowych w czerwone w plamy jeden z binem, drugi z pistoletem buenos dias seniores. zawołałem ale ich śniade twarze nie wyrażały nic w chlebaku miałem jeszcze otrzymane w samolocie Lufthansa hansy dwa cygara w metalowych opakowaniach Dałem je żołnierzom, powiedzieli, gracias, i poszli dalej, nie byli rozmowni, w każdym razie wiedziałem, że gdzieś w tej zielonej cieplarni są ludzie, powoli schodziłem szerokimi na dobre półtora metra schodami, prowadzącymi w nieskończoność, co chwila się odwracałem i ze zdumieniem stwierdzałem, że wciąż widać psoidalny taras, na którym wylądowaliśmy, im znajdowałem się niżej, tym wyraźniejsze było, że najwyższa platforma znajdowała się na niższej która z kolei spoczywała na trzeciej, ta zaś na czwartej i tak dalej. Sztuczne kamienne plateau wznosiły się aż do szczytu niczym niezwykły tortu rodzinowy. Czyżbym miał halucynację? Na porośniętej, wyłożonej mchem drodze Ujrzałem dwie urocze dziewczyny, jedna w długich, szerokich spodniach i luźnej, zielonej bluzie, skręconymi włosami w nieładzie, podeszła do mnie z uśmiechem i podając rękę, powiedziała, Nazywam się Sylwia, witam w Buritaca 200, druga amazonka, w niebieskich dżinsach, uwydatniających jej apetyczne kształty, z szerokim paskiem na biodrach i w słomianym kapeluszu z szerokim rondem, wydawała mi się nieco starsza od pierwszej, ale cóż to znaczy dla tak młodych kobiet. Sylwia była archeologiem, a Margarita, bo tak nazywała się młoda dama architektem i już od pół roku pracowała w zespole archeologów. Moje anioły dżungli bez skrępowania poprosiło o papierosa, jedyną rzecz, jakiej im brakowało do szczęścia. Zaproponowałem więc wszystko, co miałem do palenia. Mnie natomiast do szczęścia brakowało. Właśnie dwóch takich dziewczyn, do tego mówiących doskonale po angielsku, udzielając rzeczowych wyjaśnień, poprowadziły mnie było żoną kamieniami drogą przez najprawdziwszą dżunglę, las tropikalny, wilgotność powietrza waha się tu między 60 a 95%, kiedy się pstryknie palcami, prawie zaczyna padać, buritaca 200 leży po obu brzegach rzeczki, która nadała miastu imię. Przytulony do wąwozów wznoszącej się na 3055 m Budowlami są wielopiętrowe tarasy, wzniesione wzdłuż szerokiej drogi. Główne wejście do miasta znajduje się na wysokości 900 m. Od końca jednego z wąwozów strome schody o nachyleniu 50 rz. i długości 1100 m prowadzą w górę do wielkich, Płaskich tarasów, wydaje się, że centrum miasta było na górze, 26 większych i mniejszych tarasów, zagnieżdżających się w sobie i wyrastających jeden z drugiego a mających powierzchnię od 50 do 880 m2, wznosi się na wielką wysokość, odsłonięto je w 1976 roku, katorżnicza praca, czym było naprawdę buritaca 200, skomplikowane warunki topograficzne narzuciła natura. Dlatego dawni architekci dla splantowania powierzchni pod wznoszone budowle musieli metr po metrze wyrównywać góry, kasowano urwiska, wypełniając je kamieniami, ziemią i podpierając murami oporowymi. Mury miały od 60 cm do 10 cm wysokości. Archeolodzy odkryli system kanalizacyjny, zintegrowany z murami i tarasami który mimo stałej wilgoci i przypominających potopopadów deszczu utrzymywał ów potężny kompleks w stanie względnie suchym. Margarita oświadczyła, że archeolodzy podzielili z grubsza zabyt zespół na cztery sektory. W sektorze pierwszym znaleziono resztki takich przedmiotów codziennego użytku jak żarna do mielenia kukurydzy, w drugim ceramikę, miski, wazy i naczynia stołowe. W trzecim przedmioty ceremonialne, jak wspaniałe, niewielkie fujarki, w czwartym przedmioty kultowe, pierścienie kapłańskie, figurki bóstw i przedmioty wkładane zmarłym do grobów. Mimo tych znalezisk archeolodzy, a przede wszystkim ich szef Soto, Holguin, stoją przed zagadką. Nikt nie wie, czym było naprawdę Buritaca 200 olbrzymią świątynią, zorientowaną według stron nieba, według kalendarza miastem kapłanów w którym jak w kolosalnym klasztorze mieszkali tylko wybrańcy, miastem sypialnią, gdzie no, cowało 300 tysięcy Indian, albo dzień w dzień iść gdzie indziej do pracy, czy był to kompleks militarny, twierdza, ekologiczny cud, wszyscy są zgodni tylko co do jednego, że wśród budowniczych tych miast byli architekci z szerokimi perspektywami oraz inżynierowie o wielkich umiejętnościach. Koncepcja zdradza potęgę perspektyw, bo przecież siedliska w Sierra Nevada nie mogły być dziełem jednej generacji. Gigantyczne rozmiary pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że plan całości istniał zanim ruszano pierwszy kamień w przedsięwzięciu. Tym brali udział co najmniej jako doradcy, również astronomowie. Wykazano bowiem, że niektóre tarasy są zorientowane według gwiazd fachową współpracę inżynierów widać po doskonałym systemie ekologicznym do dyspozycji było wprawdzie niewiele roli, uprawiano jednak kukurydze, fasole, manioki, kartofle dla 300 tysięcy indian, nie degradując przy tym środowiska, aby móc ocenić całe znaczenie tego osiągnięcia, Trzeba wiedzieć, co działo się w rejonie Santa Marta do 1975 roku, zanim Sierra Nevada znalazła się pod ochroną państwa. Ludność portowego miasta i słynnego kąpieliska Santa Marta rosła w przerażającym tempie. Wylewała się poza jego granice. Docierając do zboczy Sierra Nevada, wypalano dżunglę. Na urodzajnej ziemi przez kilka lat uprawiano kartofle i banany. Przy gorszych zbiorach posuwano się dalej w dżunglę, pozostawiając po sobie blizny cywilizacji. Tu, na tym terenie, od kwietnia do listopada, prawie każdego dnia pada deszcz. Ziemia, pozbawiona ochronnego parasola i korzeni drzew tropikalnych, ulega bardzo szybkiej erozji. Gleba wysycha i w ciągu kilku lat staje się nieurodzajna. Jeszcze dziś obszar wokół Santa Marta stanowi smutne świadectwo gospodarki rabunkowej prowadzonej do 1975 roku przez dzikich osadników Eluina. Zdarzyło się to w stosunkowo krótkim czasie, a przecież Tajronowie żyli w swoich miastach prawie tysiąc lat i wytwarzali wielkie ilości produktów rolnych, nie niszcząc przy tym dżungli. W jaki sposób rozwiązywali problemy ekologiczne i rolnicze? Profesor Soto tak odpowiedział mi na to pytanie, aby stworzyć to, co stworzono w Buritaca 200 – musiała istnieć organizacja społeczna, różniąca się od innych. Tajronowie musieli znać i stosować szczególną wiedzę. Ludzie ci byli wszystkim tylko nieprymitywami. A świat współczesny mógłby się od nich uczyć? Niszczymy lasy tropikalne rabunkową gospodarką i wciąż powoduje, my nowe kryzysy środowiska. O tym, że można postępować zupełnie inaczej, dowiedli budowniczowie tych siedlisk. Ósmy cud świata. Z początku myślałem, że najwyższy taras powstał za sprawą przypadku, przez spiętrzenie kamiennych płyt. Powiedziałem o tym również Sylwii i Margaricie, ale one zwraciły mi uwagę na fakt, że znajdowałem się przecież w celowo dziwacznie wymodelowanej okolicy. W okolicy pełnej kamiennych kręgów, łukowatych murów, elips. Wieżyczek, schodów i dróg, w niedającej się opisać gmatwaninie form. Jakie nie? Przyszłyby do głowy nawet takiemu artyście jak Pablo Picasso w najodważniejszym okresie przetwarzania rzeczywistości przedmiotowej w struktury geometryczne. Sylwia podniosła zasłonę z lianu, otwierając widok na dalsze nie spodzianki rozciągające się w dół zbocza ku rzeczce i położone na stromych zboczach jej drugiego brzegu. Dokądkolwiek prowadziła, droga w niezrozumiałą przeszłość, wciąż szliśmy po gruncie i wyrów. Nanym ręką ludzką, wiszące ogrody z w Babilonie są uważane za siódmy cud świata, apeluję. Aby Buritaca 200 została uznana za ósme, dziewczęta widziały, jak z jednego zdumienia przechodzę w drugie. Mój aparat pstrykał. Jeśli udowodnię fotografami, co widziałem, nikt nie będzie mógł umniejszyć mojego opisu tego widoku, jedynego, w swoim rodzaju. Gdy tylko odsuwałem zasłaniające pole widzenia, olbrzymi liść drzewa kauczukowego, widziałem kolejne potężne zbu. Dowane z precyzją mury i drogi, między poukładanymi kamieniami, przeciskały się zniszczycielską siłą tropikalnej fauny grube drzewa, słoniówki wielkowocowej, weiżynu szlachetnego, cedrów i paproci, we wszystkich odcieniach zieleni. Była to zupełna plątanina, labirynt jak z encyklopedii, z mylącymi dróżkami i nieogarnionymi skrzyżowaniami. Patrzyłem w górę, w dół, w prawo, w lewo, a wokół mnie wciąż pojawiały się coraz to nowe platformy. Kiedy wydawało mi się, że stoję na ziemi, była to ziemia wyrównana w sposób sztuczny. W myślach wyobraziłem sobie ową odległą przeszłość, kiedy to na najwyższym tarasie kapłani oddawali cześć Bogom, kiedy tarasy były otoczone przez tysiące Indian. Kiedy ze wszystkich platform wznosiły się ku nie ofiarca ofiar całopalnych, jednocząc się z modlitwami, kiedy mama pozostawali w wewnętrznym kontakcie z kosmosem, jeśli się puści wodze fantazji, pozwalając ujrzeć oczami wyobraźni, jak wyglądało to wszystko niegdyś. Jeśli znikną drzewa rosnące teraz na zboczach, wówczas stanie nam przed oczyma obraz tej okolicy o utopijnym wyglądzie. Przyszły mi do głowy słowa profesora Soto. Całość miała pewien plan, wielki plan, nie wiemy tylko, czego to był plan. Głas ponad dwumetrowej wysokości stał winięty w plastyk, Co to jest? Spytałem. Sylwia i Margarita odwiązały sznury i ściągnęły ochronne na nakrycie. Z olbrzyma, przede mną stał monolit z wieloma wyrytymi liniami, przecinającymi się pod kątem prostym. Co to jest? Powtórzyłem. Sylwia odpowiedziała. Indianie mówią, że to plan tego kompleksu, a więc coś jakby plan miasta. Dziewczyny skinęły głowami, zaznaczyły jednak od razu, że profesor Soto żywi co do tego pewne wątpliwości. Kazało winąć kamień, aby ochronić go przed wietrzeniem, z nadzieją że kiedyś odsłoni on swoją tajemnicę przed naukowcami wodotryski, nieopisane odgłosy dżungli zagłuszył nagle szum wody, której jednak nigdzie nie było widać, Sylwia i Margarita rozbawiło moje zdumienie a potem razem odsunęły żaluzje Jan, z urwiska spadał wodospad, woda wpadała w zgrabnie zbudowaną kamienną rynnę, a następnie płynęła porządnym kanałem obok kolistej platformy, kiedy pomyśleć że rejon tak obfitujący w tropikalne deszcze był osuszany, rośnie bezgraniczny respekt wobec projektantów. Znam słynne tarasy rżowe w górach Filipin, a także strome tarasy do uprawy roli w Machu Picchu w Peru. Ani jednego, ani drugiego nie można porównywać z Buritaca 200. Tu nie stosowano, jak w Tiahuanaco i Puma panków w Boliwii bo w Satsajhuaman w Peru, monolitów o ogromnym obwodzie, a jednak poruszono miliony metrów sześciennych kamieni. Bo okazało się, że wszystkie zbocza są wzmocnione sztucznie. Po pierwszych z znaleziskach rozpoczęło narastać ogromne zdumienie, które towarzyszy zawsze początkom wielkich odkryć. Buritaca 200 wciąż będzie nam dostarczać nowych niespodzianek. Nagle wyjce i ptaki zamilkły. Od zboczy zaczął odbijać się warkot helikoptera. Minęło pięć godzin. Sylwia, Margarita i ja pośpieszyliśmy wąską drogą, a następnie schodami na taras służący za lądowisko. Bez dziewcząt zabłądziłbym, jak amen w pacierzu. Hernando rozmawiał z żołnierzami, którzy powitali mnie takim, intensywnym milczeniem. Wyjąłem z toreb wszystko, co nie było mi koniecznie potry dwa ebne, i oddałem dziewczętom które tak mi pomogły: lekką wiatrówkę NASA, spray na owady, plaster, Dynamo latarkę dwa śrubokręty i taśmę mierniczą. W dżungli wszystko może się przydać. Helikopter wzniósł się, zrobił w pętlę tuż nad koronami drzew i pole, ciął w kierunku morza. Nasze lądowisko oddalało się coraz bardziej, a w końcu pochłonęła je dżungla. Starsi i młodsi bracia. Profesor Soto powiedział mi, że Indianie kogi uważali się jakich? Przodkowie, Taironowie, za starszych braci na naszej planecie. Pozostali ludzie są dla nich młodszymi braćmi, bo to prakapłani. Taironów przynieśli życie z kosmosu do ich kraju. Taironowie mieli niegdyś wielką kulturę. Dlaczego Indianie Kogi ubierają się dziś tak nędznie? Dlaczego nie wykonują już przedmiotów ze złota? Dlaczego nie przędą nici i nie tkają kunsztownych tkanin? Dlaczego nie malują już mitologicznych scen na ceramice? Mama. Ich najwyżsi wszechwiedzący kapłani, powiedzieli Indianom Kogi, że już nie warto. Bogowie dali młodszym braciom szansę stworzenia tak niebezpiecznych rzeczy jak armaty, helikoptery, samoloty, samochody, łodzie podwodne i rakiety, ale młodsi bracia nie. Wiedzieli, jak się z nimi obchodzić, a więc wkrótce te zabawki wzniecą. Pożogę na świecie, dlatego już nie warto. Chociaż mama, a więc i wszyscy kogi, są przekonani, że to właśnie oni zachowają rodzaj ludzki po końcu świata, gdy zaburzy się spokój świętych gór. Jestem przeciwieństwem proroka, zwiastującego koniec świata. Jestem optymistą, bo nadal stawiam na inteligencję ludzi, która zdoła rozpoznać i odsunąć niebezpieczeństwo, w jakie się wmanewrowaliśmy. Nie mogę jednak nie zauważyć, że proroctwa indiankogi zgadzają się z przekazami innych plemion indiańskich, od ile po Kanadę. W styczniu 1980 roku odbyło się w Montrealu spotkanie, na które przybyli ze wsząd indyjanscy kapłani. Przedstawiciel Indian Mano z Wenezueli powiedział na kongresie: W pobliżu kraju, w którym żyje mój lud, jest kilka gór. Są to dla nas góry święte. Jedną nazywamy niedźwiedź, drugą Małpa, trzecią ptak. Na długo nim przyszli tu biali, nasi czarownicy wędrowali. Często ku tym górom, nikomu innemu nie było wolno wchodzić w te okolice. W górach tkwiły wielkie moce. Starzy zaś mędrcy naszego ludu powiadali o jakimś niebezpiecznym materiale, który tam leży. Nasza tradycja mówi, że gdy zaburzy się spokój tych gór, Zdarzy się okropne nieszczęście. Wielki deszcz zaleje wtedy wszystko i zabije nasz lud. Tak, a potem Indianin Janomano wyjawił rzecz najstraszliwszą. Przed kilku laty japońscy naukowcy prowadzili badania w tych górach i znaleźli tam złoża uranu, jak takie informacje, potwierdzone naukowo dopiero przed dwoma laty, dostały się do prastarych indiańskich legend. Kto przed tysiącem lat i wcześniej wiedział, że w górach są niebezpieczne substancje, kto mógł przewidywać, że wykorzystywanie złóż świętych gór, Wywoła straszliwe nieszczęście, ponieważ dawni Indianie na pewno nie byli w stanie skonstruować instrumentów pomiarowych, którymi dałoby się zlokalizować uran. Należy zadać pytanie, skąd czerpali informacje? Czy ich wrażliwość pozwalała umiejscowić niebezpieczne promieniowanie? A może w pobliżu świętych gór widzieli żywe istoty umierające w męczarniach? Możliwe jest przecież. Że przyroda nie zabezpiecza swoich zapasów uranu tak troskliwie jak nowoczesne elektrownie jądrowe. Przyroda nie troszczy się o żywych i umarłych, lecz i w takim przypadku, gdy Indianie przeczuwali, nieważne, w jaki sposób istnienie niebezpiecznej substancji w górach, nie, zrozumiałe jest, skąd mogli wiedzieć o ukrytym niebezpieczeństwie grożącym przy eksploatacji złóż, jesteśmy dumni z tego, że nasza tak rozwinięta technicznie nauka może zmierzyć to, co niewidzialne. Kto jednak zdeponował wiedzę prekognitywną? Kto uczulił Indian Jano Mano na niebezpieczeństwo ukryte w górach? Odpowiedzi udzielają Indianie. Byli to ich niebiańscy nauczyciele. Oczywiście, że można pójść na łatwiznę i uznać niebiańskich nauczycieli za wytwory fantazji, lecz wówczas dostaniemy się w ślepy zaułek, zarzucimy bowiem w ten sposób relacjom wszystkich indiańskich plemion, i vice versa również naszym biblijnym prorokom, że, naugali i nakłamali we wszystkim, co opowiadali o rozmowach z istotami niebiańskimi, taki prorok jak Henoch nie oświadczał przecież, że rozmawiał ze ścianami i widziadłami albo że poruszał się po krainie fantazji. Henoch wyjaśnia bez ogródek, że rozmawiał z nauczycielami, którzy zstąpili z nieba i że to właśnie owe istoty niebiańskie instruowały go, co ma robić. Czy kłamie więc Henoch, Mojżesz, Gilgamesz? Czy kłamią Indianie Anomano, Hopi, Kogi? Czy kłamią dogoni z Afryki Zachod? Niej! Czy kłamią staroindyjscy mędrcy, czyniamy do czynienia z ogólnoświatowym porozumieniem opowiadaczy, których roznosi fantazja drugie rozwiązanie problemu niezrozumiałych mitologicznych posłannika miennych świadków w prehistorii za pomocą interpretacji psychologicznej R er. Ozbija się o niepodważalne fakty. Które nie poddają się próbom postawienia przed nimi zasłony dymnej Istnieje Buritaca 200 Kosmologiczny model pochodzi z nie się zweryfikować zamierz. Chłej przeszłości istniał na długo przedtem Zanim przed stuleciami biali zaczęli okupować te tereny i odkryli Indian Ci przecież istnieliby, istnieliby nadal gdyby ich nie wypłaszano i nie maltretowano. Jest to droga zapewne niewygodna i trudna dla naszych naukowców, lecz inna nie doprowadzi nas do celu. Pranauczycielami ludzkości były istoty spoza Ziemi. Jeżeli zaakceptujemy ten, dla mnie oczywisty fakt, Wówczas cała historia ludzkości rozjaśni się jaskrawym światłem. Pokażmy w końcu, bez serwis serum, gdzie raki zimują, trzeba wreszcie przebadać to, o czym mówią Indiani Kogi, że ich prakapłani pozostawili w świątyniach wspomnienia, które zrozumie ludzkość na wyższym etapie rozwoju. Być może kamienne falusy, strzelające w niebo są symbolami życia, które przybyło z góry. Być może płytka genetyczna jest zapisem powstania pierwszych form życia. Być może wśród rytów na piedra z detunia są wzory zawierające informacje o pobycie istot pozaziemskich na naszej planecie. Być może archeologiczny park w San Agustin jest gigantycznym pomnikiem, który pozostawiono. Jako wspomnienie z przyszłości, imponującą ilość takich pamiątek oferuje nasza błękitna planeta, co musi się jeszcze stać aby zostały one przyjęte do wiadomości przez naukę. Po globalnej katastrofie będzie za późno. Nie możemy sobie już pozwolić na przełędzenie ostrzeżeń, na ignorowanie dróg wyjścia. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nasze czyny, lecz również za nasze zaniechania. Molier 1622-1673.